I minęła runda w Ekstraklasie. Ekstraklasa 2023-2024 przyniosła wiele zaskoczeń, jak na przykład to, że UKS jest ostatnia. Jednak to nie jest zaskoczenie dla nikogo, kto słuchał uważnie tego, co mówiłem. Ale generalnie to, skończyła się runda. Nawet więcej, bo jeszcze zostały zagrane niektóre mecze rundy rewanżowej. Ale skończył się rok, więc postanowiliśmy, że podsumujemy jesień w Ekstraklasie. Tak jak zawsze to robimy, klub po klubie, ale... To. Będą różne kategorie. Stwierdziliśmy, że odkąd nie ma kości, bo wcześniej rzucaliśmy kością, ale nie ma kości, więc po prostu będziemy sobie dobierać tam, gdzie nam będzie pasować. I wybraliśmy następujące kategorie. Podsumowanie Ekstraklasy, ale to tekst albo okres w karierze trenerskiej Franciszka Smudy. Tak. Tu jest bardzo dużo różnych możliwości. Ale to kolekcja Hachette de Agostini. Czyli pamiętajcie, pierwsza część, złoty 90, dajemy wam za pół darmo, a już w następnej za 100 zł dostaniecie połowę wycieraczki do samochodu Maluch, który będzie taki po złożeniu. Dalej, podsumowanie Ekstraklasy, ale to film sensacyjny z lat 80-2000. Co najwyżej, jak przekroczymy ramy czasowe, to się nic nie wydarzy. Potem podsumowanie Ekstraklasy, ale tu gra planszowa. Będę mógł tutaj zasięgnąć do swoich przepastnych kieszeni z grami planszowymi, które mamy. No i kategoria bonusowa, ale podejrzewam, że nie będzie używana zbyt często. Podsumowanie Ekstraklasy, ale to romans z Baldur's Gate 3. Jestem bardzo ciekaw. Nie jestem graczem Baldur's Gate 3, ale jestem pewien, że coś ciekawego tu znajdziesz. Wiesz, to jest irytujące. Irytujące nie jest, interesujące w Baldur's Gate 3 jest to, że możesz romansować z każdym. Z kamieniem, z każdym. Z kamieniem? Ze wszystkim możesz romansować. A ze spadkiem? Z Ekstraklasy? Możesz romansować ze spadkiem. Bo tacy są, takie romanse to widzę. Mam przygotowany tutaj jeden romans, który idealnie pasuje do przynajmniej dwóch drużyn. No to co, ŁKS Łódź. Tak. Czy jesteś w stanie właśnie coś z Baldur's Gate'em połączyć? Jest taki romans w Baldur's Gate z Illithidem. Illithid to jest pożeracz umysłów. Ma długie macki tutaj zamiast zębów i wygląda trochę jak kosmiczne UFO ze złymi oczami. Kosmiczne UFO. Trochę jak Keitea. No i generalnie to wydaje mi się, ja oczywiście nie skorzystałem z tej opcji romansowej w grze, ale wydaje mi się, że trzeba być ciężkim zwyrolem, żeby w taką opcję romansową wejść w Baldur's Gate'cie. I wydaje mi się, że jest ona równie przyjemna jak śledzenie tego, co się dzieje w Łódzkim Klubie Sportowym w ostatnich miesiącach, bo jako kibic jestem umęczony. Jestem naprawdę na skraju wytrzymałości, jak patrzę, co tam się wyczynia i wyrabia, bo no to jedna wielka, długa litania błędów, które wiadomo było, że je popełniamy. To ja bym porównał do filmu sensacyjnego. Myślę, że to może być moja koronna kategoria dzisiaj, bo widziałem wszystkie. Jestem wielkim fanem mega hitów w tych czasach. Nie wiem, czy pamiętasz, jak się oglądało filmy w czasach naszej młodości. To było tak, wychodził film w kinie i ja się cieszę, fajnie, za 3 lata będzie na mega hicie. Nie mogę się doczekać. Ale ten czas leci szybko. To i premiery super. Jak nie? Kupowali tak tylko u nas, po raz pierwszy. Po 3 latach. Premiera zaledwie 28 miesięcy temu. Teraz możecie obejrzeć. Tak, i tak było. I był taki film, Ryzykanci. Chyba tak się nazywał. To był taki film z Dennisem Rodmanem i Jean-Claude Van Damme. O, Dennis Rodman jechał tam samochodem, z którego wystawał mu łeb. Czyli tak tu trochę prowadził, a tu już miał głowę poza samochodem i moim zdaniem trochę tak ŁKS jedzie samochodem, ale już z oczami, wiesz, poza tą ligą, poza tym pojazdem, zupełnie głową gdzie indziej. No, ale mam mecz zaległy. Że to gdzieś indziej to może być na przykład pierwsza liga. Mam mecz zaległy, to jest coś. No kurde, no szkoda, że to tak wyszło, ale w sumie trzeba było się tego spodziewać. ŁKS zrobił awans składem, który zdecydowanie nie przystawał do realiów ekstraklasowych, a potem w okienku transferowym nie dokonał wzmocnień, które byłyby jakieś dające nadzieję na cokolwiek. W dodatku na tych pozycjach, gdzie miał największe problemy, zostały tak naprawdę wyrwy, które do teraz są nie do zaspania. Ale przyznaj, Kuba, że jarałeś się Antonem Fasę przez chwilę, nie? No, na papierze super wyglądał. Dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu właśnie. Już? Tak? Wczoraj w oficjalnym komunikacie klub poinformował, że nowych klubów mogą szukać Adam Marciniak oraz Anton Fasę. Anton Fasę, który najpierw trochę musiał się wdrożyć, potem no tak średnio wypadał w rezerwach, na treningach też nie za bardzo. Okazało się, że był strasznie generalnie chujowy. I zablokował jedyną szansę. Znaczy, wytrącił z równowagi ŁKS w meczu z Lechem Poznań na wyjeździe, gdzie padłby gol prawdopodobnie na 2-2, ale Anton Hase się akurat
przechadzał. Jego łeb się zmaterializował na drodze strzału Bartosza Szyldi. Jeśli Lech Poznań zdobędzie mistrzostwo, to musi, myślę, że taką dziękczynną paterę wysłać do tam, gdzie będzie Anton Fasse, więc raczej nie dowodzi. Podejrzewam, że w rezerwach wyląduje, bo nie będzie chciał pieniądze. Natomiast warto zauważyć, że Anton Fasse miał jeden dobry mecz. Mogłeś go nie widzieć. Raków? I w ogóle nie, wszyscy mogli go nie widzieć, bo był to mecz z KKS-em Kalisz w Kaliszu. Widzieliśmy go my, ludzie w sektorze gości i ci, którzy byli na sektorach gospodarzy, bo wiadomo, że Polsat z tego meczu... Kurde, ale jakie to, wiesz, takie elitarne wspomnienie. Niewiele jest osób, które pamięta dobry mecz Antona Fasse w UKS-ie. Wiecie co, ja jestem takim fanatycznym kibicem UKS-u, że pamiętam, jak Anton Fasse zagrał dobry mecz. No, możecie nie pamiętać, bo nie byliście wśród 410 osób na sektorze gości, ale ja byłem, widziałem. Ale ci powiem, Kuba, gdzie trafił Anton Fasse. Do jakiegoś klubu ze Skandynawii, który najpóźniej za 3 lata będzie walczył o Ligę Mistrzów. I Anton Fasse będzie tam kapitanem. Może tak się przytrafić. Ale nie sprowadzając do Antona Fasse, działy się pewnie duże rzeczy w UKS-ie. Te, które najbardziej chciałem poruszyć, 3 jakoś tak wartko. Zatrudnienie Ramireza. Rozmontowanie środka pola, który ma jednego defensywnego pomocnika, w zasadzie żadnego. I wymiana Moskala na Stokowca. Ten trójząb ŁKS-iacki zasadza się na tych ostrzach. Czy trójząb ma ostrza? Nie wiem. Chciałbym tak powiedzieć. No, dobra, może i wyniki są jakie są, ale przynajmniej można się z tą ekipą identyfikować. Daniel Ramirez. Można się poidentyfikować. Podobało mi się, znaczy no nie podobało mi się, ale było to znamienne w ostatnim meczu z Ruchem Chorzów, kiedy na bronienie wyniku Piotr Stokowiec wpuścił wszystkie opcje, jakie mamy, jeśli chodzi o grę defensywną. Nikogo? Adriana Machowskiego i Mieszko Lorenza. Dwóch defensywnych pomocników weszło na końcówkę. Duże nazwisko jednak. Jak Mekelele wpuścić i z tym Zwejrą. Powiem tak, ta jakość nie gwarantowałaby niczego nawet w pierwszej lidze, niestety. Smutne to jest, bo no jakby wiedziałem, że to tak będzie. No i wiedziałem, że to tak będzie w momencie, kiedy robiliśmy awans. Natomiast jeśli szukać jakiejś iskierki optymizmu, to wydaje mi się, że na tle pierwszego awansu ŁKS robi zdecydowanie większe kroki. To nawet można nazwać to skokami. Do pierwszej ligi. Tak, do pierwszej ligi. Jeśli chodzi o organizację, o tą szerokość klubu. Bo wtedy pamiętam, że po spadku on tak naprawdę niewiele więcej było. Teraz w marketingu tak naprawdę chyba są 3 nowe osoby, jeśli dobrze liczę. Mhm. Powstał sklep klubowy, czyli naprawdę duża inwestycja. Jest nowy współwłaściciel, pan Dariusz Melon. Mhm. Dużo rzeczy zostało zrobionych, które moim zdaniem powinno się robić zawsze, kiedy jesteś klubem balansującym między pierwszą i drugą. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, Kuba, bo przejdziemy do Górnika Zabrze i nie da się ukryć, że w piłce jest ten problem, że zawsze ostatecznie wyniki określają narrację wokół klubu. Zobacz, jak źle dzieje się w Górniku, a jak bardzo jednak to, że wyniki sportowe są, sprawia, że ten temat jest cichy, a w zasadzie no taki trochę opłotkowy, prawda? W ŁKS-ie dzieje się źle piłkarsko i wszyscy o tym mówią. Natomiast organizacyjnie, skoro twierdzi, że się to rozwija, że jest pan Melon, który może rzucić parę melonów, skoro rezerwy sobie dobrze radzą w drugiej lidze, to strukturalnie ŁKS, jeśli nie wykona jakichś panicznych ruchów zimą, to nawet po spadku z pierwszej ligi może być po prostu dobrą, solidną organizacją, balansującą między Ekstraklasą a pierwszą ligą. Nie ma w tym wstydu. Ale rzeczywiście to jest misja na kolejne półrocze. Po prostu budować struktury. Ja mówiłem to przy Górniku Łęczna, gdy sensacyjnie awansował. No oni się nie utrzymają, ale mogą zbudować struktury za te pieniądze. No tak samo jest z Puszczą Niepołomice. No może się nie utrzymają, ale ten rok nie musi być stać tylko pod znakiem spadku, tylko budowy czegoś. I to jest ścieżka UKS-u w tym momencie. No i tego się boję właśnie, że zima pokaże, że dobra, no słuchajcie, mamy mecz zaległy, zostawmy Mielec. Dobrze, że się zremisowali z tym ruchem, bo naprawdę była grzałka na transfery. Właśnie powiem ci, że jak odwołali Stal Mielec ten mecz, to pomyślałem sobie, kurczę, dobrze by było chyba, żebyśmy go zagrali teraz. Bo jak nie daj Boże, znaczy no daj Boże, no ale wrywamy z ruchem i mamy zaległy ze Stalą Mielec, to mówisz, to kurde, to już jest 15 punktów. 15 punktów to już prawie 18. No tak. Już prawie wychodzimy. Tak, no wydaje mi się, że nie ma złudzeń. 10 punktów, nawet mając w pamięci ten zaległy mecz, to jest dorobek, który powinien wszystkim w ŁKS-ie dać do myślenia i sprawić, żeby po prostu faktycznie przekierowali te środki, które ewentualnie były zaplanowane na zimę, na to, żeby budować klub. Zwyczajnie. Nie budować drużyny, ale budować klub. Szczególnie, że w końcówce Piotr Stokowiec dał szansę debiutu kilku młodym zawodnikom i zarówno Antek Mynarczyk, jak i Jędrek Zając weszli bez żadnych kompleksów, nie wyglądali na pewno gorzej niż Anton Fasse. Czy zaplecze jest? Tak i sądzę, że oni sobie dadzą radę w pierwszej lidze, że to nie będą zawodnicy, którzy w pierwszej lidze
będą odstawać, a to chyba o to chodzi teraz przez najbliższe pół roku w ŁKS-ie, żeby w tej pierwszej lidze zwyczajnie sobie dobrze radzić. Smutno mi trochę, no ale z drugiej strony się tego spodziewałem, więc trochę mi smutniej mniej. Kajtejan to jest na pewno. O, Kajtejan, bardzo go lubię, to rzeczywiście. Postać. Angel Hoti miewał przebłyski, także... Dla Kajtejana warto oglądać. Chciałbym, żeby wiosną było więcej troszeczkę tych momentów, kiedy możesz się ucieszyć faktycznie, bo nie wierzę w utrzymanie, natomiast wierzę w to, że stać UKS na to, żeby zrobić tych punktów z 15. Przegrać z godnością. Tak, żeby zrobić z 15, 20 może nawet punktów i wtedy trochę tej radości chociaż będzie na trybunach, a nie tak jak teraz, kiedy to był jeden wielki po prostu seans bólu dla nas, kibiców. Tak. Tyle UKS. No i drugi z Beniaminków. Ach, to co za przypadek, nie? Prawie tak samo gotowy na awans jak Łódzki Klub Sportowy. Ruch Chorzów, jeśli chodzi o tę rundę, bo zwolnienie trenera Moskala, zatrudnienie trenera Stokowca w UKS omawialiśmy. Ja nawet trochę starałem się wcielić w rolę właścicieli klubu, wytłumaczyć skąd mogła wynikać ta zmiana. Jeśli chodzi o Ruch Chorzów, jestem mniej wyrozumiały zdecydowanie. Z trzech powodów. Po pierwsze, w przeciwieństwie do UKS-u, Ruch Chorzów jeszcze nie miał takiej okazji, żeby być w Ekstraklasie i zobaczyć, jak to jest zostawić trenera. Tak jak wtedy Kazimierz Moskal w sezonie 2019-20, kiedy był niemal do końca, do momentu, kiedy już to utrzymanie było bardzo, bardzo odległe. Więc dziwi mnie ten ruch, to jest pierwsza sprawa, która mnie dziwi, przy zwolnieniu trenera Skrobacza. Druga sprawa, nie wskakuje za trenera Skrobacza nikt. Ancelotti. Tak. Nie wskakuje Ancelotti. Wskakuje asystent. No. Wskakuje Jan Woś, którego oczywiście bardzo szanuję, ale... Tak, wstrząs dla szatni, to niezbyt, jest asystent. Kozak, który przychodzi i sam jest wartością taką dodaną, bo nie wiem, jego indywidualny zmysł taktyczny jest taki, że utrzymanie jest pewne, też nie do końca. Dlatego to zwolnienie, teraz kiedy już minęło parę tygodni, widać, że to chyba nie będzie zmierzało do tego, że Ruch Chorzów wydźwignie się ze strefy spadkowej, mnie chyba jeszcze bardziej ubodło niż to w UKS. A do czego byś porównał? Bo moglibyśmy tak zaczynać najpierw od porównań dla takiej... To Ruch Chorzów, wydaje mi się, że jeśli chodzi o planszówki, to byłby popularnym, pospolitym Chińczykiem. Nie jest to wyrafinowane. A grałeś w Chińczyka Rozbójnika? Nie. Tam się daje też pionki, które idą w drugą stronę i mają za cel tylko zbijanie innych. Się robi tak bardziej strategicznie. Że to, że przeszedłeś tam kogoś, wciąż ci nic nie daje, bo jeszcze musisz rozbójnika wymieniać. To Ruch Chorzów nie jest chińskim rozbójnikiem, jest zwykłym Chińczykiem. Chociaż ostatnio widziałem modyfikację. Jest kość, która jest uwięziona w takim próżniowym jakby takim kapelutku. I żeby rzucić kością, to musisz nacisnąć to, że powietrze się zasysa i puścić i wtedy ta kość podskakuje. To nie jest też taki Ruch Chorzów. To też nie jest taki Ruch Chorzów, nie. Daniel Szczepan jest trochę uwięziony w kapelutku, ale jeśli chodzi o samą grę, to nie. No kurde, słabo to wygląda. No. Ja bym porównał, znowu zostanę przy filmach sensacyjnych, tym razem przy konkretnej scenie z Leona Zawodowca. Gary Oldman gra tam popularnego złola, czyli wroga Leona Zawodowca i aby złapać Leona Zawodowca, w pewnym momencie, biorąc jakieś takie dragi, mówi do swojego kumpla, sprowadź mi wszystkich. Ale jak to wszystkich? Wszystkich! I tak trochę działał Ruch Chorzów, ponieważ trochę się zapomina, że Ruch Chorzów wszedł takim składem dosyć mało ekskluzywnym, ale później kupił 16 zawodników. Kupował ich cały czas. Gdzieś Podstawski się zameldował nagle, tu ktoś jeszcze. I Jarosław Skrobacz już po zakupie 16 zawodników powiedział, tak, mamy bardzo dużo braków na wszystkich pozycjach, potrzebujemy wzmocnić wszystkie pozycje, inaczej ja tego tak z grubsza nie widzę. Tak to wyglądało, już po lecie, już liga ruszyła, już Ruch zrobił 16 transferów, a cały czas Jarosław Skrobacz mówił w tym tonie, więc naprawdę Ruch Chorzów uznał, że potrzebuje wszystkich i Tomasz Podstawski sprowadzony nagle wchodzi sobie do pierwszego składu, nawet nie wyglądał tak źle. No to były takie zarzuty wobec Ruchu, że rzeczywiście Filip Starzyński jest też takim dla mnie chyba największym rozczarowaniem, bo jak przychodził Filip Starzyński, to nie jest taki stary człowiek już poza mnie. No. Myślałem, że jest starszy, a nie jest i on nic robił w tym Ruchu, nic. A wydaje mi się, że przy pewnym charakterze mentalności ten wiek liczy się podwójnie. Jeśli całe życie bazowałeś trochę na tym, że no może nie jestem demonem pracowitości, ale patrzcie, jaką mam nóżkę ułożoną. To nie zawsze to się sprawdza, zwłaszcza kiedy grasz w Ruchu Chorzów, który nie dominuje. Tej pracowitości. Nie dominuje na murawie. Ważny aspekt wywołałeś, jeśli chodzi o te transfery, bo generalnie jeśli mowa o Ruchu, ale też o UKS-ie, no to widać wprost, że jesteś w stanie wymienić kilkanaście ogniw, ale to nic nie daje. Jeśli te ogniwa nie są jakieś wyższe jakości, no naprawdę. Nic by nie dało. Ruch dużo zrobił transferów, ale
to nie było jakieś dużo jakościowo lepsze niż nazwiska, niż te pierwszej ligi. Jeszcze jedna kwestia. Kuba, moim zdaniem Ruch Chorzów nie był jakoś bardzo daleko od tego, żeby mieć tych punktów z 5, nawet 6 więcej. Ruch Chorzów jest mistrzem jesieni, jeśli chodzi o mecze, których nie musiał przegrać, ale przegrał. Których nie musiał zremisować, ale zremisował. Jakieś prowadzenia, wypuszczone z Koroną chyba w ostatniej minucie, z Widzewem prowadził 1-0, przegrał 2-1. Wiesz, z ŁKS-em często było tak, że no, to zwycięstwo było jasne. No, była jakaś różnica. No, z Górnikiem walczyliśmy. No, Ruch Chorzów bardzo dużo meczów remisował, których nie, tam chyba z Krakowem prowadził ze 3 razy w tym meczu i tak zremisował 4-4. Patrzyłeś, co mecz, to oni remisują. I... Zresztą przewaga zawodnika. Przecież. Przewaga zawodnika jeszcze. No i właśnie Ruch Chorzów w ten sposób się spada z ligi. W ten sposób się spada z ligi. Może Ruch Chorzów nie jest o klasę gorszy, nie wiem, od tych zespołów, które są tuż nad nim, ale jeśli nie potrafi... No wciąż wygrali tylko z ŁKS-em. Minęło już 19 kolejek, oni mają jedną wygraną i to nad ŁKS-em. No z czym ty chcesz się utrzymać? No. No teraz ten remis też im trochę pokrzyżował szyki zdecydowanie. Podoba mi się wypowiedź jednego z zawodników, nie pamiętam już którego Ruchu Chorzów, że trzeba szanować, bo na UKS-ie nie jedna ekipa, która nie jedna. Proszę mi wskazać, proszę wyjść ze mną, proszę, zapraszam do tabeli, proszę mi wskazać, która drużyna pogubi punkty na UKS-ie. Dużo remisów, to na pewno. Tak naprawdę Ruch Chorzów jest niedaleko za Piastem w remisach. Chyba mają 9 remisów. No, 10, no skoro jedno zwycięstwo i 13 punktów chyba na końcu. Bardzo dużo remisów, ale no... Na remisach nigdzie nie dojedziesz. Trzeba byłoby ograć w końcu jakąś drużynę, która zna ekstraklasę no, trochę lepiej niż okazja. Ktoś się pozytywnie zaskoczył? Daniel Szczepan jest w porządku napastnikiem. Takim gościem, którego chciałbyś mieć w swoim zespole. Takim napastnikiem do Rakowa. Że nie strzela bramek, ale pracuje tym do bramki. Także jeśli pozbędą się Fabiana Piaseckiego, na co są spore szanse, to myślę, że Daniel Szczepan będzie ich naturalnym wyborem. Myślę, że Raków nigdy nie zmieni filozofii. Zawsze będzie sprowadzał napastników, którzy są fajni, sympatyczni. Jak idą na taką misję marketingową do podstawówki, to robią show. Widzisz Szczepana, nie? No, tak, dałby radę. Gdzieś w zawierciu, podstawówka, Daniel Szczepan robi show. Ale na boisku to już są mniejsze sprawy, więc myślę, że Daniel Szczepan jest bardzo fajnym gościem. No i w sumie jestem zaskoczony, że Jan Woś, on ma chyba 5 remisów już. Myślałem, że będzie więcej przegrywał Ruch Chorzów Jana Wosia. Tam jest jakaś różnica, nie taka, żeby zrobić otrzymanie, ale jakaś jest. Ja ten, liczyłem, że Wójtowicz troszeczkę. Wójtowicz, tak. Bo oglądałem w pierwszej lidze go bardzo uważnie. Kurde, to jest... Muszę sprawdzić jeszcze skład, ktoś mi się kojarzy z tego ruchu, ale tak, Wójtowicz mówisz. Wójtowicza mówię, że po prostu ja myślałem, że to będzie taki gość, na którym górnik, na którym Ruch może sobie sporo wybudować, bo raz, że dynamiczny, dwa, że doskonale ułożona noga. No bałem się go też zresztą już w pierwszej lidze, kiedy graliśmy z Ruchem. Ale wydaje mi się, że trochę Ruch jest jednak drużyną z tej kategorii, że przy spadku, jak masz złożyć tych zawodników, którzy powinni pozostać w Ekstraklasie, że nie wyobrażasz sobie Ekstraklasy bez tych zawodników, to nie za wielu. Ale Wójtowicz zostanie. Na pewno, bo wiek go broni. Jakby Swędrowski miał jakieś fajne strzały, coś, ale Wójtowicz ma po prostu to, czego najbardziej się szuka. Wiek odpowiedni. Więc on myślę, że w tej lidze zostanie. Fajnie, że Stadion Śląski wrócił na Ekstraklasę. Wartość dodana, no ale to tyle. No i ciekawe, kiedy stadion dla Chorzowa. Tak. Premier Mateusz Morawiecki obiecał, a nie wiem czy premier... No myślę, że powinien i tak dotrzymać swoje obietnice, po prostu sam zbudować teraz. Tak, dobra, okej. Przebrać się i zbudować. Nie ma wyjścia, to zrobię to sam. Widziałem gdzieś artykuł, że w Ruchu są zaniepokojeni, bo jest cisza ze strony polityków. Już się przebierają, bo jak się przebierasz, to w ciszy. Też mi się wydaje. Tak, może być cisza, bo no po co na budowie hałasować. Tak jest. Na budowie ma być cisza. Tak, jak stawiałem Żurawie w tym momencie. Dobra, tyle o Ruchu. Ruch ma większe szanse na utrzymanie się ŁKS, ale nadal iluzoryczne. Tak jest. Pamiętajmy, że ŁKS ma mecz zaległy. Jak wygra, to co? To się zrównamy punktami. A widzisz? No to wszystko jest. Zaczynamy segment z klubami, które są tak odległe od ŁKS-u, że już nawet ich nie oglądam. Korona Kielce to jest klub z Kielc. Chcesz tekst okres Franciszka Smudy na przykład jakiś? No właśnie zastanawiam się teraz nad Francem Smudą i muszę chwilę przemyśleć, co by to jest. Ja generalnie, jeśli chodzi o Koronę Kielce,
to mógłbym troszeczkę przyrównać do gry planszowej Santorini. Santorini to jest gra, gdzie budujesz generalnie takie wieże, jak w Santorini są te białe budynki z takimi niebieskimi kopułami. Natomiast zmierzam do tego, że w Santorini są karty mocy bogów. Tam jest chyba 30 coś kart. I są karty mocy bogów, które są do dupy totalnie. I to jest takie na przykład, no możesz wybudować dwa klocki zamiast jednego. No to wielkie mi kurczę przewagi. Ale są takie, że na przykład zamiast wchodzić na trzeci szczebel, to już po wejściu na drugi wygrywasz. Co ci kompletnie wywala całą, wiesz, mechanikę gry do góry nogami. I okazuje się, że gra, która, w której obaj gracze są w miarę równi, robi się taka, że jeden gracz jest w totalnie uprzywilejowanej pozycji. Czyli bardzo duży jest czynnik losowości związany z tymi kartami bogów. Jak trafisz dobrego boga, to wygrałeś. Jak trafisz do dupy boga, to przegrałeś. Korona Kielce jest zespołem, który trafił w tym akurat rozdaniu no kiepskiego boga. No kiepskiego boga, bo mimo, że nie wygląda to źle, mimo, że ma paru piłkarzy takich, którzy są nawet spoko, mimo, że no, nawet trener też jest w porządku, no to jest strefa spadkowa. Towarzyszy tylko ruchowi ŁKS-owi. No towarzyszyć ruchowi ŁKS-owi to może Odra Opole w środku pierwszej ligi w przyszłym sezonie, a nie Korona Kielce, która no, była może nie, rewelacją wiosny. Tak naprawdę. Więc tak bym Koronę Kielce zestawił. Bardzo się zastanawiam nad tym Francem Smundą. Jedyne, co mi chodzi po głowie, to dosyć brutalne, dosyć z przymrużeniem oka, więc, czyli Franciszek Smuda, Jan Ragensburg, ale według opowieści swojej. Zbudował tam szatnię. Według własnej opowieści. Według własnej opowieści o Jan Ragensburg, ci, którzy nie pamiętają, Franciszek Smuda poszedł do Jan Ragensburg, to chyba druga Bundesliga, ostatni klub, po pracy z reprezentacją Polski. I według opowieści Franciszka Smuda udało mu się tam bardzo, bardzo dużo. Zbudował szatnię, miał trudne warunki, mało transferów i tym podobne. I mimo to wybrnął i poradził sobie. Tylko, że jak później sprawdziłeś tabelę, to oni tam spadli i to słupie. I nie zbudował szatni. I nie chciałbym tak traktować brutalnie Korony, bo bardzo lubię ten klub. Bardzo mi zaimponowali. Wiosną to wiadomo, ale jesienią też. Jest ćwierćfinał Pucharu Polski. Jest fajna przykład. Zwykle te kluby, co walczą o utrzymanie. Pamiętam taki mecz Stali Mielec, gdzie żeby Stal Mielec wystawiła 11, trzeba było wołami wyciągać tych piłkarzy. Poszła specjalna delegacja Zbigniewa Bońka do pana Jacka Klimenta. Panie Jacku, no musicie wystawić 11, bo trochę głupia będzie. No i wystawili wtedy, bo oni byli zainteresowani grą utrzymania, nie Pucharem Polski. Korona pokonała Legię Warszawa. Brawo, to jest duży sukces. I w tej lidze, tak, to jest świetne, Kuba, że oni mieli dużo fajnych meczów. Świetne transfery porobione. Chłopaki za pół darmo, szerzej nieznani. Dalmo, Remak, Hofmeister. Fajni gracze, naprawdę fajnie to wygląda. Ale później patrzysz, no jest strefa spadkowa. No i o co w tym wszystkim chodzi? Nie? No gdzie, jak na to, jak jest dobra narracja wokół Korony, tak jak była dobra narracja Franciszka Smudy o swoim pobycie Jan Ragensburg, to gdzieś później to się rozmija w tych po prostu efektach punktowych w tabeli. Nie aż tak bardzo jak u Franciszka Smudy w Jan Ragensburg, ale jednak. Brakuje tylko jednego, wyników. No tak to jest absolutnie wszystko. Trener, który zaprasza do jazdy na cycach, atmosfera, kibice, Puchar Polski, fajni piłkarze, udane okienko, strefa spadkowa. Właśnie, to i tam fajny prezes, strefa spadkowa. To jest jedyny element, który przeszkadza, wyniki. Lubimy go, także trzeba bardzo podkreślać na każdym kroku. To, co moją uwagę przykuło, to że w tabeli Expected Points, która no, wydaje się być troszkę bardziej miarodajna, jeśli chodzi o samą jakość na murawie, Korona wcale nie jest w górnej połowie tabeli, bo ja chwilami, jak sobie śledziłem nie tylko samą Koronę, ale też rozmowy wokół Korony, no tak, że kurde, nie no, oni mają takiego niefarta, jak nie przymierzając Piast Gliwice wtedy, co był ostatni, ale wszyscy wiedzieli, że się wydźwignie, bo grał tak, że co chwila słupek, poprzeczka, tak. Słupek, poprzeczka. I on się oczywiście wydźwignął wtedy za sprawą Waldemara Fornalika również. Natomiast Korona, jeśli chodzi o expected points, przeskakuje poza trójką Beniaminków tak naprawdę tylko Warte i Stal Mielec. Więc też tutaj trzeba czasem hold your horses, że to nie jest tak, że Korona Kielce plus fart to jest taka wicejaga, tylko Korona Kielce plus fart to by było ewentualnie gdzieś tam troszeczkę nad tą stroną spadkową, ale nadal blisko niej. Więc tak, uważam, że zasługuje na więcej, na większy dorobek punktowy, ale jednocześnie tak, uważam, że Korona będzie bardzo mocno zamieszana w walkę o utrzymanie. Ja powiem to, co już wszystkich bardzo nerwuje. Ta liga staje się coraz bardziej konkurencyjna. Nawet jak robisz dobre transfery, nawet jak masz dobrego trenera, który pasuje mentalnie do szatni i ma tą szatnię, nawet jak no nie osłabiłeś się, jak wzmocniłeś się. Nawet jakie są słabi Beniaminkowie w tym sezonie, to wciąż nic ci to nie gwarantuje. No. Korona ma fajną drużynę. Ja uważam, że w Kielcach mają prawo być dumni z Korony Kielce, z tego jaki mają zespół. Jest na kogo chodzić, no ale są w strefie spadkowej. I to jest to. Takim symbolem dla mnie trochę jest ta ostatnia kolejka z Rakowem.
Korona zagrała dobry mecz z Rakowem w Częstochowie. Korona strzeliła, gdyby to zostało uznane, jedna z ładniejszych bramek rundy. Koronkowe zagranie przez całe boisko, podanie, wykończenie. Tylko akurat ktoś tam dotknął rękawkiem i nieuznane. No i ostatecznie Raków wygrywa, jeszcze marnuje karnego, nie? No i co z tego? Co po tej ładnej bramce nieuznanej, co po tym niezłym w miarę występie, jak ostatecznie i tak przegrywasz i po prostu rywal był dużo mocniejszy. Ciekawy jest bardzo przypadek tej Korony Kielce. Na pewno jest w dużo lepszym miejscu wyjściowym niż rok temu o tej porze. Ale wydawać by się mogło, że spokojnie mogą kogoś jeszcze przeskoczyć. Ale tak się zastanawiasz. W sumie kogo? No. Kto tam jest obok? Zobacz, z kim Korona Kuba sąsiaduje. Warta Poznań? No to się chwaliliśmy dużo o tej jesieni. Puszczanie Połomice? No kurde. Super robota. Stal Mielec? Wow. Ekstra. Widzew? Nie, Widzew ma jednak za dużo jakości, żeby być tak nisko. I po prostu porównujesz i Korona... No inni też mają swoje argumenty liczne. Tak to jest. Nawet na dole tabeli w tym momencie. Natomiast... Ja bym pochwalił Pawła Golańskiego, bo go lubię. Jestem Łukasiakiem. Ja Łukasza Jabłońskiego w ogóle lubię. Tak. Widziałem w ogóle, że Łukasz Jabłoński chyba odpisał wam pod Uniwersum Ekstraklasy, że właśnie w kwestii szczęścia, że sprawdził czy czarne koty, żadne i tak dalej. Mhm. Nie sprawdził jednego. My tam byliśmy robić materiał. A byliśmy też robić materiał w Legnicy. Co się stało pod Legnicą? Klub się spadł z ligi. A chłop się zestrał. Do kogo jedziemy, Kuba, w przyszłym roku? No nie wiem. Naprawdę. Wielki atut wszystkich kibiców Widzewa. Na Widzew nigdy nie pojedziesz robić reportaży. No właśnie, Widzew jest bezpieczny. Kurde, to jest fart, nie? Z jednej strony. Nie, musimy gdzieś pojechać do jakiegoś pierwszoligowca, żeby może tam zrobić robotę. No tak, więc jeśli zastanawiałem się, jakie czary wziąć, no już za późno, trzeba było nas nie wpuszczać. Nie wpuszczajcie nas nigdzie, to nie spadniecie. Mieć nas wpuściła, Korona nas wpuściła. Stomil nas wpuścił i nie wygrał baraży. Nie wygrał baraży, więc naprawdę odradzamy wpuszczanie nas gdziekolwiek. Tego Koronie? Chyba tak. Warta Poznań. Uh-huh. Zespół tuż nad kreską. Pierwszy nad kreską. A to zespół, który ma swoje problemy, a ma też swoje zalety. Tak, do czego byś porównał Warta Poznań? Ja mogę zacząć. No dobra. No. Mam przygotowane. Wrócę do filmu Sensacyjny. Pozwolisz, za chwilę postaram się bardziej ratować, jak tutaj mam. Jest jeden z moich ulubionych absolutnie filmów tamtych lat. Over the Top, ponad szczytem, czyli Sylvester Stallone jako kierowca ciężarówki i startuje w turnieju walki siłowania się na rękę. Mhm. Walczy o, nawet nie o wynik, nawet nie o mistrzostwo, ale o serce swojego syna. Wiem. I Sylvester Stallone walczy z rywalami, którzy na przykład piją benzynę przed startem. Jest gościu, który po prostu wypija benzynę przed startem walki. I z takimi rywalami, z dużo mocniejszymi. Jeśli ktoś pije benzynę i nie ląduje na sorze, to wie, że to jest naprawdę twardy zawodnik. Doceniam to w latach 80. filmy, że aby pokazać twardość zawodnika w siłowaniu się na rękę, typ musiał pić benzynę. No to jest niesamowite. I pamiętajmy, jest jeszcze jeden ważny element. Jak się siłował Stallone, no to mu tak szło średnio. Ale jak czapkę dał do tyłu, no to wtedy... super moc i to jest z kolei Warta Poznań, która odwraca czapkę grając z czołówką. Bo z czołówką, wiesz, duże kłopoty mieli z Wartą wszyscy, poza Lechem Poznań oczywiście, bo Lech Poznań po poznańsku, nieważne. Ale wiesz, to na Legii, to z Rakowem, bardzo dobre wyniki. A jak przyjechał, a jak zagrali się z Górnikiem, no to 3-0 w paczkę, do widzenia. Czapka została z przodu. Fajne nawiązanie. Ja tak, kiedy mówiłeś, to sobie pomyślałem, że trochę jak kolekcja Hachety de Agostini, ale taka... gdzie co sezon dostajesz cały czas tą pierwszą promocyjną część. Tak? No, Dawid Szulczyk, to może teraz dajcie mi silnik do tego malucha. A on, nie, słuchaj, kupiliśmy ci 17 pierwszych numerów za złoty 90, gdzie są zderzaki. I ma te zderzaki już poukładane, tak. Posortowane, kilkanaście zderzaków. Dawid Szulczyk na takich operuje. Oczywiście nie chcę tutaj mówić, że to cudotwórca, który regularnie robi całkiem fajny wynik z piłkarzami, którzy są bardzo nieoczywistymi wyborami. Natomiast po pierwsze trochę tak jest, a po drugie wydaje mi się, że ten poziom rozmowy o Warcie jest bardziej odpowiedni niż to, co zaproponował prezes Meissner, który powiedział, że oczywiście mamy dużo pokory, ale nie czujemy się już kopciuszkiem ekstraklasowym. I nie wiem, czy to nie jest ten moment, kiedy garda z pokory opadła. Warta jest kopciuszkiem cały czas, Warta ma chyba najniższy albo prawie najniższy budżet. No jak patrzysz, z kim rywalizuje, nikogo nie będzie na koniec obchodzić, że świetnie wypadli na Łazienkowskiej. Tak, nikogo nie obchodzi, że Korona
dobrze sobie radzi, robi dobre transfery. Warta Poznań cały czas pozostaje jednym z głównych faworytów do spadku w obliczu tego, że Puszcza jednak postanowiła no, nie oddawać miejsca w Ekstraklasie za darmo. Plus dochodzi jeszcze aspekt Kajetana Szmyta, który prawdopodobnie zagrał już pożegnalny swój mecz w Warcie. Co, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że Warta akurat umie zastępować i Szmyt fajny, młody, ale gdyby miał 28 lat, to nie byłoby takiego tematu w ogóle. Może i masz rację, natomiast no zobaczymy. Trochę mnie rozczarował tej jesieni, wiesz? Myślałem, że więcej pokaże. No, w sumie może masz rację. Natomiast to, co na pewno się nie zmieni i co będzie trudno zastąpić, gra poza domem. I to jest dla mnie w ogóle też interesujący aspekt. Bo kiedy wreszcie zrobimy z tym porządek? Moim zdaniem tak, w tym sezonie powinniśmy wreszcie zakasać rękawy i tak. Ci, co grają poza domem, out, to już mamy Wartę. I ci, co mają wielomilionowe długi, out. To i tu... Niepołomice masz wtedy też. A, i Niepołomice, dobra. To czyli Puszcza, Warta i ci, co mają gigantyczne długi, Górnik i Gitara. I kończymy sezon. Trzech spadkowiczów bez licencji. Nie ma co tam już dalej drążyć, te tabele, srabele. To trzeba już po prostu tak na poziomie licencyjnym rozstrzygnąć. Natomiast chyba już się przyzwyczaili. Ja nie wiem, w ogóle tam są jakieś plany, żeby kiedyś wrócić do Poznania, czy nie? Może zmiana nazwy. Warta grodzić z Wielkopolski. Właśnie, nawet pasowało tak. I zieloni, i w sumie Discobola też była zielona. A nie o to jest konflikt na trybunach, że niektórzy uważają, że trochę za wygodnie Warcie w Grodzisku? Chyba trochę za mało presji jest, pamiętajmy, żeby wrócić do Poznania? Że na wyjazdach bywało tak, że kibice Warty siedzieli w dwóch osobnych grupach, niczym Partizan, niczym Rio, niczym River Plate i Boca Juniors i jeszcze inne. To jest właśnie ten polski konflikt Boca-River, Warta kontra Warta. No, a ja pamiętam, tak naprawdę już grubo było w tym momencie, musieli nawet wydać oświadczenia. Jeszcze jest jeden aspekt w sumie ciekawy, Tomasz Pasieczny. Odeszedł. Przestał współpracować z Wartą Poznań. I jeśli chodzi o rynek dyrektorów sportowych, to Warta jest takim, kurczę, klubem, który dosyć często rotuje. No, ale takie duże nazwiska. Graf był, Pasieczny, także ciekawe. Mazyrko był chyba, nie? Tak. Bardzo dużo osób, które cenione przez środowisko, a w Warcie nie zagrzały dużej miejsca, z różnych przyczyn oczywiście. Na tym też polega mocno Warta. Jak ściągnęli tego 32-letniego chyba Węgra, który ostatnio grał, nawet nie pamiętam gdzie, on i tak zaczął wyglądać. I to ściągnęli go tak już, wiesz, 10. kolejka, typ biegał po lesie przez ostatnie 2 miesiące. Ściągają go, on gra bardzo dobrze. Były reprezentant Węgier oczywiście. Coś wspaniałego. Warta umie wyszukiwać tych piłkarzy. Szulczek kupił pizzę, poklepał po plecach, zabrał na roller coaster. I chłop normalnie jak tam odradzony. Ja się zastanawiam nad Szulczkiem, czy on już nie jest zmęczony funkcjonowaniem w realiach takich jak Warta. Właśnie chyba Michał Trea napisał tekst, żebyśmy nie zapominali o tym, że powtarzalność dokonywania rzeczy niemożliwych w wykonaniu Szulczka to nadal jest coś, co trzeba szanować u niego. Bo? Żeby nie wpaść na to, że bo Szulczek to jest tylko jedno miejsce nad strefą spadkową, że jest za puszczą. To już jednak stracił swój czar. Nie do końca. A pamiętam, że ten czar jednak może się szybko skończyć, bo pamiętajmy, Piotr Tworek był wspólnie z Markiem Paprzynem nominowany do trenera roku. I jeśli chodzi o występy w studiu TVP, szli równolegle, Piotr, popularny Tworaz wypadał lepiej, a później przyszedł Śląsk, jakaś końcówka. Mało o Piotrze Tworku. Tak się łapie często, że kurde, Piotr Tworek był takim gościem, że się zastanawiano, czy go nie brać do Lecha Poznań. Dokładnie tak jak teraz o Dawidzie Szulczku. A Lech Poznań, Mariusz Rumak, to jest nasz wybór. To jest nasz wybór. Szulczek, fajny goście, ale my tu mamy typa, co go szykowaliśmy 10 lat. Tylko to było 20 lat temu, jak go szykowaliśmy 10 lat. A prawda, potem już nie. Dobra, tyle o zielonych. Puszcza Niepołomice. Jak ja jej nienawidzę. Nie, no, żartuję. Musić was i ruch Chorzów mocno denerwować sukces Puszczy. Bardzo. Pokazują, że można. Bardzo, to jest najgorsze. Przy czym, co najbardziej bolesne, Puszcza Niepołomice pokazuje, że można, ale pokazuje, że można no tak jak pokazuje Puszcza Niepołomice. Ten słynny graf już z długimi podaniami i słynne zestawienia tego, jak padają gole też. Rzuta z autu. No właśnie, dla Puszczy Niepołomice. Widziałem expected goals po rzutach z autu i tam były te takie, wiesz, taki wykres, gdzie każdy klub był rozwany. I Górnik chyba z Jagiellonią, jako zespoł, które no, brzydzą się taką grą, miały tam bliskie zera i Puszcza. Taki wykres. Jak cały Ekstraklasa razy wzięta. Ostrożnie. Jak wybijasz na aut, grając z Puszczą, to już powoli idź do środka, nie? No kurde, mordo. Tak, dokładnie idzie do środka. Więc jeszcze jakby, wiesz, Puszcza tak wniosła nową jakość. Tu
tiki-taka tutaj dużo. To jak już czułbym się trochę lepiej, czułbym się trochę mniej skrzywdzony. Ale tak, no jak masz rywalizować, będąc na przykład ŁKS-em, który miał taką grę, jaką miał w pierwszej lidze, jak masz rywalizować z Puszczą, która w taki sposób grała już wcześniej i teraz jedynie to udoskonaliła, albo jeszcze wręcz przesunęła tę granicę bardziej radykalnie w stronę tych prostych środków. No przecież no my nie mamy gości, którzy mogą tak powalczyć, jak walczą. Dlaczego byś porównał Puszczę i Polnicę? Właśnie specjalnie sobie otworzyłem karierę trenerską Franciszka Smudy, żeby otworzyć tutaj Górnik Łęczna. Bardzo nieoczywisty moment w karierze Franciszka Smudy. Ostatnia przygoda w Ekstraklasie. Kiedy były te słynne jego wypowiedzi o tym, że walczy o spadek. Ale trzeba pamiętać, że w Górniku Łęczna miał dwa epizody Franciszek Smuda. Pyk, bo był też drugi epizod. 9 spotkań, między innymi porażka, 1-6. Natomiast do czego zmierzałem z tym zestawieniem Franciszka Smudy w Górniku Łęczna? Że od początku to jakoś tak nie pasowało. Franciszek Smuda totalnie mi nie pasował do Górnika Łęczna, bo to nie był jeszcze czas, kiedy Franciszek Smuda był postrzegany tak, jak jest teraz, że Wieczysta to już trochę nawet nie dojeżdżał w tej Wieczystej. Franciszek Smuda pierwszy raz do Górnika Łęczna trafił tak naprawdę, no może nie prosto z Wisły Kraków, ale po okresie bezrobocia, gdy rozstał się z Wisłą Kraków, która jeszcze wtedy nie była tą Wisłą Kraków. To było zaskoczenie, że jeszcze zostaje w Ekstraklasie, ale nie jakieś takie gigantyczne. Takie wyciągnięcie trochę, to nie było wyciągnięcie gąsiora, że tak powiem. Tak? Stalinie. Teraz patrzę, że jeszcze był koordynatorem młodzieżówki w NKP Podhale. Tak. No, nie pamiętam o tym epizodzie w karierze trenerskiej Franciszka Smudy. I tam były nawet momenty. Pamiętam, że były chwalony Górnik Łęczna. Nie jestem przekonany, że... Nie, oni byli spoko. Ja nawet byłem na ich meczu wtedy. Nie wiem, czy Grzegorz Boni wtedy tak nie grał. To jest ekipa z Boninem, chyba jeszcze grał Piesio. Tak mi się oni mieli fajne mecze. Nawet sobie przyjemnie się ich oglądało. Jest jakieś 3-1 z Wisłą Kraków, więc podejrzewam. No tak, no jest. Dwa gole śpiączki, no. Bonin, tak, śpiączki Pitry na stoperze. Pitry na stoperze. Tak. I był ten Peruwianczyk, którego ugryzpałem w hotelu. Tak, był. Wojo Biparip, Leandro, już wtedy 70-letni. Biparip wtedy był spoko, no to był duży transfer Górnika. Kurde. Oczywiście zrobili to rujnując się finansowo, więc tutaj... No ale fajna ekipka wtedy była. I trochę tak jest z Puszczą. Nie wykluczam, że Puszcza też spadnie, tak jak Franciszek Smuda. Ale tak bym fajna ekipka. Fajna ekipka. Tylko nie na kredyt, to duża różnica. Tomasz Tułacz przede wszystkim utrzymał stanowisko jako jedyny trener Beniamina. Hatchet i De Agostini ja bym dał, jakbym chciał zrobić porównanie. I myślę, że to byłaby taka seria, Kuba. Złóż utrzymanie w Ekstraklasie. Interesująca. Pierwszy odcinek? Pierwszy odcinek, złote 90... To jest tylko taka jedna wielka plansza. Nie próbuj robić tych i tak. Nie graj ofensywnej piłki. Tak się nie da. Rozumiemy, że tak zrobiłeś awans, bo jesteś Miedzią Legnica albo pod Beskidziem, ale w Ekstraklasie po prostu nie narzucisz swoich warunków. Dlatego większe szanse ma drużyna, która specjalizuje się w obronie i robieniu stałych fragmentów gry, więc to byłoby w pierwszym. Później byłby jakiś właśnie, wiesz, stały fragment. Sołowiej. Drożny, Sołowiej, składany Sołowiej. To myślę, że w dwóch odcinkach. Sołowiej, Kracjun i tym podobne, ale moim zdaniem to jest cholernie ciekawy przypadek, bo wiesz, no tak się zdarza. Warta Poznań też weszła do Ekstraklasy nie mając jakiejś super kadry, mając Kielibę i tym podobne i po prostu odpaliła. Takie rzeczy się dzieją czasem Beniaminków z takim zaprzeczeniem logiki. Ale nie wiem, czy tutaj na pewno dochodzi do przypadku, Kuba, zaprzeczenia logiki Ekstraklasy, bo moim zdaniem grając takim stylem jak Puszcza, bo Puszcza gra z grubsza, ty pewnie będziesz wiedział lepiej, w pierwszej zagrała to samo co teraz. No. Pamiętajmy, że Kevin Komar miał dwie asysty w meczu w finału Barażu. Otóż to. Więc wydaje mi się, że takim stylem gry, jak gra Puszcza, to trudniej jest awansować niż, no nie powiem, że niż się utrzymać, bo to jest jednak różnica poziomów, ale taki styl bardziej pasuje do drużyny grającej utrzymanie. I na swój sposób to ma sens. Oni przeszkadzają, oni mają naprawdę mnóstwo waleczności, mają stałe fragmenty gry. I to tyle. Jak spojrzysz na ten skład, mój Boże, no przecież tam jest Kamil Zapolni. Ważną postacią. To ten skład jest naprawdę jednym z... No taka Sandecja miała bardziej ekstraklasowy skład, jak grała w Ekstraklasie, ale oni po prostu są, nie wiem... To jak walczyli przy tym 3-0 z Jagiellonią przegrywali. No to niesamowite. Jeden z najlepszych meczów z Jagiellonią. I wygrali 3-3. To jaki gaz ma Siemaszko, jak potrafi... Jak on przyjął piłkę, był otoczony przez pięciu i po prostu pobiegł. I oni uznali... Cholera jasna, ten gościu wyciągnął z kieszeni motorynkę. No nie ma sensu go gonić. Wziął i fajny biegnie. Strzał.
Te stałe fragmenty, no to już jest mistrzostwo świata, tak? To ile bramek. No tak powinna grać, tak powinna być budowana drużyna grająca utrzymania. Oni może spadną, ale moim zdaniem dają jakieś takie wnioski, że masz mieć stałe fragmenty gry, masz mieć solidną defensywę, masz mieć rzeczywiście charakter tego zespołu, bo Puszcza go ma. Udowodniła to mocno z Jagiellon. Nie ofensywka, nie fajne bajlando twojego prawoskrzydłowego Pirulo, bo to się w Ekstraklasie tak nie przeniesie. No właśnie, właśnie. Ten brak jakości, znaczy inaczej, masz jakość na fajne ofensywne granie w pierwszej lidze. Dokładnie, w Ekstraklasie nie będziesz miał tego. Bo to widać było nawet w tym ostatnim meczu z Ruchem Chorzów, kiedy Pirulo znowu wyglądał nie najgorzej. Ale dlatego, że grał z Ruchem Chorzów, z innym pierwszoligowym zespołem. No kurde. Niestety trochę tak to wygląda, że ci super driblerzy z pierwszej ligi często mają dosyć bolesne starcie z ekstraklasowymi stoperami, a takiego starcia nie przeżywają wielcy stoperzy. No to mówię, no Puszcza nie musiała siebie wymyślać na nowo. A to jest często problemem dla Beniaminków, że oni byli przyzwyczajeni do tego, że narzucają swoje warunki, że atakują, że mają 60% posiadania piłki, a w Ekstraklasie tego nie ma. I oni nie potrafią się przełożyć tego. A Puszcza nie musiała, gra to samo i to jest jej wielki atut. No też taka uważność, tak mi się wydaje, że to jest dosyć ważne, że grając, tak jak widziałem Mieć w pierwszej lidze, jak widziałem UKS w pierwszej lidze, grając w taki sposób, nawet jak pozwolisz rywalowi na jakieś 2-3 kontry, gdzie no przypadkowo gdzieś tutaj ktoś stracił w środku pola, no to w pierwszej lidze z tego padnie pół bramki na dwa mecze. Albo nadrobisz, nie? Albo nadrobisz z przodu. Nawet w Ekstraklasie popełnisz jeden błąd i z tego dwa gole ci strzelą. Więc Puszcza, która już w pierwszej lidze musiała być diablo uważna, bo zwyczajnie jakością nie mogę konkurować z wieloma ligowymi rywalami, no teraz zwyczajnie jest do tego przyzwyczajona. Więc no czapki z głów naprawdę, 5 zwycięstw. 5 remisów, 20 punktów. W ogóle jaka końcówka rundy, prawda? No. Niesamowite. Wygrane. Oni są chyba w ogóle w czołówce, jeśli chodzi o ostatnie mecze. Może tak być. No, 3 zwycięstwa z rzędu, nie? A skład? Naprawdę. Hajda? Serio? Hajdą i zapornikiem? Mój Boże. Tomasz Tułacz. To jest... Napoleon. To jest gość. Tomasz Tułacz powinien pomagać reprezentacji Polski. Trochę się cieszę, a trochę nie. Cieszę się jako sympatyk polskiej piłki, że z tych trzech Beniaminków tylko Puszcza nie zmieniła trenera i Tomasz Tułacz wydźwignął. A trochę się nie cieszę, bo bardzo kibicuję, że Piotr Stokowiec wygrywał mecze. No ale no, na razie jeszcze nie wygrał tego pierwszego. Ciekawy przypadek Puszczy Niepołomice. Bardzo. Fajnie, że jeszcze będzie można o nich pogadać na pewno raz na koniec sezonu, a kto wie, może też przyszły. Mają argumenty. Mają po prostu argumenty. Udowodnili na finiszu, żeby traktować ich poważnie. Chyba najgorsze, co im się zdarzyło, to przerwa. Tak. Oni byli w sztosie teraz. No. A teraz zostali wytrąceni z rytmu, myślę. No ale i zobaczymy jak zima też, jak okno transferowe. No ale to melodia przyszłości. I cała runda na wyjeździe jednak, prawda? No, już wspomniał prezes chyba w dzisiejszym wywiadzie, że będzie ciężko do Niepołomic wrócić. Fajnie, bo to na początku tak brzmiało tak euforycznie. Nie, kurde, koniec wakacji to max. Już będzie wszystko gotowe. A teraz tak, no nie wiem, czy wiosną wrócimy. Żeby jednak nie było jak z Sandecją, no. Że dopiero w drugiej lidze. Nie dają tej szkoły wyburzyć jednak? Nie, stoi cały czas. Pan prezes Puszczy, chyba Marek Bartoszek, jeśli się nie mylę, powiedział, że no trudno oczekiwać, żeby Polska zmieniała prawo budowlane, bo Puszcza jest w Ekstraklasie. Dlaczego? Ekstraklasa to jest dobro narodowe. Powinni teraz wziąć, usiąść i zrobić prawo budowlane takie, żeby Puszcza mogła grać na swoim stopie. No, tyle o Puszczy. Mam. No? Mam, myślę, że niezłe porównanie Krakowi do filmu sensacyjnego. Człowiek Demolka z Sylwestrem Stallonem, kojarzysz? Kojarzę. Człowiek Demolka, czyli Sylwester Stallone, był bardzo skutecznym policjantem, ale który szedł trochę zawsze swoją drogą. Już mówili, że te czasy nie są dla niego, a wciąż były. I go zamrozili. Go odmrozili po 30 latach i w tych nowych realiach już tak nie mógł sobie poradzić, bo zamiast papieru toaletowego to była taka muszla i on nie wiedział, jak to korzystać. Nie, pamiętam, że tam były te automaty, które bardzo się denerwowały, jak ktoś używał wulgaryzmu. Tak, i on stał i po prostu mówił. Tak. A jego odmrozili w ogóle, bo Wesleya Snipesa odmrozili. I właśnie odmrozili. I pytanie, czy to jest, nie jest taka odpowiedź po prostu Krakowi na odmrożenie Kamila Grosickiego w Pogoń, to oni odmrozili Kamila Glika. Tylko Wesley Snipes by od razu dobrze radził. On się świetnie, one pasowały mu te nowe warunki, no bo był, wiesz. Tak, był w ataku, a nie w obronie. Kurczę, jak to się wszystko zgrywa. Ciekawe, czy to nie zostało tak po prostu ukartowane przez futbolowych bogów. Tylko po to, żebyś mógł użyć tego jako metafory. No w 100% się zgadza, Duże nadzieje wiązałem z powrotem Kamila Glika. Naprawdę duże. A jeszcze do Krakowi mówię, kurde, może to jest ten taki brakujący element? Że to będzie taki gość, co trochę tam weźmie wszystkich. No, szczególnie, że jedynym elementem działającym w Krakowie przed przyjściem Kamilem Grika była obrona. No cóż, aktualnie wygląda to trochę inaczej. Jak Glik przychodzi, to byli na szóstym miejscu, wiesz o tym?
Pamiętasz? Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale no, Krakowia to generalnie temat rzeka, jeśli chodzi o rozjazd między potencjałem a tym, co faktycznie prezentuje. Ciebiem. No sprawdź nie. Proszę ławkę rezerwowych ostatniego meczu Krakowi. Dobrze, ale chodzi ci o ten zaległy z Legią? Obojętnie. Dobrze, to tak zrobię. Bo Krakowia i ten mityczny potencjał, to mam wrażenie, że jest takie pokłosie ostatnich lat. Gdzie oni rzeczywiście robili duże transfery, rzeczywiście mieli Rivaldinho na ławce i tym podobnych gości, ale ta wiosna jest dosyć szokująca, jeśli chodzi o to, jakie mają zaplecze kadry. Bochnak, Doba, Chyla, Jaroszyński, Kolec, Ogorzały, Rapa, Śmiglewski, Wilk. Kontuzjowani Rasmussen, Rozga, Rakoczy, Juga. Mi, a to... No i jakie zmiany zrobił? Żadne. Czekaj, nie, niemożliwe. Tak, żadnych zmian. Jacek Zieliński się nie pierdoli. No nie zrobił zmian. I wygrał. Taką ma właśnie Krakowia zaplecze, że nie robi żadnej zmiany. Bo ma juniorów i chłopaków wracających po kontuzji. No jak idzie gra, dobrze, to co ma robić zmiany? Tam jest wąska kadra. I Krakowia, to jest moja teza robocza. To nie jest przypadek, że nie są na tym miejscu. Ale chciałeś też na pewno jakieś porównanie. Niekoniecznie. No, nawet jakiś romans w Baldurze? Coś? Nic mi tu nie wpadło do głowy, bo Krakowia w sumie tak trudno, nie jest jednowymiarowy ten sezon. Może jakby przegrali z Legią i zimowali w strefie spadkowej, to wtedy prędzej. Bo tak, no to trudno jest to zamknąć ramami. Na pewno ja cały czas się zastanawiam, jak będzie wyglądało całe nowe rozdanie w Krakowi. No. Nie chodzi tylko o tę smutną informację, jaką jest śmierć Janusza Filipiaka. Natomiast no, o pewien szerszy kontekst, bo te zmiany już się działy w momencie, kiedy profesor miał problemy zdrowotne. Wiele głosów z Krakowa dochodziło, że to Stefan Majewski ma być tym, który rozda karty w tym nowym rozdaniu. Wiadomo było, że Jakub Tabisz spadł z planszy, został zbity przez jakieś dziwne służby. Dziwne, mroczne siły. Przez mroczne siły. Więc taki naturalny gość, który ogarniał sport, wypadł już wcześniej. No i sam jestem ciekawy, bo mamy teraz taką sytuację w Krakowi, że nawet jeśli miałby na przykład dojść do, nie wiem, do zmiany trenera, no to nie do końca jestem w stanie sobie wyobrazić, że to Stefan Majewski jest tym, który mówi A, B, C, D, a na końcu podpisuje się pod tym kontraktem, który jest takim człowiekiem numer jeden, który decyduje w Krakowie o wszystkim. Więc to wszystko jest dla mnie diablo ciekawe pod tym kątem, jak ta Krakowia się w końcu poukłada. Wiadomo, że pozycję prezesa zajęła pani Elżbieta Filipiak, jeśli się nie mylę. Natomiast no to wydaje mi się, że mimo wszystko jest nadal jakiś taki tymczasowy sposób zarządzania tym Krakowem, że tam po prostu będzie potrzebny jakiś prezes, jakiś gość, który to wszystko weźmie i poprowadzi w jakimś danym określonym kierunku. Teraz dla mnie najciekawsze wokół Krakowi jest to, że po pierwsze wcale nie jest pewna ligowego bytu, no a po drugie przed nią okienko transferowe, gdzie jak sam słusznie zauważyłeś, no wypadałoby może jakiś rezerwowego ściągnąć. W szacunku dla Śmiglewskiego i Kolca, bo to świetni piłkarze, ale masz rację i moim zdaniem Krakowia, patrzę na całą ligową stawkę, jest największą zagadką w tym momencie, bo okej, Górnik Zabrze jest po prostu klubem wiązanym na sznurek w tym momencie, ale ma drużynę i ma Jana Urbana. I to są jakieś takie pewniki, które no nie walczą o utrzymanie, mają jedną drużynę. I to już jest jakiś pewnik. W Krakowi ani sportowo nie wygląda to za dobrze. Za chwilę najprawdopodobniej będzie zmiana trenera. No chyba, że nie, bo jednak jest coś w pionie sportowym się będzie mieszać. Nie wiadomo, w jaką stronę będzie szedł klub pod nowymi władzami. Jak wysoko będzie na liście priorytetów Komarczu, czy po prostu ogólnie osób, które finansują Krakowie. Gigantyczny znak zapytania Krakowie. Bardzo, bardzo. To jest taki znak zapytania nie nad szatnią, nie nad jakimiś piłkarzami, nie nad trenerem, tylko nad całym klubem. Bo nie wiem, ŁKS spadnie i mniej więcej jesteś w stanie przewidzieć, co się dalej będzie działo. Korona, wiesz w jaką stronę to zmierza. Warta Poznań nawet. Jesteś w stanie domyślić się, co będą robić. Puszcza tak samo, ale Krakowie, co tam będzie dalej tej wiosny? Wszystko się może zdarzyć. No tak, zwłaszcza, że ja bym nie wykluczał nawet takiego drugiego scenariusza, że teraz, kiedy... No będzie nowe otwarcie, bo siłą rzeczy jakieś otwarcie nowe musi nastąpić, to Krakowia zostanie na przykład mocniej podsypana. Kto wie? Wszystko jest na stole. Zwłaszcza, że jakieś pierwsze kroki w tym kierunku już wykonała. A jeszcze jakby na stole pojawiło się, nie wiem, do dwóch rezerwowych, których można wpuścić w meczu Ekstraklasy, to już w ogóle. Ciekawe, jakby wtedy Krakowa grała, jakby musiała zmiany robić, które wytrącają ją z rytmu.
z uwagi na te wszystkie organizacyjne kwestie, to wydaje mi się, że trudniej jest oceniać boisko tak czysto. No bo jednak zbyt wiele moim zdaniem się działo od tej strony, pod tym kątem, żeby tak zero-jedynkowo oceniać, nie wiem, właśnie Jacka Zielińskiego, czy w ogóle poszczególnych piłkarzy. Kurde, no słaba ta runda, ale no mówię, no Jacek Zieliński, no z jakiej, no naprawdę słabo kadrowo to wygląda. Warta Poznań ma ciekawszą ławkę rezerwowych niż Krakowia w tym momencie. Ma większe pole manewru Dawid Szulczek, a Dawid Szulczek wchodził w ten sezon mówiąc, że nie ma pole manewru, po prostu. Nie mam broni. Ten Glik, tak, taki fajerwerk w zasadzie nie wiadomo nad czym. No. Tak, to nie. Taki bez sensu transfer kompletnie dla tej Krakowi. Ani nie potrzebowali stopera, ani nie wiadomo, czy to jest zawodnik, który ma walczyć. Nie wiadomo kompletnie, nic nie pasuje. Pamiętajmy, że Krakowia też to był pierwszy transfer, zrobiony dwa dni przed końcem okienka. Później skupili jeszcze jednego stopera. Nic się nie zgadza w tym sezonie Krakowi. Jest totalny chaos. Ale no takie mecze jak ze Śląskiem, kurde, oni grają 11 na 9 w pewnym momencie. No. Tak patrzę, bo też głębokie wyczyszczenie, nie? Jak tak sobie spojrzysz na te wszystkie odejścia. Dużo. No to dostrzegasz tutaj. Rozwiązanie rezerw było. Dostrzegasz tu zawodników, których faktycznie może warto było kimś zastąpić. No, Niemczycki, nikim nie zastąpiono Niemczyckiego, podstawowego bramkarza, tylko okazało się, że Madejski jest całkiem spoko. No tak się po prostu poukładało, ale generalnie to Niemczyckiego nie zastąpiono nikim. Mm. No nie, jak patrzę tutaj na tych ludzi, którzy przyszli, Szymon Doba, 18-letni napastnik z rezerw, Oliwier Chyla, 18-letni prawy pomocnik z rezerw, Maciej Mrozik, 18-letni ofensywny pomocnik z rezerw. No jest Skovgaard. No. Skovgaard został sprowadzony ostatniego dnia. Tak, pamiętam to nawet doskonale. No ciężkie to mogą być czasy przed Krakowią. Choć tak jak mówię, tutaj trudno w tej chwili wyrokować. Mhm. Możemy jedynie określać, że Krakowia jest nad strefą spadkową, że tym meczem z Legią wygranym 2-0. Dużo wygrała sobie się, na pewno. Takiej nadziei, takiego mentalnie to bardzo ważne zwycięstwo. Do tego też atmosfera na stadionie, jednak bardzo tak wzruszające pożegnanie. No. Profesora. Wydaje mi się, że Krakowia trochę tak może teraz być scementowana, że. Może być. Że coś tak nawet dla prezesa, nie? Tak zrobić w tym pierwszym półroczu. Chociażby, no, o tym myślałem. Żeby jakoś tak nie pozwolić, by to jego ważne dzieło, ta Krakowia, która była dla niego tak ważna, żeby została potraktowana po macoszemu. Żeby na przykład wzięła i spadła. Dokładnie. To by myślę, że będzie sporo motywacji nawet od takiej strony sentymentalnej. To trafiasz tutaj w dziesiątkę. No, to miałem na myśli, mówiąc, że właśnie nie wiadomo, czy Komar mocniej nie podsypie pieniędzy. Mhm. No bo wydaje mi się, że to jest możliwe, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę firma jest rodzinna w pewnej mierze i trudno by było, gdyby to była jakaś firma, gdzie prezes ma mniej do powiedzenia niż miał profesor w Komarchu, to być może można by się było nad tym zastanawiać. Tutaj ja bardziej bym się zastanawiał, czy właśnie w ramach tego, że to było dzieło życia, tak naprawdę jeśli chodzi o piłkę nożną, to, że to okienko może być dla Krakowi grube i wiosna zwyczajnie może być bardziej udana. Janusz Niedźwiedź być może, trudno powiedzieć. Myślę, że też byłby ciekawy. Ruch, chociaż bardzo mam wielki szacunek dla Jacka Zielińskiego. Jeśli zostanie, też będę wspierał ten ruch. Tak. Z Legią też dał sygnał, że jest w stanie to dźwignąć po prostu. Tak, tylko Kraków. Widzę. Środek tabeli spokojny. Mhm. Dół daleko. Mhm. Ćwierćfinał Puchar Polski. Powrót na salon tak naprawdę. Porażka z Puszczą Niepołomice. Kto nie przegrał z Puszczą Niepołomice, nie pierwszy rzuci kamień. Naprawdę. I porażka jeszcze teraz na koniec z Radomiakiem. Kto nie przegrał z Radomiakiem, niech pierwszy rzuci kamień. I jeszcze jak tuż po tym, jak ograli Lecha Poznań, jeszcze przegrali. Nie pamiętam, co teraz. A, było. I Daniel Myśliwiec wziął winę na siebie. Co pamiętam. W ogóle po każdej porażce bierze winę. Mylą mi się te porażki Widzewa. Dużo ich było w ostatnim czasie. Tuż po oczywiście najlepszym meczu od czasu reaktywacji Widzewa. Klasa. To prawda. Nie może być za dobrze. Może tutaj garda z pokory została opuszczona. Jak trener Myśliwiec powiedział, że Lech, trudno rozczytać, bo nie ma żadnego planu na nic. Bo jest to radosna improwizacja. Tekst albo okres Franciszka Smudy? Wisła? Tak trochę. Może być, tak. Trochę okej, okay, a trochę w sumie właściwie nie do końca okej. Okay. Znaczy, ja patrząc z boku, jestem trochę zaskoczony tym, jak szybko padają ludzie ofiarami krytyki, jeśli chodzi o Widzew. Bo wydaje mi się, że na razie nie ma zbyt wielu powodów, żeby Widzew krytykować. Rozumiem, że przewaga 3 punktów nad Koroną Kielce to nie jest bardzo dużo, ale pamiętajmy, że tabela jest niesamowicie wręcz spłaszczona. No jest spłaszczona do granic. Oczywiście nie cała. Tylko 3 punkty, to ten spokojny środek tabeli trochę się pospieszyliśmy. No 4, sorry, 4. 4 punkty, ale
ale Korona ma 18 spotkań rozegranych, a Widzew już 19. Natomiast wiesz, no 4 punkty wyżej nad Widzewem to jest Pogoń Szczecin, tak? Dobrze widzę? No nie, no, przepraszam, Górnik Zabrze, który jest pierwszy za Pogonią Szczecin. Więc tutaj po prostu ten środek jest rozciągnięty dość mocno, tak naprawdę od Górnika Zabrze do Korony przestrzeń 8 punktów, gdzie mieści się tych drużyn od groma. Nawet nie potrafię do tylu liczyć, chyba z 10. Czy co, sugerujesz, że trochę jak Wisła Kraków, Franciszka Smudy, bo cały czas, choć wszyscy mają świadomość, że to są inne realia zupełnie, to gdzieś czasami nawet w głębokiej podświadomości odzywa się tęsknota za historią? Trochę chyba tak, bo no, ja jestem zwyczajnie zdziwiony tym, że na przykład Myśliwiec jest krytykowany, trener Myśliwiec, który... Chyba też przez wielu nie jest, ale rozumiem, że dziwią cię głosy jakiekolwiek z grubsza, tak? Tak, no dopiero co się rozpakował, zagrał kilka naprawdę fajnych spotkań, no wygrał w Poznaniu przede wszystkim, co moim zdaniem jest... No nie będzie wygrywał wszystkiego. No nie będzie wygrywał wszystkiego, bo prowadzi Widzew, a nie prowadzi Śląsk. więc to jest jasne i logiczne. Dziwi mnie trochę, że może nie jakieś duże, ale jednak znaki zapytania pojawiają się przy jakości wzmocnień Widzewa, gdzie też moim zdaniem, patrząc na to, jak wyglądają niektóre egzotyczne wzmocnienia innych klubów, to ja bym tutaj raczej Tomasza Wichniarka chwalił niż ganił. Sebastian Kerk. No rozumiem. No. Sebastian Kerk. No wiesz, ale z drugiej strony na przykład... To miało być gwiazda Widzewa, wiesz? A Hansen? No Hansen to jest wstyd. To jest najlepszy piłkarz Widzewa w tej rundzie. Tylko, że gra dla Jagiellonii. No właśnie, także tutaj, kurczę, mam ten znak. Zresztą ostatnio była debata w Radiu Łódź chyba. Tomasz Wichniarek, Janusz Dziedzic. No kurczę, no nie grają w tej samej lidze. No nie grają w tej samej lidze. No jak ktoś się tak podoba z nowych zawodników Widzewa? Kwiatkowski właśnie, 16-latek? Wyciągnięty na ostatni mecz? A to też w ogóle ciekawe, nie? I to na stopera. No, nie, że gdzieś upchnięty na skrzydle. Tak. Tylko, fantastyczny mecz. Wiesz co, bardziej mi się rzuca w oczy, że nie ma jakiegoś takiego kasztana, takiego, że wie, takiego fasę. Że nie ma takiego fasę, że patrzysz, mówisz, no kurde, co on tu robi? Nie ma takiego Małachowskiego. No, Kerk aspiruje. Ja wiem, że był kontuzjowany, no ale to brałeś ciągle kontuzjowanego zawodnika. No tak. Jeśli on jest kontuzjowany, to też jest zarzut do ciebie, a nie do pecha. No może masz rację, natomiast no wiesz, moje standardy... Muszę sprawdzić transfery Widzewa, bo to mnie teraz zabije świeka. Moje standardy są niskie, jeśli chodzi o bycie zadowolonym, bo na co dzień nie mam za dużo. Kerk sporo kosztował, tak mi się wydaje, więc no i mówiono, że nie, on tu nie będzie kontuzjowany. No i jest. Więc... Podobały mi się te zdjęcia, te pierwsze, tak. Kurczę, on wygląda na, jakby był trochę gruby. No nie, że nie wiem, że ma parę dodatkowych kilo, jakby był normalnie ordynarnym grubasem. No masz Fran Alvarez, no proszę, Luis Silva, Rondić. Rondić okej, Ibiza też coś tam dał. Klimek. No Klimek miał mecz dobry. Kwiatkowski z celiotki, proszę, ściągnięty. No jest. No dobrze, no i co, czyli udane okienko poza Kerkiem, a i tak są 4 punkty nad Koroną, jest tak średnio, nie? No ale mówię, to wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o oczekiwania? Widzew trochę leży na tej półce, że jest po prostu ofiarą takiej ciasnej tabeli. Bo wydaje mi się, że to, co Widzew powinien wyrobić w tym sezonie i to powinno być dla niego oczywiste, to duża przewaga nad Beniaminkami. I tak naprawdę, gdyby nie ten rajd Puszczy w końcówce, no to ten cel został zrealizowany w 100%. Ja mam takie oczekiwania wobec Widzewa, żeby to był spokojny środek tabeli. I mimo wszystko, na razie tak jest. Do tego jest ten ćwierćfinał Pucharu Polski, więc ktoś może zarzucać minimalizm, ale naprawdę nie chciałbym, żeby Widzew powinien pamiętać o swoich korzeniach, ale tu i teraz taka jest prawda, że nie zyskuje wielkich pieniędzy ze sprzedaży juniorów. Być może to się zmieni. Ciekawych pozyskał młodzieżowców. To też bardzo szanuję, że ci młodzieżowcy zaczynają się pojawiać i fajnie wyglądać, ale na ten moment, na ten sezon dla mnie celem był i marzeniem środek tabeli. Nie uważam, żeby Widzew miał w tym momencie argumenty na coś więcej. Środek tabeli w obecnej ekstraklasie, kurde, to nie jest mało, po prostu. Spytajcie Korony Kielce, spytajcie Warty Poznań, ile mieli udanych meczów, jak byli chwaleni za wiele meczów i gdzie są. Więc Widzew, myślę, że Warta i Korona bardzo chętnie by się zamienili. Więc Widzew ma gorszą narrację jakby od Korony Kielce i Warty, ale jest drużyną lepszą. Ma ciekawego trenera, z którym można wiele osiągnąć. Ma ćwierćfinał Pucharu Polski. Uważam, że jest w dobrym miejscu. Zastanawiam się bardzo nad trenerem Myśliwcem. Poza Kerkiem. Zastanawiam się nad trenerem Myśliwcem, bo wydaje mi się, że faktycznie on ma potencjał, żeby razem z Widzewem się rozwijać zwyczajnie. Bo... Tylko trzeba mu dać przestrzeń. No. Tak, tylko im dłużej jesteś w ekstraklasie, im dłużej ta ekstraklasa jest w miarę gdzieś tam pewna, no to tym jesteś zwyczajnie w stanie zapewnić większe, lepsze warunki trenerowi. Ja się zastanawiam nad tym pod kątem dwóch zdarzeń wokół Widzewa, które moim zdaniem zasługują na wspomnienie. Pierwszy to jest taki, że baza powstaje,
Powoli, tak? W swoim tempie, ale okay. Gdzieś tam powstaje, więc to będzie poszerzenie możliwości klubu zdecydowanie. A drugie to jest to, co wspomniał Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin, który na swoim slajdzie, gdzie pokazywał, że nie ma co się martwić, że Pogoń jest spółką według kodeksu prawa handlowego zagrożoną upadłością, bo 15 klubów jest w Ekstraklasie. Widzę, był po tej lewej stronie. Był razem ze Stalą Mielec i Lechem Poznań jako przykłady trzech ledwie ekstraklasowych klubów, które w rozumieniu jest, tego kodeksu. Jest zdrowo, a biorąc pod uwagę historię Widzewa, no to trzeba bardzo to szanować, że Widzew ma w takim układzie zdrowe finanse i bardzo fajnie, że to zauważyłeś. Każdy sezon tak naprawdę ze zdrowymi finansami, każdy sezon w Ekstraklasie to jest potencjał, żeby wchodzić gdzieś wyżej i wyżej. Marzenie o tym, żeby Widzew był topowym klubem Ekstraklasy zawsze w Widzewie będzie, jest ono uzasadnione, ale no to się nie zdarzy przez noc. Ja chciałem zadać teraz pytanie wszystkim, którzy uważają, że docenianie tej rundy jest jakimś skrajnym minimalizmem. Na kogo Widzew od strony potencjału czysto piłkarskiego drużyny ma prawo spojrzeć góry? Na jakie drużyny? Ile jest tych drużyn? Sprawdź mi proszę. Od Pogoni Szczecin w dół już wszystkie. No dobrze, tak. Śląsk? Nie ma prawa. Jagiellonia? Nie ma prawa. Lech? Nie ma prawa. Raków? Nie. Legia? Nie. Pogoń? Nie. Górnik Zabrze? Nie ma prawa. Może być traktowany na równi, bo pod kątem potencjału uważam, że Górnik nie ma nic specjalnego, ale nie ma prawa spojrzeć z góry. Zagłębie? Nie. Piast Gliwice? Nie. Radomiak? Nie. Stal Mielec? Chyba porównywalny potencjał ostatecznie, więc nie ma prawa spojrzeć z góry. Krakowia porównywalny, Puszcza, no tutaj może być z góry. Warta Korona, nie. Ruch, no to na Beniaminków tylko. Reszta to są ten sam poziom, co Widzew, bo nie ma powodu, żeby traktować kadrę Widzewa moim zdaniem jako mocniejszą od kadry nie wiem, Korony Kielce. No, zwłaszcza, że trzeba pamiętać cały czas, że Widzew, podobnie zresztą jak ŁKS, jest tak naprawdę pozbawiony wsparcia z miasta. Nie ma tam wielomilionowych dotacji. Nie ma też jakiegoś właściciela, który uchyla portfel i nagle wsypuje jakieś dodatkowe pieniądze. Więc wydaje mi się, że powinno się szanować to, co jest. I że naprawdę nie ma na co narzekać. No, kurde, kadra jest taka, że 16-latek wychodzi na stoperze w ostatnim meczu, w meczu ważnym. Tak. Szczególnie, że tu fajnie wspomniałeś, bo do tej szóstej drużyny to tak powiedziałeś twardo, otwarcie, że nie ma prawa patrzeć z góry na Śląsk, Jagiellonię, Lech, Raków, Legię, Pogoń. I przy Górniku dopiero zacząłeś się zastanawiać. I właśnie, że na tym samym poziomie. Moim zdaniem potencjał Górnika nie jest jakiś duży piłkarski. No i Górnik ma 4 punkty raptem więcej od Widzewa. I tutaj tak naprawdę jest clue całe zawarte, bo to jest ten szeroki środek tabeli. A Widzew jest średniakiem. W którym się Widzew mieści. I jak będzie miał lepszą serię, to będzie w tym środku wyżej. Jak będzie miał słabszą, to będzie się zbliżał bardziej do Beniaminków. Myślę, że też to ostatnie lata to jednak zawsze była walka o awans, tak? Awans o czołowe miejsca, przyzwyczajenie do zwycięstw, nawet jeśli było dużo rozczarowań. No moim zdaniem najbliższe lata Widzewa i to takie dobre lata, to jest po prostu zadomowienie się w Ekstraklasie. Codzienność. W tym środku, taka rutyna. Ona może rzeczywiście czasami nudzić. Były takie przypadki, że kurde, to nie to. Ten sezon w pierwszej lidze, jak wygrywaliśmy, to było to. A tutaj remisy, porażki, środek tabeli, kolejny sezon. No ale na tym będzie Widzew mógł wzrastać i się budować. Na po prostu byciu w Ekstraklasie dość spokojnie. Jak pamiętny GKS Katowice, że w sumie może lepiej by było 4 razy spaść do drugiej ligi, 4 razy awansować z drugiej do pierwszej, niż siedzieć 12 sezonów w tej pierwszej lidze. I non-stop nowy sącz, bo Sandycja też tak długo była. Ja ufam Myśliwcowi i niech dostanie bardzo dużo zaufania w klubie, bo naprawdę wszyscy się cieszyli, że przychodzi taki fachowiec i w wielu miejscach byłby witany z dużą i moim zdaniem już coś pokazał. Chyba trudno mu nie ufać tak naprawdę. Tyle o Widzewie. Stal Mielec. Za mało się mówi o tym, kim jest Stal Mielec. Mam to dobre porównanie. No? Tak mi się wydaje, że chciałbym, żeby to była kolekcja Hatchet Di Agostini i po prostu składasz Stal Mielec. Hmm? I w pierwszym odcinku dostajesz 56 zawodników na kontrakt. Nie, jesteś kamyk. A w drugim dostajesz kawałek blachy falistej. A w trzecim odcinku banan. W czwartym odcinku tablicę Mendelejewa, ale nie pełną, przeciętą na pół. W szóstym wpis do długopisu. I z takich bardzo losowych, różnych rzeczy znalezionych trochę tu, trochę tam, składasz sensowną drużynę. Ładne, barwne. Barwne porównanie. Sensowną drużynę i klub, bo te finanse też są poukładane, a nie były. On się bardzo intensywnie myśli nad planszówką, która by się nadawała do tego. Eurobiznes. No, eurobiznes jest za bardzo wkurwiający. Ale eurobiznes jest taki, że wiesz, jest to monopolia, ale w sumie wolisz zagrać w eurobiznes. W sumie tak. Ja zawsze wolałem eurobiznes od monopolii. Nie no, eurobiznes, kurczę, klasyka. Jest NRD i Wiedeń, Innsbruck. No ja pierdykam, to są jajca. Jest NRD? Nie, jest RFN. RFN. Brązowy RFN. I Benelux cały, łącznie. Tak, Amsterdam, Rotterdam i nie pamiętam, co tam trzeci było. Chyba Alkmaar. Bruksela.
A nie Alkmaar? Nie, Bruksela, Amsterdam, Rotterdam, żeby no, był Benelux. Wiem, Bruksela. Alkmaar, no tak. Dobra. Dobry sezon Stali Mielec jest to, natomiast to, co z mojej perspektywy zasługuje na docenienie, to jest właśnie to, jak bardzo Stal Mielec jest przy tym zdrowo zarządzana. Pod tym kątem, z jakiego poziomu startowała, bo nigdy dość wspominania o tym. Jeszcze raz przywiążę tutaj się do prezentacji Jarosława Mroczka, prezesa Pogoni Szczecin, który pokazuje ten slajd. Proszę bardzo, tu są ci jak my, że mamy dużą stratę i nie wiadomo, co będzie dalej, bo strata jest większa niż przychody nawet nasze, a tu są ci tych trzech muszkieterów. Lech Poznań, Widzew i Stal Mielec. Jak sobie myślisz organizacyjnie Stal Mielec, to już, kurde. To hasło już jest zupełnie inny wymiar ma w tym momencie. Wchodzisz do mieszkania, wszystko się zgadza. Kosz pod zlewem, tutaj fotel w salonie, tutaj w sypialni łóżko. Organizacyjnie Stal Mielec. Jacek Klimek mówi, jest skromnie, ale naprawdę godnie i jest wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia. No. Tak wygląda Stal Mielec. Znaczy, to, co ty powiedziałeś wcześniej, przypomniałeś, Kuba, słowa Michała Trelli dotyczące Dawida Szulczka. Uważam, że Stal Mielec dokonuje rzeczy niemożliwych, ale tak regularnie, że one przestały zostać uważane za niemożliwe. Tak. Stal Mielec zaczynała, nie wiem, chyba jeszcze wcześniejszy sezon z Kasperkiewiczem w składzie i nikim więcej. Z osłabieniami. Z Flisem, który nie chciał przyjść do Stali Mielec, ale przyszedł, bo nikt go nie chciał. Tak. To było piękne, absolutnie. I po paru miesiącach, znaczy po kilku tygodniach biegania po lesie, wszedł od razu do składu Stali Mielec. I Stal oczywiście grała wspaniale. Stal traci napastników, Stal znajduje jeszcze lepszych, znalazła sobie Szkurina, a jeszcze jestem pewien, że jeśli Szkurin w jakiś sposób ucieknie zimą, gdziekolwiek, to ten Merylow to będzie równie dobrze albo nawet lepszy. Wynalazła zawodnika na Malcie, który zrobił fantastyczną akcję już i myślę, że też ogarnia. Wołkowicz gdzieś z GKS Utychy, 28 czy 9 lat i też sobie daje radę. Niemożliwe jest ten skład. Jeszcze jak mówisz, że to jest powiązane ze zdrowymi finansami, no to są niemożliwe rzeczy, które nam się opatrzyły, ale to naprawdę jest szokujące, z jak dziwnych kierunków. Oni nie mają scoutingu, ale mówisz, nie no, dzisiaj scouting to jest podstawa. Trzeba iść scouting, trzeba go rozwijać, a Stal mówi, dupa, my nie mamy scoutingu, my się dogadujemy z menedżerami i proszę bardzo, to są nasze wyniki. No, jeśli Stal to powtórzy jeszcze z rok czy dwa, to ja rozwiążę, ja będę adwokatem rozwiązywania scoutingu. Kamil Kieryś, pamiętajmy. Kamil Kieryś. O kurczę, żeby to jeszcze było tak, no dobra, ale pamiętajcie, tutaj jest taki trener, co wiecie, no trudno oczekiwać, żeby klub, który ma Carlo Ancelottiego, żeby on nie grał przynajmniej w środku Ekstraklasy. Ale jest Kamil Kieryś, który w pewnym momencie mówi, słuchaj młody człowieku, jak ja się utrzymałem w lidze, to ty na chleb byłeś bep. Kamil Kieryś był już, dobrze wspomniałeś o tym młodym człowieku, Kamil Kieryś już był w kręgu ostatnim przed zwolnieniem, czyli nie trzymanie ci się na konferencji, patrz Van den Brom. I Kamil Kieryś był w tym samym miejscu i co? I utrzymał i wygrywał i robił niesamowite rzeczy. Wygrana na Legii. Kogo nic tam mogę? Pogoń Szczecin na wyjeździe. Mój Boże. Powiem ci, że ja najbardziej śledzę losy Michała Trąbki pod tym kątem, tak? Bo był taki okres, Michał Trąbka, bo powiedzmy, że nie jest to najbardziej znana gwiazda Ekstraklasy, więc muszę nakreślić pewien kontekst tym, którzy oglądają ją ze skoku. Michał Trąbka podpisał kontrakt ze Stalą Mielec zimą ubiegłego sezonu. Wiadomo było, że w ŁKS-ie jego kontrakt wygasa latem, więc zimą z pierwszoligowym ŁKS-em podziękował za rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu. Stwierdził, że od lata chce spróbować w Stali Mielec. I w miarę jak ŁKS wiosną był coraz bliżej tej Ekstraklasy, coraz więcej wygrywał, coraz fajniejsze były te mecze. W pewnym momencie frekwencja też tak słyszała, że kurde, nowy stadion, pełny, tutaj naprawdę oprawy, na wyjazdach, super kibice. I tak czuć było, jak się patrzyło na Michała Trąbkę, że tak mówię, kurde, ja do tego Mielca idę, a tu Ekstraklasa, pełen stadion, super atmosferka. I potem nadeszła jesień. I jesień pokazała, że Michał Trąbka miał rację, że Michał Trąbka, nawet jeśli gdzieś tam na fecie, bo to chyba po fecie zaraz był wywiad taki podsumujący jego okres w ŁKS-ie, chyba był już rzecznik Bartek Król z nim rozmawiał i Michał tak powiedział, że no jasne, że trochę żal, jak się jedzie przez miasto tym odkrytym autokarem, jest to morze ludzi, no trochę żal to wszystko zostawiać. Gdybym dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, czy bym przedłużył kontrakt z ŁKS-em wtedy zimą, nie chcę już do tego wracać, no nie wiadomo. I czuć było, że tam jest jakieś ukłucie, ale potem jest pyk, Stal Mielec, no z Kamilem Kieryśem jest gierka, jest punktowanko, a nie to, co ma ŁKS. Tak, bohaterami Stali Mielec są ewidentnie Kamil Kieryś, bohaterami są osoby, które w zasadzie nie wiadomo kto, ale kto, nie ma tam dyrektora sportowego, nie ma scoutingu, nie ma nic. Osoby, które skompletowały tę kadrę, bo wynalezienie Szkurina to jest top. Ale moim takim bohaterem serca jest Leandro.
A, tak. 40-letni Brazylijczyk Leandro, który w ogóle w tym Górniku Łęczna Franciszka Smudy grał jeszcze, o którym wspominałeś, był ten najstarszy oczywiście. Tak. On ma 29 grudnia 40 urodziny. Będzie... Grzegorz Boni na niego wał dziadek. Tak, dziadek. Już wtedy. On będzie wiosną 40-latkiem. Będzie po 40 i będzie grał w Stali Mielec i on rzeczywiście gra. On w poprzednim sezonie to wchodził na jakieś ogony, był trochę jakąś maskotką, myślałem, że się z nim pożegnają. 90 minut na Legii, 90 minut w zwycięstwie z Górnikiem Zabrze, 90 minut na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Ten człowiek rzeczywiście gra, robi to dobrze, jest wzorem profesjonalizmu, jest świetnym facetem, duchem dobrym szatni. Mój ulubiony ligowiec, Leandro ze Stali Mielec, uwielbiam tego człowieka. Zwłaszcza, że Leandro przy tym cały czas bardzo fajnie wypada marketingowo. No, tak. Wychodzi. Wpisałem specjalnie, bo pamiętam, że było kilka wywiadów, gdzie mi się Leandro bardzo spodobał. Same nagłówki dużo mówią. Leandro, codziennie dziękuję za to Bogu. Za to, gdzie jest, kim jest. Leandro, czuję się Polakiem. To, co mi dała Polska, nie zapomnę tego do końca życia. Leandro, Polacy nie są zacofanymi rasistami. To dobry kraj. I to wiesz, kiedy było? Po tym, kiedy spotkało go jakieś złe okrzyki na ruchu Chorzów. Tak, i tak. Leandro, wiesz, to była jego pierwsza reakcja, że to są jednostki. Ja wiem, że Polacy są wspaniali. A pamiętajmy, jak było z jakimiś zawodnikami sprowadzanymi przez Lecha Poznań swego czasu, na przykład z Norwegii, Kejte, którzy po prostu nie grali i mówili, nie grałem, trener mówił, że po prostu nie będzie stawiał na takich jak ja. Na pewno wiem, o co mu chodziło i to był rasizm. A Marco Paixão, który stwierdził, że Stokowiec to nie, Stokowiec straszny rasista, wystawiał Flavio Paixão, a mnie Marco Paixão nie. Dlaczego? Bo on jest bardziej biały? Dlatego go wystawiał? Pamiętam to doskonale, to było dobre. Niesamowita jest ta przygoda. Uwielbiam Stal Mielec. No i Stal Mielec jest trochę jak taki Leandro. 40-latek, który daje sobie radę na Legii, na Pogoni. I kocha Polskę. Taka jest właśnie Stal. Bardzo lubię ten zespół. Ja też, kurczę. Zazdroszczę, ale doceniam. No, kurde, grałem tym Domański. Domański też miał swoje przeboje. Już po 30 grubo. A świetne gra te piłki. Ta piłka do Szkurina. A Gettinger coraz starszy. A to piętą asysta, pamiętasz? To o też Boże, jakiś Jaunzem z Łotwy wyciągnięty typ. Po prostu asysta, która robi miliony wyświetleń na TikTokach. Bo ja nie takie asysty rzeczywiście. Tam ktoś zwrócił uwagę. Jak w ogóle podejmujesz decyzję o takiej asyście? Tak. Skąd ty masz wiedzieć, że ta piłka już jest na odpowiedniej wysokości? Jak to w ogóle jest ogarnięte? Jakby tak zrobił Neymar, to było zagranie, które by trafiło do Kuba, do FIFA. W sensie, wiesz, nie wiem, czy są jakieś trailery. Do czołówki. Do czołówki. To by trafiło do czołówki. To było nieprawdopodobne. Jedno z ładniejszych zagrań w światowej piłce w minionym roku. I mówię to z pełną powagą. To asysta Jądzęca. Na meczu Stali. Prosto. Kraciun, Szkurin. To są karty Team of the Week i AFC. Nie jakieś tam Ifaki, Marchwińskie, Jozue. Nie! Szkurin! I wypadł mi z paczki dwa razy w AFC. Nie, Szkurin też niesamowity gość. Dużo lepszy niż Kamolić. Jeszcze Gettinger, że cały czas daje radę. Nie? Już się mówi, nie, no już Gettinger już nie da rady. No i daje radę. W ogóle to jest interesujące, bo chyba w tym Team of the Week jeszcze jest teraz obecnie Joel Pereira z Lecha, ale generalnie to tak jak sobie robimy teraz to podsumowanie Ekstraklasy, to pokrywają się te wybory, tak jakby w AFC też był jakiś taki ciężki majak Ekstraklasy, że dobra, okej, może i dobre występy zaliczają tam piłkarze z górnej połowy tabeli, ale Szkurin to jest Ekstraklasa, Szkurinowi dajemy Team of the Week. Kraciun to jest gość, a nie tam będziesz patrzył się na jakichś tam, nie wiem, Pankowów. Nie, Kraciun to jest gość, czy innych Pankowów. I dlatego jest karta Team of the Week Kraciuna, jest Szkurina, karta Team of the Week. Gdyby nie to, że gram Tejanem ulepszonym już na 75 overalla, to bym grał nimi. No, tyle o Stali Mielec. Brawo Stal. Brawo. Radomiak. Mhm. Kurde bele, powiem ci, że gdybym miał to być okres z życia Franciszka Smudy albo jakieś jego pojedzonko, to by było jakieś takie teraz sram. I nie chodzi o to, żeby Radomiaka deprecjonować, tylko pana Galcze. Mhm. Kurde no, z takim CV, z takim anturażem, z takim CV, z takimi meczami gdzieś w swojej karierze. No z tym wszystkim, z czym on przychodził do Polski, no to wydawało mi się, że to będzie jak Franciszek Smuda w Widzewie, tam w drugiej lidze może. No nie wiem, no gdzieś, że przychodzi i robi robotę, bo jest z innego piłkarskiego świata, bo jest stamtąd, gdzie się je widelcem, a nie tu, że wszyscy gołymi łapami te kurczaki, te szkurinę i gołymi łapami, żeby strzały gole. A tak się nie stało, no wyrąbany miał, no miał położone. No. Czy to jest największe rozczarowanie? To jest Galcza tej jesieni, to jest porównywalne rozczarowanie do Kitela.
No, chyba tak, bo nawet CV takie trochę porównywalne. Że... gość, który nigdy nie przestanę przypominać. Zremisował mecz Espanyol-Barcelona, gdzie w Barcelonie grał Neymar, Messi, Suarez. On mierzył, on jest z takiej piłki, z tak dużej. No to naprawdę, mało, rzadko się zdarza gość z takim CV. I w Radomiu naprawdę oczekiwano, że on podniesie poziom całego klubu. A dla mnie on jest, jakbym miał porównać, no to trochę jak Steven Seagal w tym filmie, który rozgrywa się w Polsce, to nawet nie pamiętam. Taki film sensacyjny w Polsce. Gdzieś jakiś szlachcic pojawiał, jakieś coś i to widać, że i polska chyba agencja filmowa zapłaciła jakieś pieniądze, żeby ten Seagal w Polsce wystąpił, ale ten scenariusz pisał ktoś w ogóle, wiesz, w Colorado i widać, że Polskę znał tylko z Wikipedii i to tak sprawdzonej przez 3 minuty i tam jest cokolwiek po prostu. To jest tak, taka polska jakaś, wiesz, wikipedyjna mocno i w ogóle pewnie zdjęcia w ogóle kręcone by pewnie w Bułgarii, nie? To mniej więcej Seagal takie podejście. Normalnie, zupełnie bez związku z akcją, idzie na grzyby nagle, bo scenarzysta przeczytał, że no, lubią grzyby. Ale, dobra, teraz pójdę na grzyby. Ale jeszcze nazbierał takich grzybów, których w Polsce nie ma. Rozumiesz? Tak. To jest taki brak szacunku. I tak odbieram film ze Stevenem Seagalem dziejący się trochę w Polsce. Brak szacunku dla Polski, niewykorzystane w ogóle pieniądze. Pieniądze polskie wykorzystane, tak jak u Galki, ale niewykorzystane zupełnie potencjał tego mariażu, bo uważam, że Radomiak miał świetną kadrę, wciąż ją ma. Duet napastników Rocha Enrique, to Pippen i Jordan. Pippen i Jordan, proste. Ostatni taki duet to właśnie oni. Dużo ciekawych zawodników. Sprowadzono kilku też polskich graczy, bo mówię, te podśmiechujki, że to jest bardzo portugalska szatnia. Później patrzyłeś na skład i masz 6 Polaków, gdzie Raków tylu wystawiał na przestrzeni 6 kolejek. Więc Radomiak też o to zadbał. Dużo fajnych transferów. Spodziewałem się, że mogą naprawdę być rewelacją ekstraklasy. Tymczasem grali tak trochę czasem świetnie, a czasem nie. Ale wciąż uważam, że ten zespół sensownie się... No masz, kurczę, masz Wolskiego też. Nawet z ławki czasami. Nie? Masz Joao Grzesika. Masz niezłych obrońców. Masz dobrego bramka. No kurde, naprawdę się dużo rzeczy zgadza w tej drużynie i ona powinna być wyżej. Ale jak pan Galca mówi, że on ma to w dupie, bo on nie chce tu prowadzić i po prostu później... Wiesz, no teraz to ja sram. No teraz, to jest... No tak, no... Panie Konstantynie, może byś pan poprowadził trening albo analizę pomeczową, albo nie wiem, analizę przedmeczową, rozpracał rywa. Teraz to ja sram. Do widzenia. Oczywiście, miał to w dupie. Nie jest łatwo zrobić wynik, jak twój trener ma to w dupie i szuka tylko problemów wszędzie. Jestem pierwszy, żeby zwrócić uwagę Radomiakowi na jakieś uchybienia. Było ich sporo w ostatnim czasie, ale tu pan Galka jest po prostu moim zdaniem winny swojego podejścia. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał Radomiak Kędziorka, bo uważam, że to jest taka drużyna, która no, może iść, ma wszystko, żeby iść w górę. Tak, personalia się zgadzają, trener z potencjałem, chyba spokój w miarę organizacyjny, finansowy, co nie zawsze jest standardem, jeśli chodzi o ekstraklasę, więc faktycznie tych argumentów za jest sporo, natomiast no, jest ten jedno zdarzenie, które moim zdaniem determinuje odbiór tej rundy, czyli właśnie to, jak bardzo niewykorzystanym potencjałem okazał się Kalcza. Trochę na swoje własne życzenie. No głównie na swoje, moim zdaniem. Głównie na swoje własne życzenie. No ten epizod, gdzie wyszedł i powiedział kibicom, że co, nie, co? Wczoraj powiedziałem piłkarzom, że mam wszystko w dupie? Żeby sami prowadzili treningi? Wtedy miałem coś innego na myśli. Drodzy kibice, to mój herb Radomiaka, który mam wytatuowany na sercu. Trzymam kciuki za to, żeby Radomiak rósł w siłę, nawet jak mnie już tu nie będzie, to wtedy i tak będę oglądał mecze Radomiaka na Canal Plus Online. Smutne to było dosyć, bo zawsze jak przychodzi ktoś z takim CV, to kurczę, wiążesz jednak z tym mimowolnie nadzieję, że to będzie jakoś wyglądało, no bo zależy ci na tym, żeby ta ekstraklasa była raczej atrakcyjna niż nie. A tu się okazuje, że przychodzi gościu i się nas nabrał na paciorki normalnie, jak taki. Zrobił swoje w zeszłym sezonie pod koniec, okej, okay, ale no tak naprawdę jak się przygląda, jak Szymon Janczyk to analizował, że rzeczy, których oczekiwał Konstantin Galca, po prostu zostały zrealizowane. Dostał dużo wzmocnień, dostał na te pozycje, na które chciał. Jeszcze co więcej, niektórzy piłkarze jak Semedo wrócili do formy i momentami byli naprawdę gwiazdami poszczególnych kolejek. A on cały czas tylko szukał. To było coś z tą ofertą zarabi, że niby nie, bo obiecałem, ale w sumie to bym poszedł, tak? Że trochę głupio, jak już obiecałem, że zostanę, iść do tej Arabii, ale bardzo, bardzo chciałbym tam iść. No. I to już było po prostu toksyczne. A najbardziej dobijające z mojej perspektywy, że te wszystkie rzeczy działy się tuż przed meczem z ŁKS-em i Radomiak popchnął ŁKS 3-0 bez jakiegokolwiek nawet spocenia się podczas tego spotkania. Czy jesteś w kościele Pedro Henrique? Nie, bo wolę Tejana. Jak mówię o tych, co mają tą cieszynkę, że ja sobie muszę specjalnie palce zrobić tak, żeby zrobić, to wolę. Jezu, wolę to nie jest łatwa cieszynka, naprawdę. No, tu musisz tak złożyć, o tu Boże. Tak, i tu to na brwi, tu pyk i wtedy jesteś, tak.
Więc ja tutaj zdecydowanie Kajtajan. Kajtajan i jego polubienia na Twitterze niż Pedro Henrique. No jest dobry. No. Pedro Henrique jest bardzo dobry, ale Rocha też jest bardzo dobry. Jestem ciekaw, czy Kędziorek będzie rozważał grę na dwóch napastników. Ja wiem, że już się tak nie za bardzo, nie za często gra, ale jak masz taką siłę ognia, to na pewno może odpalić z dwóch czołowych napastników ligi. Mm. Fajnie ten skład wygląda na papierze. Tak nawet, kurde, wiesz co, no. Tak nie oglądałem za dużo Radomiaka w tej rundzie, bo jakoś rzadko grał z UKS-em, ale no, na papierze to naprawdę jest, no. Jest w porządku. Tak. No, więc co? A który, kto lepszy? Wracając do sądy Julka, Semedo czy Semedo? Nie, no, Semedo. Semedo? Nie, dla mnie nie ma dyskusji. Oczywiście, że są tacy, którzy by ich porównywali obu, ale dla mnie Semedo jest zdecydowanie. Ja też jestem tutaj, że Semedo jest lepszy. Także trzymam kciuki, żeby Semedo dalej udowadniał swój prymat. Ale żeby też Semedo, poczuł ten, wiesz, trochę się zmotywowany, że Semedo jest lepszy. Że no, tak. I jest trochę się podciągnął. Że jest za kim gądzi. Ciekawe jak tam Luisao, czy już się podpisuje normalnie. Patrzę, że, patrz, on zaczął grać po tej aferze. Nie, on dużo grał, zaskakująco dużo. W Radomiaku są w szoku, że on tak dużo grał, a nie na przykład Michał Kaput. No, ale zaczął grać dopiero po tym, jak, wiesz... Jak przechytrzył. Może w nagrodę za przechytrzenie Poladę. Dobra, tyle o dopingu. Piast Gliwice. Ja ich bardzo lubię. Ja ich bardzo lubię, bo był taki mecz, że nie mogłem przyjechać na początek. Grałem swój. Przyjechałem, jak było 3-1 dla Piasta. Przyjechałem trochę bez nadziei. Mówię, no kurczę, UKS przegrywa 3-1. Nic z tego nie będzie raczej. Ale to był Piast Gliwice. I zrobił wszystko, żeby ten mecz zremisować. I zremisowaliśmy wtedy 3-3. W meczu UKS Piast Gliwice. Więc za to jestem Piastowi wdzięczny. Wdzięczny jestem za wszystkie memy. Chociaż przejadły się po jakimś 10 remisie. Tak mi się wydaje. No ale co, nie uciekniemy od tego. I Hachette de Agostini, składany remis. Tak. W pewnym momencie rzeczywiście można było na składany remis. Że w pierwszym odcinku składasz na przykład boisko. Później składasz piłkę. Jakieś tam pompki, a w kolejnych meczach już składasz po prostu piłkarzy Piasta Gliwice i wiesz, że tak w okolicach 30 odcinka już będziesz miał wszystkie składowe potrzebne do remisu. Tak. Kurczę, to umemowiło się fajnie, ale z drugiej strony jestem w tej opcji, w której jest też z tego co widziałem paru innych dziennikarzy, którzy na to zwracali uwagę, że Piast, jeśli chodzi o jakość gry, to zwyczajnie jest niezła drużyna, bardzo porządna, solidna. Jest. Cały rok. Niewiele jej brakowało do zwycięstw w wielu spotkaniach. Czasem wręcz brakowało po prostu szczęścia. No tak jak z UKS-em, no kurde, brakowało, żeby nie odcięło jednego z zawodników, który złapał za nogę. Nie pamiętam tam kogo, chyba Lowo. Więc i takich meczów Piast miał troszkę więcej. I... Bardzo dobrze wyglądał na przykład w Białymstoku, gdzie na Jagiellonii grać, no to jest bardzo trudne. A Piast wyglądał tam świetnie. Jagiellonia średnio wrzuca, wiesz, po 4 gole. Zdemolowała u siebie Raków, a Piast wyglądał bardzo dobrze. Właśnie patrzę na te remisy, no imponujące. Tak, oni grali w Białymstoku czy u siebie w końcu? Powiedz mi proszę, żebym tutaj nie... W Białymstoku. W Białymstoku, no. Piast nawet w dziesiątkę tam wyglądał rzetelnie. Widzisz, Jagiellonia strzeliła tyle bramek, co drużyny Kasperczaka. Piastowi nie wcisnęła nic. No to, że tyle remisowali, to się łatwo my mówiło, ale rzetelna drużyna. No, w pierwszej połowie 10 strzałów Piasta Gliwice, jak wspominasz ten mecz. Tak, do tego jest cały czas Puchar Polski w grze. Co też jest dosyć istotne. No i super, super końcówka tej rundy. Wystarczyło, żeby zremisować z pogodą, z niebiosami i już maszyna ruszyła. Bo przypomnijmy, że Piast w ten weekend, gdzie spadły na Polskę przeogromne śniegi, wyszedł na boisko z puszczą, ale nie wygrał. Nie wygrał z pogodą, ale też nie przegrał. A to będzie rozgrywane od którejś minuty czy od początku? Wydaje mi się, że chyba od którejś minuty, tak sądzę. Bo jak w B-klasie się zdarzyła taka sytuacja, to graliśmy od którejś minuty. Okay. Więc dlaczego Ekstraklasa miałaby się rządzić innymi prawami? No, w sumie to była A-klasa. I od wtedy, jak już Piast zremisował z pogodą, zremisował z żywiołem, zremisował z bóstwami, można tak powiedzieć, to już stwierdził, że dobra, to już nie muszę remisować. I potem było 5-2 z Karyną Gubin, 1-0 z Lechem i 3-0 ze Stalą Mielec. Też całą jesień krążyła Kuba po blogosferze. Ta tabela, że Piast powinien mieć najwięcej strzelonych bramek w lidze. Do pewnego momentu, no Jagiellonia to jednak robi historyczne wyniki, ale że te expected goals u nich to jest jakieś 10 bramek różnicy. No. To jest szokująco dużo, tak się nie zdarza. Wiesz, że te expected goals nie jest łatwo nabić, tak generalnie, a tutaj 10 bramek, tak naprawdę to jest, wiesz, niesamowity ekwiwalent. Tylko ja się zastanawiam, okej, gdy jest taka różnica i masz jakichś napastników, Piast ich nie ma. No. To nawet nie chodzi o to, że nie ma wykończenia.
No nie masz napastnika. Właśnie miałem cię zapytać, kto to jest Piotr Urbański. I tak przez chwilę pomyślałem sobie, kurczę, chyba się trochę kompromituję, śledząc Ekstraklasy tak rzadko, że nie wiem, kim jest podstawowy napastnik Piasta. Ale nie, wcale nie. Piotrem Urbańskim atakował WUKO w pierwszej połowie meczu ze Stalą Mielec, 19-latek, dla którego był to drugi występ w Ekstraklasie? Drugi występ w Ekstraklasie. I ja się zastanawiam o Piaście Gliwice. Tak, no Piast ma dobry zespół, tak naprawdę. Nie powinien tyle z tych meczów, które zremisował, to jednak więcej razy powinien ich wygrać. Gdyby już musiało dojść do tak później ocen za styl, to więcej by wygrał najprawdopodobniej. Ale jest jedna kwestia. Rok temu o tej porze rozmawialiśmy o tym, że Piast stoi dość słabo organizacyjnie. Że chyba kroplówka miejska jest wycofana, że ze sponsorami to tak średnio, a są duże kontrakty. I zastanawiam się, jak to wygląda od tej strony. Jaka jest... Tak, to się mówi w grach endgame? Mm-hmm. Jaki jest endgame? No. Czy co, że przedłużamy teraz tych piłkarzy? Czy oni są w stanie utrzymać tę kadrę z Tomasiewiczem, z Dziczkiem, z Kądziorem i tak dalej? O co tu chodzi? To jest dla mnie znak zapytania, bo piłkarsko spokojnie mogą mierzyć coraz wyżej. Kto wie, co tam się wydarzy, jeszcze jakie przetasowania na górze. Ale tak organizacyjnie to jest to jeden z klubów, które stawiam za znak zapytania. Na pewno dużo mniejszy niż Górnik Zabrze. Bo wiadomo, że Górnik Zabrze, no nawet szalety nie funkcjonują odpowiednio, więc z czym tu porównywać. Ale Piast, wydaje mi się, że tu gdzieś pod kopułą. Pamiętajmy, rok temu awantura z Fornalikiem, który okazał się hachmyntem i złodziejem. Tak? To są takie, o czym słyszymy organizacyjnie od strony Piasta Gliwice? O wojnach z Fornalikiem o jakieś pieniądze. A nie o tym, że nie wiem, budowana jest jakaś akademia czy coś. Więc zastanawiam się, czy ta kadra nie jest za droga dla nich. No, to ciekawy aspekt dorzuciłeś, bo na pamiętnym grafie Jarosława Mrożka jest po prawej stronie Piast Gliwice. Nie jest wśród trzech klubów Ekstraklasy, które nie są zagrożone upadłością w rozumieniu kodeksu prawa handlowego. Mam nadzieję, że ja to dobrze mówię, bo tam jest spółek handlowych chyba, kodeksu spółek handlowych. No nie wiem, jeden czort. I na tym się nie znam, więc bez różnicy. Faktycznie, jak sobie patrzysz na nazwiska nawet na ławkę rezerwowych, teraz w tym ostatnim meczu przeciwko Stali Mielec, no i masz na ławce rezerwowych Dziczka, Feliksa, Hetleja i Placha i Wilczka, no to się zastanawiasz, kurczę, to nie są chyba tacy zawodnicy najbardziej tani. No Wilczek na pewno swoje kosztuje. Plach, podejrzewam, że też. Plach też. Felix, Czerwiński jest. Dziczek, no to jest droga kadra, tak mi się wydaje. Felix. No, ciekawe okienko przed nim. Ciekawe, jak to będzie wyglądać wiosną. Nie mam żadnego filmu sensacyjnego. Gra planszowa. Wiesz co, przywołałbym szachy, ale tylko z jednego powodu. Ostatnio grałem w szachy z synem. Stasiu dobrze gra w szachy generalnie, tak nadspodziewanie dobrze gra w te szachy. Ale mówię, nie no, tym razem muszę mu pokazać, bo czasem robimy tak, że on gra dobrze, ale gdzieś robi głupie posunięcia. Mówię, przemyśl to jeszcze. No i jak mu tak ze 2-3 razy na grę powiem, żeby przemyślał to jeszcze, to finalnie on albo ze mną wygrywa, albo jest bliski zwycięstwa, dopiero w końcu gdzieś tam wygrywam. No ale tak trochę zaczął tak za bardzo fisiować, że no dawaj, gramy, to tam wygram, albo coś z tym. Mówię, trzeba raz zagrać tak, że pyk, go jadę i go biję. Normalnie biorę i mu zbijam wszystko jak leci. Miałem przepotężną przewagę, naprawdę przepotężną, bo ani razu nie cofał ruchu, mimo że dwa razy widział już, że kiepsko zrobił. Mówię, nie cofamy, Stasiu, zagrajmy teraz na serio. I w momencie, kiedy ja miałem gigantyczną przewagę, on miał tylko króla, już zostało mi tylko zrobić mata tak naprawdę. No najprostsza rzecz, jaka się da. I zrobiłem tak idiotyczny ruch, że Stasiu nie miał gdzie się ruszyć, pat, remis. I tak mówię, co tata, remisik. A myślałem, że wygrasz, jak masz tutaj wieżę. Mówię, ja pierdykam, ale jestem idiotą totalnym. No i zremisowałem. Więc Piasto zdecydowanie szachy, gdzie opad jest zaskakująco łatwo. Wspaniała historia. Dla kogo wspaniała? Dobra, tyle o Piaście. Tak. Za wygodnie im tam chyba jestem, tak powiem. Bo ja mam taką teorię, taką świeżą. Tam jest właśnie za dobrze, że im się nie chce. Nie chce im się. Że sukcesem jest już trafienie do Zagłębia, już później nie mają presji. No, na to wygląda. Tak to jest z tym Zagłębiu właśnie, Lubin. To Paweł Paczul jest wyznawcą tej teorii. Najczęściej przywołuje ją, że w Zagłębiu jest za wygodnie. Gdybym miał porównać Zagłębie do jakiejś planszówki, ja bym postawił na Warcaby. Klasyk. Zawsze możesz się tego odwołać. Ale... jak masz wolny wieczór, to raczej sięgniesz po inne pozycje. Tak mi się wydaje. Warcaby są okej. Okay. Wiesz, że zawsze gdzieś tam są. Są też proste. Można je zawsze rzucić, jak grasz z kimś na niższym poziomie zaawansowania. Ale jednak jak jest wieczór taki, no to wolisz sięgnąć właśnie po Eurobiznes, po Scrabble, po jakieś takie fajniejsze rzeczy niż Zagłębie Lubin. Dla mnie Franciszek Smuda w wieczystym. Końcówka? Nie, że masz wszystko, żeby w tej lidze radzić sobie dużo lepiej. Naprawdę wszystko.
i sobie nie radzisz. Bo powiedz mi, czego brakuje Zagłębiu Lubin, żeby grać dużo lepiej? Czego? Trener? Topowy. Najlepszy ligowy trener ostatniej dekady, najprawdopodobniej. Taki wiesz, no Waldemar Fornalik. No kurde, mówisz Waldemar Fornalik. To ma swój wymiar. I się sam kłaniasz szacunku, prawda? Bramkarz Dudis bronił świetnie wiosną. Ja wiem, że teraz Dudis jest krytykowany, ale on był świetny. Naprawdę był super gościem. Sprowadzasz sobie zawodników takich jak Miguel Munoz z La Ligi 2, z drugiej ligi hiszpańskiej. To w Polsce goście z trzeciej ligi potrafili zostawać królami strzelców, a ty sprowadzasz tego Munoza, w zasadzie nie istnieje w tej lidze. Co ten Munoz zrobił? Jakąś jedną bramkę? Nic specjalnego. Wdowiak z Rakowa? No okej, w Rakowie już go tak bardzo nie chciano, ale to był wciąż gość, który regularnie grał, nie? Który był jakimś kasztanem wchodzącym na ostatnie minuty. Wdowiak w tym Rakowie faktycznie grał, tylko że był gdzieś tam powiedzmy wchodzącym jokerem z ławki, ale jak wspomnisz te wszystkie na przykład pucharowe mecze, to gdzieś tam Wdowiak się przewija i masz stoperów, masz Ławniczaka, masz Grzybka kupionego z Radomiaka, masz Dąbrowskiego sprowadzonego z Pogani, masz tego Bulecę Ukraińca, który też dobrze wyglądał, masz młodych jak Kłódko, masz Pieńkę, wszystko tam się zgadza. Ciekawi zagraniczni piłkarze sprowadzeni do Polski, ciekawi zagraniczni piłkarze, którzy już znają tę ligę, jak Bohar czy Poletanowicz, ciekawi Polacy sprowadzeni z innych drużyn, jak Grzybek, ciekawe czy Dąbrowski, ciekawe talenty jak Pieńko, Kłódka. Wszystko się zgadza i jest dupa, bo moim zdaniem to miejsce, w którym jest Zagłębie, to jest dupa w porównaniu do tego, ile oni wydali, jakie mieli możliwości, jakiego mają trenera. Dla mnie to jest największe rozczarowanie rundy. A wiesz, co jest opór ciekawe, bo tak sobie patrzę na ten skład, sprawdzałem roczniki, że bardzo dużo jest w Zagłębiu zawodników takich, którzy teraz takie make or break. Bo jak sobie patrzysz na przykład, ty wywołałeś Wdowiaka, który wcale nie był takim gościem, który w Rakowie totalnie nie istniał. Dla niego to jest make or break. On ma 27 lat w tym momencie. Albo zacznie coś znaczyć naprawdę, albo no będzie piłkarzem, będzie Filipem Starzyńskim. Będzie solidnym ligowcem. On może być Filipem Starzyńskim. On jest z tej grupy najstarszy, ale masz Kurminowskiego. Kurde, Kurminowski to był król strzelców Ligi Słowackiej. On szedł do Danii za duże pieniądze. To jest naprawdę duży talent. 24 lata. No. Dalej patrzysz, ja tak lecę po tych nazwiskach, które, co do których ja wiązałem z nim nadzieję. Aleks Ławniczak, 24 lata. Też talent, gdzie ja byłem przekonany, że on z Warty będzie pierwszym takim dużym transferem, że Warta zacznie właśnie w taki sposób zarabiać, że sprzedaje młodych zawodników, których zdoła awansować. Grzybek, 27, tyle co Wdowiak. Na ławce Makowski, dla którego też wydaje mi się, że to jest trochę make or break. Też 24 lata. To jest od groma tych ludzi, takich, którzy Polaków, którzy nie są już młodymi talentami, ale jednocześnie to nie jest już jakiś taki przeorany żwirowiec, który już tutaj przyszedł odcinać kupony. Oni teraz powinni właśnie się pokazać i zapracować na ten duży zagraniczny transfer. Nie wygląda to tak, jakby każdy z nich się zbliżał do no tego. Nie wierzysz w tę kadrę. Nawet jest gwiazda pierwszej ligi młoda wyciągnięta, czyli Mróz. No. No wszystko jest tutaj, wszystko. Ptasiego mleka jeszcze. Ptasie mleko można wpuszczać na boisko. Kurde, masz tę akademię, cały czas zaplecze, masz rezerwy w drugiej lidze, czyli też to zaplecze cały czas ma gdzie się zderzać z poważnymi, na poważnym poziomie. No i jest taka dupa. Ja rozumiem, że Zagłębie nie jest jakoś bardzo nisko w tabeli i mogą ci niektórzy oburzać, że to jest rozczarowanie. Ale jak oglądasz ten mecz, to była żenada. Była żenada generalnie. Biorąc pod uwagę ich potencjał, to była po prostu żenada. Jeden punkt za Górnikiem Zabrze, który jest w totalnie innej sytuacji. No, w rozsypce. Ósme miejsce Zagłębia. No to jest wstyd. No, zwłaszcza, za Górnikiem Zabrze, mój Boże. Dopiero co też mówiliśmy o dosyć dużych nakładach, jakie w Zagłębiu poniesiono na budowę tego wszystkiego, co się dzieje. Paweł Paczul powiedział po prostu, że gdyby Zagłębie Lubin dostało ofertę, że przynajmniej przez 10 lat będzie zajmował zawsze siódme miejsce, ani wyżej, ani niżej, to by poszło na to w ciemno. Nie sądzę. Nie wiem, czy tak by było, znaczy zależy, kogo by spytać. Natomiast trochę, tak, trochę ani, tak to wychodzi. Ani kibiców, ani Fornalika, ani władze, jeśli wydali tyle, co w tym okienku, a jeszcze przecież zimą wydawali duże pieniądze. I naprawdę w ostatnich miesiącach wydają dużo. Bardzo dużo. I to jest efekt końcowy? Fornalik już jest tam rok. Prawie. Ciekawe też jest. Nie, rok jest. No. Tak teraz patrzę, że to jest jedyny klub w tych okolicach tabeli, który ma zdecydowanie mniej strzelonych goli niż straconych. 10 bramek do tyłu. Gole 22-31, gdzie Radomiak dwa miejsca niżej jest do przodu. Tak negatywny bilans, minus 9, to trzeba było szukać tak naprawdę no, blisko strefy spadkowej. Ja chciałem zapytać, ile Zagłębie zagrało obiektywnie dobrych meczów? Takich naprawdę, że wow, że z przyjemnością można było pooglądać taki mecz.
Sam fakt, że w listopadzie, znaczy od listopada, Zagłębie wygrało jeden mecz. Jeden mecz, dokładnie. Z UKS-em. I to chujowy mecz chyba. Nie, oni wtedy akurat byli zdecydowanie lepsi. No, strzelali jak do kaczek. Prawda, to tam prawda, mogło być dużo wyżej, przepraszam, ale, no, ale żeby to, też wiesz, nie dorabiać. Dwa miesiące wygrać tylko jeden mecz z UKS-em, to trochę mało, no. Mało. Jeszcze ta porażka w derbach ze Śląskiem na sam koniec. No naprawdę. Z pucharu też odpadli. Nie, no rzeczywiście, te ostatnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kolejek to jest tylko wygrana z UKS-em. W pucharze odpadli z Krakowem, z Sokołem Kleczew męczyli się. Wygrali po dogrywce z Sokołem Kleczew. Wydajesz pewnie ze 2 miliony euro na wzmocnienia, kupujesz piłkarzy hurtowo i to dobrych, ledwo ogrywasz Sokół Kleczew, ta runda Zagłębia to hańba. No, zwłaszcza tak teraz, jak dopiero zaczynam sobie to uświadamiać, bo powiedzmy, że Zagłębie nie traktowałeś cały czas jako zespół gdzieś tam z dołu, nie było takiej chwili. Ale patrz, w pierwszych 5 kolejkach oni nastukali tych punktów 10. Mhm. Połowę praktycznie dorobku zrobili latem jeszcze. No. Kiedy, i to latem, naprawdę. Kiedy Lech jeszcze myślał, że będzie w fazie grupowej europejskich pucharów grał. Tak. Więc naprawdę no tutaj powinno się Zagłębie zastanowić nad sobą, zwłaszcza, że im dalej w rundę, tym większy kryzys. Im dalej w las, tym większy kryzys, tym większa też rozczarowanie i zawód związany z poszczególnymi zawodnikami tego Zagłębia. No bo ja na przykład spodziewałem się, że Kurminowski naprawdę będzie strzał gola. Kurminowski z Munozem to powinno być, wiesz, bardzo mocny. Buleca też fajnie wszedł do tej ligi, nie? Wdowiak myślałem, że na Zagłębie sztos zawodnik, tak? 3 zdobyte bramki Kurminowskiego to jest coś dziwnego, biorąc pod uwagę, jak rozwijała się jego kariera. Przecież, jeśli dobrze pamiętam, on w Żylnie nie był Skiwiorem? Wydaje mi się, że był. Tak, tak. I w pewnym momencie to Kurminowski uważany był za większy talent. No właśnie, no i teraz Kiwior jest w Arsenalu i tam grywa. Patrz, Kuba, jaka tam jest Głębia. Tam jest Gaprindaszwili. On miał dobre driblingi. Jako taki joker, fajny gość. I on sobie gra właśnie raczej z Sokołem Kleczew. Ale on jest w tej kadrze cały czas. Tam jest Mata. Luis Mata, niezły lewy obrońca Pogoni Szczecin. Oni mają jeszcze gigantyczne zaplecze tych piłkarzy. To drugi zespół byś wystawił i wiesz, wciąż miałby sporo potencjału. Nie bywało jest marnotrawstwo Zagłębia Lublin. Ale zaraz ci powiem, jak drugi zespół, tylko muszę drugą ligę otworzyć. Masz drugi zespół to juniorki, nie? No tak. A tutaj jeszcze mówię, no naprawdę w tym Zagłębiu jest mnóstwo jakichś piłkarzy, którzy, jestem pewien, za chwilę idą do Stali Mielec i grają rundę życia. Ach, kurde, tyle samo punktów mają rezerwy Zagłębia, co rezerwy UKS, jeśli chodzi o drugą ligę. Ale grali jakoś ostatnią mecz, tak mi się wydaje. Grali ostatnią mecz i 2-1 wygrał UKS. No, pamiętam. Byłem chyba na tym. Kirkeskow był też. Wyrwany Śląskowi. No. Tak. Na prawej obronie możesz wystawić Kłódkę, Grzybka i tego, i Chodynę. Także, drogie Zagłębie. Ogarnij się. Weź się ogarnij. Ogarnij się, bo nawet wstyd przed resztą ligi. No, na razie to Warcaby są. No dobra. W Górnik Zabrze był grą planszową. Kurde, to nie wiem. Musiał być Warhammerem 40 000. Bardzo dużo figurek, malowania i w ogóle koszta też duże poniesione. No a na końcu to w sumie nie wiadomo, grałem w to tylko najwięksi pasjonaci, tak mi się wydaje, i rozumieją tę grę. Podobnie jak najwięksi pasjonaci rozumieją grę, w jaką gra miasto. Zabrze z Górnikiem. Czy ja wiem, w jaką grę gra Jan Urban? Bo szukając porównania do filmów sensacyjnych, to ty wiesz, o którą scenę mi chodzi. Jest ciężko, jak pracujesz w Górniku Zabrze, to mówią wszyscy. Rzecznik, prezes, dyrektor, wszyscy odchodzą. To nie są przyjemne warunki, piłkarze nie dostają pieniędzy, trenujesz na boiskach treningowych, gdzie są psie kupy i nie wszystkie toalety się otwierają. To są realia ekstraklasowego klubu i w tych realiach Jan Urban postanawia odrestaurować Mustanga. W więzieniu. Ostatnio oglądałem sobie. Tak, miałem słabszy moment. Mówię, kurczę, muszę się wprawić w dobry nastrój. Obejrzałem, jak reperują Mustanga. I od strony piłkarskiej ten wynik to jest nieprawdopodobny rezultat. Przecież Górnik nawet nie ma jakiejś bardzo dobrej kadry. Górnik grał przez całą rundę z Szcześniakiem, który na początku sezonu był jednym z najgorszych defensorów ligi. Ennali teraz zaczął być gwiazdą, gość wyciągnięty znikąd tak naprawdę. I z takimi gośćmi naprawdę nieoczywistymi Janek Urban, czyli Sylwester Stallone, zrobił Mustanga, bo ja pamiętam, jak Górnik wygląda na początku rundy. Górnik na początku tej rundy czekał do trzeciej kolejki, żeby oddać celny strzał. No tak było. No wejście 0-2 z Radomiakiem, 0-2 z Wartą, 0-0 z Piastem. Ale chyba tu już był celny strzał, tak mi się wydaje. I to było duże wydarzenie
w Zabrzu. Tak. No brawo. Trzecia kolejka, celny strzał górnika. Także pisało się to bardzo memicznie, ale Jan Urban jest moim zdaniem jednym z największych wygranych tego roku, bo pamiętaj w jakich momencie on przyszedł do górnika, gdzie śmierdziało spadkiem. Uratował, zrobił jakąś sensacyjną serię. Tutaj taka runda przy takich realiach pracy. No Jan Urban wygrał, przeszedł grę Ekstraklasy moim zdaniem. Chwalimy no. dużo Siemieńca i Magierę, pełni zasłużenie, ale Jan Urban, ja bym go postawił na równi. Wiesz? Z tą dwójką. No dobrze, może Jacek Magiera bardziej imponujący, bo też uratował przed utrzymaniem, ale za mało się mówi o tym, jak wspaniałą pracę wykonał Jan Urban w tym roku. Szczególnie, jeśli weźmiemy sobie pod uwagę właśnie te wszystkie didaskalia. No tak, tak. Bo nie da się tak naprawdę od tego odciąć, chociaż Erik Janża mówił, że on wiedział, że się znajdą pieniądze i że mówił też młodszym zawodnikom, że spokojnie, w końcu przyjdą. No kurde, no było takich klubów już parę w historii polskiej piłki i ja wiem, że wiele z nich mówiło, że dobra, teraz to my jesteśmy banda, teraz to właśnie my w tej biedzie się zjednoczymy, to nas cementuje. Ale no nie często ma to taki wpływ, raczej częściej, kiedy już dochodzi do zatorów w wypłatach, szczególnie dla tych młodszych zawodników, no to jest to zwyczajnie obciążenie życiowe, obciążenie mentalne, które gdzieś na boisku potem widać. Jan Urban potrafił to wszystko totalnie zamaskować i wręcz zastanawiam się z perspektywy kibiców Górnika Zabrze, czy to dobrze, że wykręcił aż tak fenomenalny wynik. Prawda, bo to tuszuje, nie? Czytasz wywiady z Tomaszem Masoniem, czytasz wywiady z prezydent Małgorzatą Mańką-Szurik i tam cały czas jest, no dobra, mamy przejściowe problemy. Ale drużyna jak gra. Ze wszystkim! Mamy przejściowe problemy z życiem, z rzeczywistością mamy przejściowe problemy. Ale spójrzcie, jak Janek Urban, gość, nie? Słuchajcie, ja nie wiem, jakim imbecylem trzeba było być, żeby go zwolnić. Znaczy w sumie wiem, bo cały czas szukamy tego człowieka, który za to odpowiadał, kiedy żeśmy go zwolnili i zwolnili. Jak go znajdziemy, to mu się z nim policzymy, to mu kości porachujemy. Więc tutaj zdecydowanie drużyna totalnie zaciemnia obraz klubu, a obraz klubu jest taki, jak prezentuje Torcida w swoich kolejnych postach. I to w ogóle wiesz. Ja wrócę do tej kadry. Jaką kadrę ma Janek Urban? Lukas Podolski, który miał dużo słabych meczów, albo w ogóle nie grał. Atak Musiolik, Krawczyk? Kapralik. Atakujesz Musiolikiem i Krawczykiem. To jest twój atak. I wykręcasz siódme miejsce? Kurde, niesamowite to jest. Niesamowite to jest po prostu, co zrobił w tej rundzie. Dlaczego zekceważyłeś Kapralika? Bo Kapralik jest pomocnikiem. A ma takie ładne nazwisko. Kapralik. A tutaj na no właśnie, no bo woleli grać już pomocnikiem niż duetem. Wiem, jak to się skończyło w Piaście, ale Janek Urban przechodzi grę. Wielkie brawa dla Jana Urbana. Dużo mówimy o kłopotach organizacyjnych Górnika, o tym, o co apeluje Torcida, o pani Mańce Szulik, o botach, o, powtórzę, o psach załatwiających swoje potrzeby na boiskach Akademii, ale za mało się mówi o Janie Urbanie, dlatego chciałem, żeby to po prostu brzmiało, bo ani kadra na mnie nie robi wrażenia, ani to, że odchodzą praktycznie wszyscy, co tylko mogą z Górnika Zabrze, a w tym wszystkim, w tym bałaganie, Jan Urban robi fenomenalną pracę. No zwłaszcza, że jeszcze jest dodatkowo osłabiana ta drużyna. Tak. Trzeba pamiętać, że jest wiele klubów, które nie dźwignęłyby się z tego, że odchodzi ci ktoś, kto tyle akcji wykańczał. Ktoś, no. kto... Nie, nie, Kuba. Dobry żart, dobry żart. Doceniam, doceniam. Nie złapałem w pierwszej chwili ironii. Ciekawy jestem w ogóle, czy całe pieniądze spłynęły nie. za to, bo z tym też były. Nie. Nie, ale tak, tak serio zupełnie patrząc na Górnik Zabrze, to wydaje mi się, że zasłużone są pochwały z twoich ust dla Jana Urbana, a jednocześnie cały czas się zastanawiam, jak to będzie wyglądało w roku wyborczym, właśnie z uwagi na to, jak Górnik jest skonstruowany. No bo... Tak naprawdę jaka przyszłość przed Górnikiem Zabrze, który jest po prawej stronie pamiętnej grafiki Jarosława Wroczka, przed Górnikiem Zabrze, który do niedawna zalegał z pieniędzmi piłkarzom, przed Górnikiem Zabrze, gdzie prezes rezygnuje, gdzie nie ma dyrektora sportowego, gdzie nawet rzecznik prasowy wychodzi i po prostu daje taki pocisk w stronę klubu, no, wprost, że Górnik jest jak ZSRR. Tak, że to kolos na glinianych nogach. No i tu jest ta moja wątpliwość. Jaki finisz to będzie miało? Wiesz co, moim zdaniem Górnik Zabrze jest w tym momencie, w którym była Lechia Gdańsk, kiedy zrobiła ostatni raz puchary z Kaczmarkiem. Nie? Że wynik wspaniale pudruje wszystko to, co się dzieje, ale rzeczywistość zakulisowa była już po prostu żałosna. No. I tutaj Górnik musi wyciągnąć wnioski z Lechii Gdańsk, bo tam też długo wyniki drużyny pudrowały rzeczywistość, a na długą metę tak się nie da. Jan Urban na długą metę też tego nie pociągnie, choćby dlatego, że może mu się zamarzyć praca w normalnych warunkach.
No, a zamiast raczej nie powinien narzekać na takim parcianym, wiesz, na długą metę. Ile można grać? Słuchaj, jesteś Janek legendą, więc weź nas tu uratuj. Zrób na nas, za nas wszystko. Nie obrażaj się, że cię znowu tak, wypierdzieliśmy ostatnio. Janowi Arbona, Jan Urban przejąć teraz po prostu duży klub. Większy tylko nie Lech Poznań, bo tam no jest Maruszumek. No nie. Maruszumek na zawsze już. Smutna historia, jeśli chodzi o organizację Górnika Zabrze, bo przy takiej drużynie, przy takich nazwiskach, przy takim potencjale marketingowym, potencjale miasta, tak, wydawać by się mogło, że na tej rundzie udanej można budować coś fajnego. Zwłaszcza, że to jeszcze 75-lecie urodziny. Kurde, tutaj fajnie, na sprowadzane legend. Nawet sama drużyna, to też masz osoby, które są z Górnikiem bardzo mocno emocjonalnie związane. Tak, tak. No i co? I tak naprawdę... No. Równie głośno jak o urodzinach jest o tym, że rzecznik prasowy właśnie powiedział, że to kolos na gminę. No i ten sam rzecznik mówi, że po prostu nie wykorzystuje się potencjału podolskiego i to jest kolejny raz prawda. Poldi jest czasami traktowana jak wróg. Więc mam wrażenie, żeby to nie było tak, że ta runda i ten czas Jana Urbana, te sportowe wyniki to nie były trochę po prostu orkiestra na Titaniku. Listek figowy. W którym zakryto całą resztę w Górniku Zabrze. No ale zobaczymy. Rok wyborczy. Może jednak się znajdą pieniądze. Przyjdzie zimą. Rok wyborczy temu sprzyja. Konopianka. Albo inny Jarmołenko i będzie dobrze. Albo jakiś napastnik wypożyczony z Piasta. No, Kamila Glika mogliby ściągnąć z Krakowa. Z pewnością. Dobra, tyle o Górniku Zabrze. Jednak chyba rozczarowanie. Gdyby Pogoń Szczecin miała być romansem z Baldur's Gate'a, to byłaby romansem z Jahiro albo Jaheiro. O. Bo to jest postać, którą znasz z Baldur's Gate 1 i z Baldur's Gate 2. I jak widziałem na trailerach, że kurde, będzie ta postać w Baldur's Gate 3, to myślę sobie, kurde, to będzie fajnie. Fajnie będzie na interakcję, może jakieś historie, może coś zdradzi w ogóle. I ona się pojawia w połowie gry, mniej więcej. Co już w połowie gry, to możesz mieć porozpoczynane romansy z każdym, łącznie z kamieniem. Więc to jest duże rozczarowanie, że tak późno dopiero masz dołączyć do drużyny. To mnie bardzo w Baldur's Gate 3 znerwowało. A okazuje się, że jeszcze później jest jeszcze jedna postać z Baldur's Gate 2 i 1, ale to nie będę spoilował. I też ją można dołączyć do drużyny i też się dzieje to drastycznie późno. I tak z Pogonią Szczecin trochę jest, że potencjał był na coś więcej. Ja bym zrobił kolekcję Hatchet de Agostini, gablota Pogoni Szczecin. Włóż 30 milionów straty. Włóż Kamila Grosickiego, który znowu jest w prime, jak od 15 lat non stop. Włóż całkiem obiecującą akademię i wyjmij nic. Wyjmij szóste miejsce. Wyjmij dobrą drużynę, dobrze grającą ofensywnie. Wyjmij expected points na pierwszym miejscu za całą jesień. Wyjmij szóste miejsce i tak. No może będą puchary, a może nie. Przejadasz prime, znaczy... Prime. Przejadasz świetną formę Kamila Grosickiego, który zawsze nie będzie tak grał. 11 punktów straty do Śląska Wrocław. W Pucharze Polski bardzo trudne losowanie. Wcale Pogoń Szczecin nie jest. Lech Rumaka. Jakby to Lech Van den Broma, no to łatwo, ale tak. Lechem Rumaka. Lech Rumaka to jest ekipa, która rokrocznie robiła różne rzeczy. Dochodziła do finału między innymi. Więc tak, nie za dobrze. Nie za dobrze. Gdyby jeszcze to wszystko... Dobra, okej, ale słuchajcie, a ten lot w Europie? No, lot w Europie zakończy się tak jak zawsze, no, na pierwszym, trudniejszym rywalu. Tak naprawdę. To są wszystko smutne fakty z tego życia Pogoni Szczecin, jeśli chodzi o jesień 2023-2024. Chyba najsmutniejsza była ta konferencja sumująca. Rozmawialiśmy o tym zresztą w piątek trochę szerzej, o tej stracie Pogoni Szczecin, która w teorii nie musi robić wrażenia. To nie jest coś, co powinno spędzać sens powiek kibicom Pogoni Szczecin, że ola Boga, bankrutujemy, koniec świata. To, co powinno spędzać im sens powiek i to, czego oni są zapewne świadomi, to jest fakt, że taką stratę wyrobiono w momencie, kiedy Pogoń powinna być w swoim prime. Kiedy Pogoń powinna właśnie domykać ten cykl, bo ona buduje sobie ten zespół już od jakiegoś czasu. Tak. Od jakiegoś czasu... Kiedy przyszedł Zachowicz Gorgoń? Który dzisiaj, no taki Gorgoń jest ważną postacią. Biczachcian, kiedy przyszedł? No to nie jest gościu z tego lata. Spieniężanie też już trochę było. No, rekordowy transfer Kozłowskiego, do tego spieniężenie Łęgowskiego. Także jeśli chodzi o te... o to, za co możesz sobie budować górkę, którą następnie przeznaczasz na wzmocnienia, to już jest za Pogonią. Ona już minęła ten fragment. Teraz powinien być ten fragment, kiedy w bilansach jesteś na zero, a w tabeli jesteś wysoko. A jest moment, kiedy w bilansach jesteś na minusie, a w dodatku w tabeli masz bardzo dużo straty do tych drużyn, z którymi chciałbyś rywalizować. No jak tak patrzę, to można też się pokazać wniosek, że dobrze już było. Też to nie jest wykluczone. Że miałeś jakiegoś
Łęgowski, przypomnijmy, Kuba, że z Pogoni Szczecin pojechał na kadrę. Widzisz teraz młodzieżowca w Pogoni utalentowanego? Tak, ale widzisz jakiegoś, który może pojechać na kadrę? No nie. A to jest kapitał. Popsuło się, odkąd Maciej Starczyk nie jest asystentem reprezentacji Polski. Wtedy się zdecydowanie to wszystko, ta konstrukcja misternie dziergana się rozwaliła totalnie. No ten Kozłowski z Hiszpanią jako zawodnik, chyba jeszcze Pogoni Szczecin wtedy, nie? No to była reklama, tak? Kurde, ale tak sobie myślę, przecież i Sebastian Kowalczyk został zmierzony. Naprawdę, tak, jeśli chodzi o Pogoń, to już jest jakaś pewna historia sprzedaży. No ten Benedyczak. I teraz się okazuje, który ostatnio w Parmie dużo strzał. No. Teraz się okazuje, że tak naprawdę po pierwsze... A Łęgowski gra w Serie A. Tak. Też słyszałem o tym. Doszły do mnie takie pogłoski. Ja cię sprawdziłem, szczerze. Doszły do mnie takie pogłoski. Bierzesz to wszystko i okazuje się, że wcale nie jesteś w na innym etapie rozwoju niż byłeś 3 lata temu. Może nawet wręcz jesteś na gorszym pole position niż byłeś wtedy. Bo no, zwyczajnie to nie jest pozycja wyjściowa do tego, żeby wiosną robić mistrzostwo, robić dublet. Bo cały czas Pogoń ma szansę na dublet. Tylko wysnując z wypowiedzi Jarosława Mroczka jeden słuszny wniosek, że będzie trzeba kogoś sprzedać, no to raczej spodziewasz się tego, że to jest maks, co Pogoń w tym sezonie prezentuje. No, Pogoń może załapać się do pucharów, ewentualnie może jakaś przygoda w Pucharze Polski, ale generalnie mam takie poczucie, że był taki złoty moment Pogoni i on właśnie minął. Tak mi się wydaje, że to wszystko się jakoś tak, że wciąż tu jest Grosicki, wciąż jest Gogoń, wciąż jest świetna drużyna, ale jak patrzę na ten raport, słucham, że trzeba kogoś sprzedać, patrzę na stan aktualnych młodzieżowców, czyli brak jakiegoś takiego momentu, że nagle zimą kogoś sprzedajesz za 5 milionów czy coś takiego i zaczynasz od nowa trochę tę przebudowę, to uważam, że teraz będzie taki moment pauzy jednak dla Pogoni Szczecin. Wiesz co, jak tak patrzę sobie w tabelę jeszcze, to... Nie musi on trwać długo, przepraszam, ale uważam, że teraz jest jakiś taki moment, że no, albo nie będzie oddech, ataku na coś. Głębszy oddech przed tym. Przed czymś, nie wiem przed czym. Jak sobie patrzę, to idealnie to wszystko by wyglądało, gdyby odciąć Śląski Jagiellonię. Bo wtedy tak, Lech jest pierwszy, 33 punkty, tak. No Lech to jednak Lech. Tak. Poza tym nie gra w pucharach. Dalej masz Raków Legię, 32 punkty, no Raków Legia. Puchary, i Pogoń czwarta, 30 punktów, 3 punkty straty raptem do lidera. To jest to. I wtedy to jest akceptowalne. No ale jest jeszcze Śląski Jaga, które tak. weszły klinem w to top 4. No i najgorzej na tym wyszła Pogoń tak naprawdę, bo pozostałe trzy kluby mają trochę alibi. Lech ma alibi w takiej postaci, że traci najmniej. Ale ma Rumaka, to już on robi teraz. I ma Mariusza Rumaka. Legia i Raków mają alibi, że grały w fazie grupowej europejskich pucharów i tam dużą część swoich sił kierowały. Pogoń nie ma żadnego alibi, jest szósta. Tak, ma 4 punkty przewagi nad tym obfitym peletonem, ale to jest za mało jak na klub z top 4, bo jest polskim top 4, a jest na 6 miejscu. No jest top 4 takim najłatwiejszym do zapania. I mnie jeszcze szykuje to, że oni naprawdę dużo mieli dobrych meczów, którzy przegrywali. I to nie jest historia tylko tej jesieni. Wiosną było to samo. A jak już coś się dzieje na przestrzeni całego roku, to przestaje być, no brakuje nam szczęścia. Jens Gustafsson może jest trochę takim trenerem. Nie wiem, ta drużyna czasami wygląda dobrze, więc nie wiem o co chodzi. Defensywa jest taka dosyć mierna. No chyba myślę, że ta rotacja obrońców, bramkarzy, nie pamiętajmy, że Stipica jak był w Sztosie, to też stanowił dość ważną kartę w talii Pogoni Szczecin. Kojocaru jest lepszy od, nie wiem, od Klebaniuka, ale to nie jest jakiś super bramkarz, to nie jest Stipica. No właśnie jak ten, jak jesteś fanem Ekstraklasy takim jak ja, aktualizującym sobie wiedzę co pół roku. Mm-hmm. Kurczę, Stypica, Cech, Triantafylopoulos, no jaka to była defensywka. Ale kiedy? No właśnie, wtedy kiedy ostatni raz się w górniku, kiedy ostatni raz sprawdzałem. No. Stypica się kłócił z klubem, także coś tu zostało rozmontowane. I, no ten Lączar miał być takim nowym generałem tej defensywy i uwaga, nie jest. To jest ten problem. Spoiler. Często się zdarza w transferach do Ekstraklasy. Kurde. Wszystko mi się udało, gdyby on był generałem defensywy. Ale z drugiej strony, jeśli coś jest pocieszające dla Pogoni, lepiej w sumie remisować 3-3 niż 0-0. Znaczy, nie jest źle. To jest pozycja wyjściowa na puchary. Jest wciąż Pogoń Szczecin w Pucharze Polski, a często jej nie było już na takim etapie, bo odpadała z kimś z trzeciej ligi. Więc wiesz, w Pogoni Szczecin. Jeśli mówiłem o tym, że cieszę się z Widzewa w ćwierćfinale, bo dawno go nie było na takim etapie, gdy powiesz Pogoni Szczecin o szansie na wygranie Puchar Polski, dla nich to jest poważna sprawa. Dla nich wygranie Pucharu Polski to byłoby wielka rzecz. Wielka rzecz, tak jak Krakowia, która wygrała po 50 latach jakiekolwiek trofeum i świętowała to jak Mistrzostwo Świata. I myślę, że ten Puchar Polski dla żadnej drużyny, która jest w Pucharze Polski, nie ma takiego znaczenia jak dla Pogoni. Jestem ciekaw tych ich występów w Pucharze Polski. Może nawet Polsat to pokaże. Sugerujesz, że w gablocie Pogoń Szczecin zagościłby ten Puchar Polski na honorowym miejscu? Tak. Możliwe. W centralnym nawet. Nie trzeba by było niczego rozsuwać, żeby umieścić go w centralnym miejscu. No tak, to byłoby coś.
No tak, generalnie tak. Natomiast jeszcze jedna rzecz moim zdaniem tutaj dla równowagi, smutniejsza, że nie jestem wcale przekonany, że czwarte miejsce będzie gwarantowało puchary w tym roku. Jeśli zdobywca Pucharu Polski okaże się kimś nieoczywistym. Albo kimś, kto zwyczajnie na tyle rozczarował widzę, że wyląduje poza top 4. A to nie jest moim zdaniem wykluczony scenariusz i byłoby głupio, gdyby Pogoń zajęła czwarte miejsce i na przykład nie zagrała w europejskich pucharach. A wydaje mi się, że to nie jest scenariusz niemożliwy. Dziwna ta Pogoń. Dziwna. Jak ten świat. To jest zawsze dobre, tak żeby dać uniwersalny aspekt. Pięknie. Legia Warszawa to no. Klub, który będzie reprezentował Polskę wiosną w europejskich pucharach. Mhm. Jeśli chodzi o grę planszową, wsiąść do pociągu Europa. Mhm. Bo jak grasz we wsiąść do pociągu Europa, to jest spoko, ale tam z Polski to za dużo nie ma w sumie na tej planszy. Jest tylko Europa. Legia Warszawa spośród tych drużyn, które są w ścisłym topie, tylko Pogoń Szczecin wyprzedza. Tak można by to ująć. Jozue nie ma asysty w lidze, o czym też się dzisiaj dowiedziałem dopiero. Mhm. I uważam, że to jest skandal i powinno się coś z tym zrobić. Powinno się, nie wiem, dopisać mu jakąś... Powinno się mu dać asystę zwyczajnie. No, tak. Zweryfikować coś, nie wiem, jakiś VAR, ten... No bo tak nie może być. Legia piąte miejsce po rundzie jesiennej, 32 punkty w 19 spotkaniach. Fantastyczny finisz, remis z ŁKS-em, porażka z Krakowią. Czytałem dużo opinii kibiców Legii, którzy mówili właśnie: o kur, ten finisz to będzie dla nas morderczy. Krakowia i ŁKS. Żwir i żwir. Na pewno nie wygramy ani jednego z tych meczów. No i tak się wydarzyło. Dla mnie, jakbym miał porównać do filmu sensacyjnego z lat 80. lub 90., to jest to oczywiście gliniarz w przedszkolu. Z Arnoldem Schwarzeneggerem. Arnold Schwarzenegger jest oczywiście znakomitym policjantem, no pewnie działającym pod przykrywką, no bo wiadomo, że nie wygląda jak policjant, więc idealny pod przykrywkę i obejmuje, zostaje przedszkolanką. I na początku to jest tak, no nie będę przedszkolanką, a później zaczyna mu się podobać. Zżywa się z tymi przedszkolakami, zaczyna grać na gitarze i tak dalej. I tak jest z Legią w pucharach, która myśla, nie, my jesteśmy tylko tutaj na chwilę, tak przyjdźmy zobaczyć, rozejrzeć się, może coś znajdziemy, jakieś trochę pieniędzy, trochę punktów rankingowych. I bardzo jej się spodobało. I już w fazie grupowej to gra na gitarze po prostu z tą całą Europą i wydaje mi się, że po prostu zostanie na stałe przedszkolanką, czyli zostanie na stałe pucharowiczem w tym sezonie, a w Ekstraklasie no to tak, no to tam policyjne, to jakieś tam... No jak oglądasz ten film, to ta intryga policyjna, kryminalna nie jest ważna. Ważne jest to, jak Arnold Schwarzenegger robi show, jak się świetnie dogaduje po prostu w nowym środowisku. I tak bym to widział. No ciężko jest tak zupełnie oderwać. Na przykład Josue znajdował się w 11 rundy. Chodźcie, asyst. Bo patrzymy na niego też przez pryzmat pucharów. I to jest jakby bardzo trudno. Bardzo trudno jest spojrzeć na Legię tylko przez pryzmat, no nie wiem, no remisu z ŁKS-em, porażki z Krakowią. Tego, że masz ile? Pięć porażek, że no przestałeś regularnie punktować, że pewnie jak spojrzysz na formę za 10 meczów, to jest po prostu dramat. Kurde, to jest zatrważające. 5 porażek Legii Warszawa to jest naprawdę bardzo dużo i zdaje mi się, że może być im ciężko, żeby pogonić tą top 2 złożoną ze Śląska, Wrocław i Jagiellonii, które są drużynami potencjalnymi. Zależy, kiedy odpadną. A tak, to jest... Za 10 ostatnich meczów, Kuba, Legia ma 11 miejsce za Puszczą Niepołomicę. Legia za 10 kolejek to jest bardzo dużo. To jest większość rundy. No. I są dalej niż Puszcza Niepołomice, a Puszcza ma jeszcze zaległy mecz. To jest ranga tej jesień. To jest dramatyczny wynik. 11 miejsce, jeśli chodzi o 10 kolejek. To jest dramat. No. Dramat, ale masz w międzyczasie kurde ogranie Alkmaar, masz Aston Villa, masz te mecze ze Zrinski i masz odpadnięcie z Koroną Kielce w Pucharze Polski. Bardzo nieoczywista, no ale myślę, że puchary jednak w tych naszych polskich realiach no są jakimś świętem. I ostatecznie wszystko usprawiedliwimy. Usprawiedliwialiśmy nawet, gdy kluby walczyły o utrzymanie, a dobrze radziły sobie w pucharach. Więc myślę, że Legia jest w dobrym miejscu, żeby po prostu awansować do pucharów w przyszłym sezonie. Tyle. O mistrzostwie to moim zdaniem trudno rozmawiać, chociaż... No właśnie, to jest o tyle interesujące też, bo wchodzimy w ten etap trzech drużyn, które trzeba omawiać trochę w ten sposób. Lech 33, Raków 32, Legia 32, a dalej jest no, spora strata tak naprawdę do Jagiellonii. Do Odry Wodzisław. Do Odry Wodzisław. Z sezonu 01-02. Jagiellonia 38, Śląsk 41. Czy do floty Świnoujście, jak szła na mistrza? Nie no, flota Świnoujście, pamiętajmy, że miała swoje
problemy. Powiedz, ile miała flota przewagi punktowej po jesieni? Nie pamiętam, ale to była naprawdę bardzo, bardzo duża przewaga. Rozumiem, że sugerujesz, że cała trójka wyprzedzi Śląski Jagiellonia. Sugeruję, że mistrzowie jesieni często później tracą formę. Odra Wodzisław wygrała którąś jesień. Tak, pamiętam to doskonale. Tak, z jednej strony tak, z drugiej no ta przewaga jest zwyczajnie duża tych klubów. I ja rozumiem, że Legia, jeśli rzuci pełne siły na Ekstraklasę, to pewnie będzie to wyglądało tak, jak wtedy, kiedy Legia rzucił pełne siły na Ekstraklasę po ćwierćfinale Ligi Konferencji. Ale po pierwsze wcale tak być nie musi, po drugie ta przewaga naprawdę jest już dosyć duża i zaczynam się zastanawiać, bo byłem praktycznie przekonany, byłem pewny, mógłbym postawić na to pieniądze przed sezonem, że ci pucharowicze, którzy byli w tym sezonie, to będą też w przyszłym, że będzie naszą drużyną eksportową Lech, Legia, Raków i Pogoń. Teraz już nie daję sobie nawet ręki uciąć za to, że będzie dwóch z tych czterech naszymi drużynami eksportowymi i to jest diablo ciekawe dla mnie, bo... Korona przez Puchar Polski, Śląsk, Jagiellonia i tylko jeden z trójki Lech, Raków, Legia. Pewnie Raków. Czyli pewnie Raków. Interesujące to będzie oglądanie, jak się ścigają te trzy drużyny w ligowej tabeli. Mariusz Rumak z Lechem, no to wiadomo, nie, przepraszam, to jednak wiadomo, że odjedzie. Jednak Lech Rumaka, tak. Ale dalej to już będzie trzepanie się. Ja myślę, że kibice Legii, jeśli Legia nie zdobędzie mistrzostwa, a są na to duże szanse, to już będzie trzeci sezon Legii bez mistrzostwa, a kibice Legii byli naprawdę rozpieszczeni gdzieś tam w minionej dekadzie. Jak Legia nie zdobywała mistrzostwa, to było duże wydarzenie. Bo generalnie zdobywała je dość seryjnie. I teraz trzeci, kolejny sezon, to długo. To już się robi jak na Legię długo. Natomiast wydaje mi się, że jednak kibice Legii ostatecznie dużo bardziej docenią, że okej, w lidze jest słabiej. Jeśli będą puchary, to spoko, bo ta pucharowa przygoda wszystko uzasadnia. Jest wyjście, będzie gra wiosną. Jest zbudowany ranking. Na kilka lat do przodu, a ten ranking już się kompletnie sypał. W ostatni dzwonek. Masz Willę, masz AZ Alkmaar, udana zemsta, masz też wspaniałą ścieżkę eliminacyjną. Kurde, ogranie Mediolanum, Austrii Wiedeń, ty Orda Basy, czyli mistrza Kazachstanu. Legia ograła mnóstwo bardzo dobrych drużyn w europejskich pucharach. Ja ostatecznie skupiam się na tym, a nie na porażce z Krakowem. Kurde, powiem ci, że im dłużej o tym mówiłeś, to tym bardziej się zastanawiam, jak bardzo nie docenialiśmy Legii 2013-2017. Bo nie? Tam na 5 sezonów, 4 mistrzostwa, cały czas Puchar Polski dokładany i cały czas grupa. Co grupa, ty gadasz? Grupa. Aż tak? Znaczy, no może nie cały czas, ale tam pamiętam, że... Grali co roku już, no. Co roku finał przynajmniej, bo tam Lech pamiętam, że raz chyba wygrał wtedy ten puchar, wjechał w rybę. Było. I tak samo mistrzostwo zdobył raz Lech wtedy. Ale konkurencja w lidze chyba trochę mniejsza, nie? Możliwe. Teraz natomiast... mam wrażenie, że ten poziom idzie w górę jednak. Wiesz, konkurencją, ale faza grupowa i to Ligi Europy. Jeszcze nie Ligi Konferencji, tylko Ligi Europy, a na końcu w tym takim szczytowym momencie Ligi Mistrzów. No to z dzisiejszej perspektywy, gdzie masz albo mistrzostwa, albo fazę grupową, praktycznie jest to zero-jedynkowe, nawet w przypadku takich mocnych drużyn jak Lech, gdzie też uważam i wydaje mi się, że kibice Lecha się z tym zgadzają, że brąz i ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy to był świetny sezon. No, wcześniej było mistrzostwo i brak Europy, ale potem trzecie miejsce i faza grupowa, czy tam nawet ćwierćfinał, to jest spoko. I tak samo teraz Legioniści, wydaje mi się, że gdybyś mi powiedział ćwierćfinał plus brąz, to nie byliby jacy. Ja uważam, że brąz i ta jesień to już jest spoko. Nawet jak z Molde się nie uda, uważam, że ta jesień była fantastyczna w wykonaniu Legii Warszawa. Fantastyczna. No i teraz robisz rewind o 10 lat, gdzie naturalne jest, no nie, moment, jak grupa albo mistrzostwo. Mistrzostwo, grupa i może Puchar Polski, a może tylko finał Puchar Polski. Kurde, mocna była ta Legia. Pojawił się Raków, Pogoń jednak w ostatnich latach poszła w górę. Lech Poznań przestał być takim menem, jakim był przez jakiś czas. Inni też naciskają, także myślę, że no, a Legia już przestała być takim klubem, który dużą część potencjału, który ma dużo większy potencjał i dużo większe finanse niż wszyscy inni. Dużą część potencjału roztrwoniła sama na własne życzenie tak naprawdę. Coś o Legii jeszcze chciałbyś powiedzieć? Mówiliśmy w końcu jakieś porównania? Jeśli to miał być Franciszek Smuda, to z Lecha Poznań chyba. Mówiłem o Gliniarzu. Franciszek Smuda, Lech Poznań, tak. Czyli... Dobre puchary? Tak. A mistrzostwa tam chyba nie było. Nie. No, to nawet mi się zgrabnie udało to spuentować. Super. Tyle o Legii? Tak. Dobrze. No i Raków Częstochowa. Czwarte miejsce. Jeszcze trzy drużyny mamy do omówienia po Rakowie. A nie, Raków nieprzyzwyczajony chyba do takich tych. Co tam, Stasiu? Musisz już rozwinąć tabelę, żeby zacząć swój ulubiony klub? Stasiu już się zniechęcił do Rakowa. Często mu wcierasz sol w rany, że Raków to tak
teraz jak wróciłeś po Atalancie? Powiedziałeś Stasiowi, że Atalanta to wyszła 8 składem? Zapytał mnie rano, jak te wyniki? A mówię, nie chcesz wiedzieć. No powiem, 0-4. Co? Jak 0-4? To prawie tyle, co my z Górnikiem przegraliśmy. Mówię, no, taki ciężar porażki, jak musiał przytulić. Nie, Stasiu, odkąd chodzi do szkoły, to już jakby nie ma wątpliwości, bo w szkole to jest temat wszystkich przerw i wszystkich lekcji też jest temat. Więc porażki Rakowa. Tak, tylko o Rakowie dzieciaki rozmawiałem, nic innego. O jego porażkach tylko. Tak. I ewentualnie remisach, jak jest coś w lidze. I że w Pucharze Polskim musieli się męczyć z ogrywką, z ŁKS-em. O tym też mówią dzieciaki w szkole. Natomiast Raków Częstochowa jako okres Franciszka Smudy, Wisła Kraków. Już mówiliśmy dzisiaj o Wiśle, ale nie wiem w jakim kontekście chciałbyś. Początek, Ura Bura, Ciocia Agata, finalnie. Ale w sensie ten pierwszy, tak? No, że okay. Tak mi się wydaje trochę, bo ja czuję rozczarowanie Rakowem, zwyczajnie. Tak. Po ludzku, jak to się ładnie mówi. Po ludzku czuję rozczarowanie Rakowem, nie tylko dlatego, że jest na czwartym miejscu w lidze, ale przede wszystkim dlatego, że to miało inaczej wyglądać. Na coś innego się umawialiśmy z Rakowem Częstochowa. Umawialiśmy się, że mimo, że Marek Paprzun odchodzi... To jest cały czas. Umawialiśmy się, że będzie tak jak za Marka Paprzun. Będzie ktoś inny, a będzie Marek Paprzun. Tak. I że będzie w pucharach fajnie, że będzie w lidze fajnie, że będą piłkarze grali, gole strzali, asysty zdobywali i że będzie w ogóle przyjemnie i fajnie. A Raków Częstochowa ma 4 porażki już ligowe na koncie, mimo 18 rozegranych spotkań. Ma 32 punkty, ma 9 punktów straty do lidera, do Śląska Wrocław i ma też kompromitujący finisz w europejskich pucharach, kiedy wystarczyło przegrać jak ludzie, a przegrał Raków nie jak ludzie. I Gasperini wpuszcza sobie Rossiego, który gra 3 minuty średnio na sezon i to jest wpuszczany w meczach typu, dobra, prowadzimy 6-2 z Brescią, daj się Rossiego, niech sobie zagra chłopak, niech sobie spełni marzenie. Dzięki Bogu, że nie było wytłumaczył. To był mecz, w którym Raków grał o konkretną Kuba stawkę, a trener rywali mówił o jednym z wpuszczonych piłkarzy, że wpuścił go, żeby sobie spełnił marzenie, bo on nigdy nie grał w pucharach. To niech sobie spełni marzenie. I to jest ta dysproporcja. Do tego nie byliśmy przyzwyczajeni, bo Raków nawet jak odpadał, Raków wszedł do Europy na dużej pompie, ograny Rubin. Później ten mecz z Genkiem albo Gentem, nie pamiętam. Z Gę, przepraszam. Mecz z Gę, w rewanżu z Mieceni, ale jednak wiesz, można się było połudzić, tak? Tu 1-0 u siebie, tu Kowacewicz broni, okej, okay, spoko. Drugi sezon, pamiętamy, uciszony stadion Slavii. Wcześniej chyba wyrzucony Spartak Trnawa, tak? I to tak dosyć skutecznie. Nawet te eliminacje tu za Szwargi były niezłe. Nawet z tą Kopenhagą nie udało się, ale to był taki wyrachowany... Wyrzucony ten Karabach, co w świetle tego, jak Lecha został Karabach. Jak Karabach wyrzucił Lecha rok wcześniej, miał swoją wymowę. No to Gurbanów rozciszony. Pan nie zaglądajcie mu do bagażnika całkowicie. Więc to było spoko. I później ta faza grupowa była rozczarowaniem, ale zaczynam się tak zastanawiać, czy wiesz co, czy to nie jest takie między sercem, a rozumiem, że patrzę serce na ten Raków, to nie mogę za dużo z mojej strony, ponieważ mecze ligowe, które oglądałem Rakowa, nie były często zbyt dobre, były przepychane, były słabe. Jagiellonia zdemolowała Raków. Dawno nie widziałem tak słabego Rakowa w lidze, jak to, co zrobiła z nim Jagiellonia. Faza grupowa, moim zdaniem, jeden dobry mecz. No. Przynajmniej 2-3 wstydliwe, to sporo. Ale wiesz, Raków ma pozycję, żeby zagrać w pucharach. Mistrzostwo nie jest poza zasięgiem. Jest w Pucharze Polski. W fazie grupowej w końcu był. Więc... To nie jest też tak, że i w pucharach nic nie wyszło, i w lidze nic nie wyszło, i w Pucharze Polskim nic nie wyszło. Wciąż wszystko jest na stole, więc wydaje mi się, że jak spojrzysz na to logiką, to nie, to jest dobra runda Rakowa Częstochowa, tylko może właśnie tak trochę ją zbyt zbudowaliśmy. Dużo kontuzji, dużo transferów, też dużo nieudanych, ale też dużo urazów. Trudno ocenić tę rundę Rakowa. Sam chciałem powiedzieć, że no dobra, ale zobacz, jakie było Ura Bura, jak ściągali Kitela. Jak generalnie jeba. Jak rozdawali po innych klubach zawodników, którzy z pocałowaniem ręki brali. Że kurde, Belen, naprawdę tak, możemy? Może Maxiego Domingueza sprowadzili po 15 minutach w superpucharze go sprzedają, bo nie mieli miejsca? Tak. No to jak masz takie oczekiwania, tak spompowane, no to liczysz, że coś się zadzieje, coś takiego... Coś spektakularnego. No już nie mówię, że jakiegoś wychodzącego poza ramy ludzkiego pojmowania, ale nie uważam, żeby wychodzące poza ramy ludzkiego pojmowania było wyprzedzenie drużyny, która atakuje Szymonem Wodarczykiem. Mimo wszystko. I przegrywa 0-3 ze Sportingiem na finiszu Ligi Europy. Ale i to jest ta druga część. Czy to nie jest tak, że faktycznie
tym tematem, o którym powinniśmy mówić najdłużej w kontekście Rakowa, są zwyczajnie kontuzje. Jeśli chodzi o stoperów, plaga tak naprawdę. W pewnym momencie pamiętajmy, że Raków musiał zmienić swoją strategię meczową, zagrać na czterech obrońców, bo zwyczajnie już nie miał stopera. Musiał puścić Bena Ledermana. Miał bardzo dużo stoperów. Bena Ledermana w miejsce stopera, mimo że na każdej z trzech pozycji stoperów miał dublera. To i tak zabrakło w końcu dublerów zespołowi Rakowa. Iwi Lopez, z którym na pewno też wyglądałby to wszystko, podejrzewam, inaczej. Zwłaszcza, że chyba ktoś wyliczył, że to jest jedyny zawodnik Rakowa, który potrafi strzelać gole w europejskich pucharach. Że pozostałe to jakieś takie niezawery sytuacje. Więc to są urazy w dwóch skrajnych miejscach boiska, ale jeśli chodzi o potencjał drużyny, jeśli chodzi o siłę zespołu, no to newralgicznych tak naprawdę. Fiasko transferowe z napastnikiem, fiasko transferowe z Sonnym Kittelem, bo wiesz, gdyby Kittel spełnił oczekiwania, to masz gwiazdę. Gwiazdę całej ligi. Gościa, o którym znowu by się dyskutowało w kontekście reprezentacji Polski. Co działo się po jego pierwszej bramce? Ale tego gościa nie było. I tak patrzę sobie na Dawida Szwarga. Bo... Jak jebała przychodził, w jakiej atmosferze, nie? No. Szwarga, mówię, przyznaję, w którymś z tetryków odcinków mówiłem, że jestem rozczarowany jego rundą, ale teraz tak sobie patrzę. Kurde, przecież on dopiero pół roku pracuje jako pierwszy trener. Jako on pół roku jest dopiero. To jest jego pierwsza runda. Czy ja nie przesadzam jednak? Czy to nie jest tak, że bardzo przyzwyczailiśmy się do bardzo regularnego, mocnego Rakowa i teraz przy jakich... To nie jest słaba runda, naprawdę nie jest słaba. Dużo się rzeczy udało Rakowowi i myślę, że Szwardze to muszę oddać, chociaż nie mam serca do tego zespołu i do tej jesieni Rakowa. Tak powiem. Ale wiesz dlaczego? Ja wiem, z czego to wynika. No. Rozszyfrowałem to w pełni. Raków najbardziej nas wszystkich wkurwił, nie boję się tego słowa, jak powiedział, że o nie, czas zaciskania pasa przed nami, teraz będziemy kupować tylko tych zawodników, którzy nie uciekną, jak będziemy biegli z siatką. I jak nasz dyrektor sportowy któregoś złapie, najwolniejszego prawdopodobnie, to on będzie u nas grał. Pieniądze? Nie, damy mu jedzenie i za to będzie grał. A potem Kittel, Dominguez, Tupu. Co? My mówiliśmy, że wydamy 500 tysięcy złotych na wszystkie transfery i chodziło nam, że wydamy 500 tysięcy euro na jeden transfer. To taka czeski błąd, pomyłka. Drachal chyba 700 kosztował. To było przejęzyczenie zwyczajnie. Chodziło nam, że będziemy zaciskać pasa, żeby mocniej nim prać ligowe tyłki, bo taką będziemy mieć przepotężną drużynę. I w momencie takich rozhulanych tych oczekiwań, gdzie ja też miałem wątpliwości, jak Michał Świerczewski, ale generalnie ludzie związani z Rakowem. No, że tak. Ja uwierzyłem, dałem się nabrać trochę. Mówisz, że słuchajcie, no, Mistrzostwo Polski to jest dużo. My ostatnie lata to naprawdę musieliśmy sporo dosypać. Więc dla mnie to się zgrywało. To było takie przygotowanie. Jeszcze paprzon odchodzi, nie? Tak. Przygotowanie, okej, okay, teraz już nie będzie tak, że, bo my przyzwyczailiśmy piłkarską Polskę, że co sezon podnosimy sobie poprzeczkę wyżej, wyżej, wyżej. Teraz już tego nie będzie, bo musimy trochę zaczerpnąć oddechu. Może za rok, za dwa lata, za trzy lata znowu inwestor postanowi tyle dorzucić pieniędzy do pieca, żeby można było kupić na przykład Johna Jebałę, albo Dawida Drachala, albo Maxime Domingueza, albo Sonnego Kittela, albo jeszcze nie wiem, bo Raków kupił prawdopodobnie wszystkich zawodników, jakich znam. A nie, zrobili to teraz, kiedy mieli zaciskać pasa. No i przy takich oczekiwaniach trudno jest się pocieszać, że no nieduża strata do lidera. Raptem 9 punktów. No w sumie to niedużo brakło, żeby wyjść z grupy. Dużo słabych meczów po prostu. No wiesz. Tak, no kurde. Ja sobie przypominam, i to jest dla mnie najbardziej... Sprawdzę te 10 meczów, wiesz, ostatnio. No. Sprawdź, a ja w międzyczasie powiem o tym meczu, który dla mnie oczywiście zawsze jest najważniejszy, czyli meczu z UKS-em. I nie chodzi mi o Puchar Polski, bo niektórzy wskazywali, że to, że Raków w momencie, kiedy gra na trzech frontach, musi grać 120 minut z UKS-em, to jest dla nich duża porażka. Ale Raków wtedy nie wyglądał źle. W ligowy mecz, kiedy Raków wygrał 1-0 z UKS-em. No ja pierdykam. Raków wyglądał w tym meczu zwyczajnie gorzej. Od Beniaminka. Od Beniaminka, w którym transfery są tak przefenomenalne, że Anton Fasse może już sobie szukać nowego klubu. Ja specjalnie wezmę i otworzę ten mecz, bo wtedy jeszcze trenerem był Kazimierz Moskal. No my atakowaliśmy Letniowskim, Janczukowiczem, Szeligom i Tejanem. No. Oni wystawili galowy skład. Plavsić, Rundić, Kovacevic, Tudor. Drugi Kovacevic. Drachal, Papanikolaou, Koczerchin. Jeszcze mieli niektórych zdrowych stoperów. I wtedy wyglądali zwyczajnie dużo gorzej niż UKS. No dla mnie to był mecz, kiedy sobie pomyślałem, kurde, oni chyba w Europie to za dużo nie zwojują, skoro wystawiają taki skład na nas i mają z tym gigantyczne problemy. 10 meczów masz? 10 meczów nie wygląda aż tak jakoś bardzo źle, bo Raków jest piąty. Za 5 ostatnich meczów jest 10, no ale to już jest mała próba. Tak? Widać, że już zmęczenie rundą, że naprawdę Rakowowi już bardzo, już very, very old. Powiem tak,
Raków dał nam wszystkim hymn Ligi Mistrzów Sosnowca. I to najwięksi krytycy Rakowa muszą przyznać, że to było osiągnięcie. I ludzi zabijających się o trawę w Sosnowcu. Nie zapominajmy o nich. No zawsze w naszej pamięci piłkarze Sportingu. Przeżyli przygodę. Na czymś takim jeszcze nie grałem. Grałem na lodzie w Trondheim, a tutaj jeszcze na czymś takim nie grałem. No, tyle o tym Rakowie. Lechu, 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 co my z tobą mamy? Mariusz Rumak przyszedł. To plus. To ja bym tak, dał haczet Diagostini, sukces do składania, jest jeden numer, jest Mariusz Rumak. Wow, mam cały sukces. Muszę go odpakować i postawić sobie na półce. Kurde, gdyby Lech był grą planszową, wiesz co, tu się nadaje właśnie i Monopoly, i Eurobiznes, i wszystkie tego typu gry. Bo one są super, naprawdę są przepiękne, są wspaniałe, ale jest taki moment gry, kiedy już wiesz, że dostałeś w pizdę. Kiedy niestety, no oni mają hotel we Wiedniu. Teraz już tylko możesz się modlić. Trzy domki w Grecji. Ale teraz trzy domki w Grecji. I tylko możesz się modlić, żeby nie wcisnąć tam za późno. No. I twoi rywale się świetnie bawią. Mm. Kurde, ale ten Eurobiznes to jest zabawa. Słuchajcie, naprawdę nie mogę się doczekać czwartkowego wieczoru, kiedy znowu pogram w Eurobiznes, bo mam trzy hotele w Wiedniu, a gram też za Alkmaar. Ale będzie super. A ty z tą swoją Grecją. Żeby nie 12, żeby nie 12. 12, o kurwa. Muszę zastawić swoje saloniki, żeby móc zapłacić mandat za to, że wydepnąłem komuś. Gra planszowa, która jest idealna, doskonała, piękna, super, ale w pewnym momencie zaczyna się robić chujowa. I w momencie, kiedy Spartak Trnawa pokonał Lecha Poznań, to takim właśnie, taką rozgrywką. To było wejście na Wiedeń. To było wejście na Wiedeń. To było wejście na Wiedeń z hotelem. Ja mówię już, dobra, okej, okay. Gram dalej, nie zbankrutowałem, ale zostało mi $15 i saloniki. Nie jestem w stanie, nie jestem w stanie, po prostu teraz już nawet w lidze będzie gówno. I mówię wam to otwarcie, z ręką na sercu. W lidze będzie gówno, bo wszyscy liczyliśmy, że pogramy, a wdepnęliśmy w Wiedeń z hotelem. Tak bym porównał Lecha Poznań, jego rundę, no i jego cykl tak naprawdę, bo wydaje mi się, że teraz dopiero, mając szerszą perspektywę, widząc kogo Lech zatrudnił w miejsce Johna van den Broma, widzimy w pełni, jak bolesnym zdarzeniem była dla nich Trnawa. Totalne rozczarowanie, jeśli chodzi o tę jesień, tak bym to powiedział. Bo no Trnawa, żeby to był jeszcze jakiś inny klub. Trnawa. A to było goście, którzy ich odpalali z Termaliki. To byli goście, tam był, Daniel. Jak się nazywał ten gościu, który był w Górniku Zabrze, był beznadziejny. Prochaszka. Prochaszka. 40-letni Prochaszka wyrzuca Lecha Poznań napompowanego ćwierćfinałem w Lidze Konferencji i jeszcze konkretnymi transferami. No to po prostu wstyd. Ale okej, okay, to się może zdarzyć na przestrzeni dwóch meczów. No ale później mnóstwo słabych meczów. Widzę, wygrał w pełni zasłużenie na Lechu. Nie, to jest no kiepsiutki Lech był. Porażka z Piastem, no, ten Radomiak odrabiający na koniec, no ten finisz to już po prostu szmata na ryj co mecz. Taka jest prawda. Nawet ten Puchar Polski z tą Arką, to Lech ledwo to przepchnął tak naprawdę, z tego co wiem od osób, które oglądały ten mecz. No to po prostu żenada. Żenada, jeszcze raz żenada. Twoi dwóch największych rywali męczy się w tych pucharach, jeździ po całej Europie, a ty wypracowujesz nad nimi punkt przewagi? To jest wstyd. To jest wstyd i po Zagłębiu Lubin Lech Poznań jest największym rozczarowaniem jesieni, więc nie dziwi mnie, że biorą człowieka sukcesu Mariusz Rumak. A powiem ci, że znaczy no nie cieszę się, bo kibicuję oczywiście Lechowi Poznań, ale moja teoria się sprawdza. Od początku października, czyli październik, listopad, grudzień, 3 miesiące, Lech nie pokonał ekstraklasowej drużyny. Pokonał Puszczę ŁKS Ruch, czyli drużyny takie trochę ekstraklasowe. No. Pokonał Zawiszę oraz Arkę, Koronę Kielce ze strefy spadkowej. Co ty gadasz? No tak to ze wszystkimi ekstraklasowcami w pełni, czyli z Radomiakiem, z Piastem, z Widzewem, z Legią, z Krakowią, z Jagiellonią. Coś było Korona? No tylko Koronę pokonali z takich zespołów, które nie są Beniaminkiem. Czyli drużyny ze strefy spadkowej. No, czyli drużyny ze strefy spadkowej. Jeśli chodzi o ich starcia z drużynami, które nie są Beniaminkami, trzecioligowcami, pierwszoligowcami i Koroną, to jest dupa zbita. No to jest cały czas remis, porażka. Przy czym są takie mecze absurdalne tak naprawdę. Absurdalny mecz jeden z Jagiellonią. W 51 minucie 3-0 prowadzisz. Z Radomiakiem następny. Nie, 0-5 z Pogonią. To jest już historia. No to swoją drogą. To jest już mecz, który zawsze będzie mógł wylądować na wylepkach Pogoni Szczecin i po prostu wiesz, i tym podobne. No dali chwałę sukcesu jednej z drużyn, z którym najbardziej nie chcą dawać chwał sukcesu. To jest kompletny wstyd. Jeszcze coś o tym. Pamiętasz, jak Lech przekładał mecze, żeby wypocząć? Tak. I dostał w trąbę? To też była... To znowu Lech memowiał. Ta jesień była
powrotem w kierunku mema, bo nie wiem, transfery, okej, okay, Golizadek był kontuzjowany, no dobra, ale to wciąż pisało mema tak naprawdę. No, to, co się wydajesz rekordowe pieniądze na gościa, który przychodzi ci na mecz z Zawiszą, kiedy już pada śnieg. No ja pierdykam. No to jest mem, no. Mówię, o tyle irytujące i o tyle bolesne, że Lech Poznań naprawdę zrobił wszystko do pewnego momentu dobrze. Zdobył Mistrzostwo Polski. Potem w następnym sezonie zaliczył udany lot w pucharach, ale dołożył też brąz w lidze, czyli de facto dołożył kolejny sezon w pucharach. Bo to nie jest oczywistością, że kiedy robisz udany lot w pucharach, to w następnym sezonie grasz w pucharach, co udowodnił sam Lech Żurawia, co udowodniła Legia Michniewicza. Kupujesz Golizadecha, dajesz zaufanie Vandenbromowi, dajesz mu liczne narzędzia. Oczywiście tam były kontrowersje, że trochę krótkie urlopy, trochę tutaj obóz taki na wariata, ale tu w gruncie rzeczy były mimo wszystko jakieś pierdoły na te tego, jak wiele rzeczy Lech zrobił, żeby się nie wypierdzielić. W swoim blogu środowym napisałem, że to był naprawdę podróżnik, który jest zabezpieczony. W plecaku kalosze, tutaj kapelusz, parasolka, prowiant na 4 dni, termos, ciepła woda, zimna woda i wychodzi i się potknął, kurwa, o sąsiada ze Słowacji, o Trnawę się potknął. Trnawę, która w fazie grupowej strzeliła gola jednego. Ale ja bym im, Kuba, wybaczył tę Trnawę, gdyby byli, nie wiem, punkt za Śląskiem. No tak, Liga to było już dobicie. Tylko mówię, ja trochę... Bo mówię, możesz być słaby na przestrzeni dwóch meczów, ale ty byłeś słaby całą rundę. No właśnie, trochę im rozliczam tę Ligę, być może niesłusznie, bo cały czas jakby jestem wkręcony bardzo w tę teorię i bardzo w nią wierzę, że ci piłkarze zwyczajnie mentalnie totalnie padli po tym, że mieli mieć 6 pięknych przygód w Europie, a nie zostali ani jednej. A to już wina Lecha Poznań i Vandenbroma, że nie potrafił ich dźwignąć. Tak, oczywiście ich piłkarze. Ja wiem, że to jest cios, jak Mikowicz się śmieje z ciebie razem z chłopcem do podawania piłek. To jest dużo, no ale to musisz się z takich rzeczy otrząsnąć. To jest piwo, które naważyłeś. No. Straszne, naprawdę. Jedyne, co w Lechu pocieszające, to, że Mariusz Ruma. Możecie myśleć, że ironizujemy, ale nie, bardzo lubię Mariusza Ruma. Na tym trzecie miejsce tak naprawdę Lech, jeśli chodzi o te drużyny, które są za Śląskim Jagiellonią, no to mimo wszystko może utrzyma to podium. Znaczy, powiem tak, Kuba, za chwilę będziemy rozmawiać, chwalić, ale Lech Poznań, jeśli chce szukać nadziei, to nie musi jej robić tylko w Mariuszu Rumaku, tylko w tym, że Śląsk w wielu meczach grał gównianą piłkę. I te mecze, które wygrywał, wcale nie musiał ich wygrać, były często wyszarpane gdzieś tam ledwo, a Jagiellonia traci za dużo bramek. Jeśli tracisz 3 bramki z Puszczą Niepołomice, to jest dużo. Jagiellonia strzela mnóstwo goli, ale traci chyba obok Beniaminków najwięcej w lidze. Masz, a nawet ci powiem, 27 straconych, no to żeby szukać takiego wyniku, to trzeba odwołać się do Widzewa, Stali Mielec, Krakowi, Puszczy, Ruchu i UKS-u. Bo Korona oczywiście traci. Zagłębiesz, tak? Nie, Zagłębie? A tak, Zagłębie też. No dobra, no to... No ale no Stopu traci najwięcej, zdecydowanie. No praktycznie prawie 2 razy więcej. Nie, to, no co Lech Śląsk. Sobie 2 gole, tylko mniej. Dobra, nie ma nadziei na mistrzostwo Lech. Chyba to przed jakąś kolejką. Przed tą kolejką, nie wiem. Porzućcie nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie. Dobra, tyle o tym Lechu Poznań. Tak. Trzymam kciuki za nim. Adrian Siemieniec. Fajny gość. Jagiellonia, film sensacyjny. Komando ze Schwarzeneggerem. Po prostu wychodzę i go biję. I stan na wszystkich. Strzelam. Strzelam, nie patrzę. Wychodzę i strzelam. Gdzieś policzono, że chyba najwięcej strzałów oddanych na film to był Komando. No, chyba tak. Bardzo prawdopodobne to jest. Ja tak sobie patrzę na te swoje, czy jakąś grę planszową z udziałem Jagiellonii bym wysmyknął. Chyba niekoniecznie. Nie chcę się szarpać na naciągane spostrzeżenia, zwłaszcza, że to jest bardzo udane. Jagiellonia na tę rundę wyszła i strzelała. 45 strzelonych goli. O 10 więcej niż Raków. O 14 więcej niż Śląsk. O 13 więcej niż Lech. Resztę to nawet nie patrzę. No, groma strzali. No. I to po sprzedaniu Kurasrzeców. To jest coś, co warto zastąpić. Ciężko było Gwala zastąpić, tak? Dobra jesień, Gwala. W Lechu, w Legii absolutnie kompromitacja. W Jagiellonii, no jakoś za nim nie tęsknię. Kurde, ale sprzedajesz Kurasrzeców mimo wszystko? I napierdzielasz 15 goli więcej niż cała ligowa czołówka. No 16 goli więcej niż Legia. 16 goli więcej niż drużyna, która wzięła Króla Strzelców. No tak, to dziwne. To tak głównie strzelił 16 bramek? No właśnie to brakuje co 16, nie? To jest gwal. Tylko miało być odwrotnie, a wyszło w tę stronę. No ale jak miało być inaczej, jeśli Adrian Siemieniec terminował u boku Ireneusza Mamrota? No jasne. Jeśli uczysz się fachu trenerskiego jako asystent Ireneusza Mamrota, to potem strzelasz 45 goli w 19 meczach. Taka jest zasada, zwyczajnie.
Wiem. Adrian Siemieniec jest w tym momencie na tej właśnie fali i fajnie, fajnie, że gość wymyślony. Bo wiem, ta historia jest nieoczywista. Po prostu wzięto gościa z rezerw, tak? Zaufali mu też Wojciech Petrkiewicz z Łukaszem Masłowskim, a Jagiellonia wtedy walczy o utrzymanie. To nie jest oczywisty kierunek, żeby w momencie utrzymania nie brać Leszka Grzyńskiego, tylko brać twojego trenera rezerw. A jednak w to poszli i po prostu na tym bardzo mocno wygrali. I tutaj obok Siemieńca, który no ewidentnie zbudował tę drużynę, zbudował konkretnych piłkarzy, no to Łukasz Masłowski, który posprowadzał tych zawodników. Przypomnę ci, Kuba, czym żyliśmy latem w kontekście Jagiellonii. Tym, czy Jagiellonia będzie grać w Płocku czy w Lublinie. Tak. Więc tu też jest trochę pudrowanie pewnych organizacyjnych kwestii, natomiast no, to jest pudrowanie efektowe. Tak, ja pamiętam wywiady, gdzie Wojciech Petrkiewicz musiał bardzo mocno się bronić, zwyczajnie przed takimi bardzo konkretnymi, opartymi na argumentach pytaniami dotyczącymi jego panowania w Jagiellonii Białystok. Kiedy Łukasz Masłowski nie uchodził wcale za nowego Munchiego z Sewilli, tylko bliżej mu było do Janusza Dziedzica na przykład, no albo jakiegoś innego dyrektora sportowego. Nie, no aż tak to nie. Łukasz miał dobre transfery wcześniej. Miewał, ale pamiętaj, że był też w innych klubach, gdzie jego opinia została mocno nadszarpnięta. Jeden z nich pewnie... Gdzie był Masłowski przed Jagiellonią? No współpracował z Witewem. Ale to przez sekundę. No ja wiem, że przez sekundę. No, ale tam tak naprawdę nie był jako dyrektor przecież. No można tak to określić, że było więcej ośrodków decyzyjnych chyba. To był ten okres Widzewie, kiedy więcej było osób zatwierdzających transfery niż piłkarzy po prostu. Zwyczajnie. Natomiast no mimo wszystko wydaje mi się, że i Wojciech Petrkiewicz i Łukasz Masłowski mogą teraz się szeroko uśmiechać, bo odkręcili tę sytuację w sposób dosyć spektakularny. Nie przypominam sobie, co w skarbie kibicu mówiliśmy o Jagiellonii, ale wydaje mi się, że mówiliśmy, że to taki sezon taki... Przejściowy. Trochę przejściowy, że ci zawodnicy, no jest paru jeszcze takich okej, ale że generalnie to jakości może braknąć, żeby powalczyć o cokolwiek więcej. Wydaje mi się, że mniej więcej taki był ton. A wiesz, co to mówi? Że transfery były bardzo, bardzo trafione i że Siemieniec rozwija. No, kto mógł się spodziewać takiej eksplozji Wdowika? Wdowik dzisiaj to kadrowicz, Wdowik to dzisiaj gość, który do Samsung Sporu pójdzie albo innego sporu za 3 miliony, który... No, ja oglądałem Wdowika przez ostatnie ile? 2-3 lata. W życiu mnie powiedział, że on ma potencjał na to, co grał. Bo no. To nawet nie chodzi o te rzuty wolne, ale on dobrze grał w piłkę też. No. No w ogóle to fajnie wygląda nawet na papierze, jak sobie śledzisz cały skład. O, Marszuk, no kurde, co za transfer. No. On już jest wart dwie bańki. No właśnie, kurde, 20-latek, nie? Ile asyst? On jest chyba najlepszy asystent ligi? Albo jeden z najlepszych? Na pewno ma więcej niż usłyszę. 6 asyst ma wpisane na FlashScore. No wyciągnięty ze Stali Rzeszów, no kurczę, no ze Stali Rzeszów 19 lat. ŁKS wyciągnął Piotra Głowackiego już. No nie jest. Ale Piotr Głowacki jest autorem najfajniejszego podania, takiego o siebie jakoś, obił piłkę. Jaki jestem zmęczony już. Dominik Marczuk, 20-letni, no kurde belet. A Polulu? To jest piłkarz. Od razu po Leandro mój ulubiony ligowiec chyba. No. Wyprzedził Grzesia Tomasiewicza na mojej osobistej liście ulubionych ligowców. Ale tu praktycznie go uklikasz. To ma tych asyst, goli napierdzielone, naranżo, 6 goli, asysta. Nene, dalej otwierasz. Następny. Nene jest świetny, uwielbiam 9 goli. A nie, to w dobie się otworzył. Skrzypczak się rozwinął. No bo się mnie coś rozwija tych piłkarzy. Kurde, dobry gość, dobry gość. No i co dalej z tym Jagiellonią, myślisz? Bo oni nie grają ponad stan tak naprawdę. Oni grają dokładnie tak, jak oczekujesz, że będą grali, bo mają naszpikowany ofensywnie strasznie ten skład. No w defensywie bywa różnie. Zdarza się 3-3, spuszczą niepomicę, ale no 45 strzelonych goli. Nie mam zielonego pojęcia, co dalej z tym Jagiellonią. Przy Śląsku spodziewam się, Kuba, mówię szczerze, że po prostu zwolnią. Że po prostu zaczną tracić punkty. Jakieś remisy zamiast przepchanych 2-1, 1-0. Ale przy Jagiellonii, pamiętaj, że teraz będzie okienko, a Masłowski dobrze się poruszał również w zimowym okienku. A jestem ciekaw, co on może wymyślić. Właśnie... Bo to nie jest tak, że w tym momencie Wdowik musi odejść, czy Marczuk muszą odejść. Nie mogą zostać. Uważam, że Jagiellonia... Prędzej sobie jestem w stanie wyobrazić, że Jagiellonia awansuje do pucharów, niż Śląsk-Wrocław, choć uważam, że Śląsk miał no, po prostu bardziej efektowną jesień, biorąc pod uwagę oczekiwania, potencjał, to, czego się spodziewałem po nich, a co dalej, tak? Wiesz co, mi się wydaje, że też w przeciwieństwie do Śląska Jagiellonia nie jest aż tak bardzo uzależniona od jednego rodzaju strzania goli. Jednego piłkarza. Od jednego, no chciałem mówić wprost jednego piłkarza, no ale no od jednego piłkarza. Rozkłada się to na wielu zawodników. No. Tutaj jak nawet teraz, jak czytaliśmy sobie, kto ma ile asyst, kto ma ile goli, to tak naprawdę ten ciężar rozkłada się na całą tą linię ofensywną. A jeszcze pamiętajmy, że Jagiellonia
miewa zawodników, którzy zostają, no a wcale też nie są jakimiś totalnymi żwirowymi na przykład... piłkarzami. Na przykład Wojtakowski. Bardzo, no chyba tak. Bardzo ciekawe. Ta ławka z Puszczą to taka średnia, powiem ci szczerze. Nie no, ale Hansen... Mgłambia, Olszewski, Stojnowicz, Łask, Kopisz. Akurat się taki mecz otworzył. Czekaj, muszę otworzyć Masłowski jakiś taki... Masłowski ma co robić. Dobra, już się wycofuję. Już Śląsk ma lepszą ławkę. Jakiś taki, gdzie była lepsza ławka, muszę zobaczyć. Matysik sprzedany. No kurde, Wlady. No dobra, no może jednak... Dobra, Jagiellonia ma sobą, mają wąską kadrę. Może, to może znaliśmy faktycznie ten słaby punkt Jagiellonii. Tak, natomiast no, tak jak ma zawodników w pierwszym składzie, którzy strzają, asystują, to można tylko pozazdrościć. Też nie wiem, to może być taki postulat, nie? Tak to fajna jesień tego śmego, nie? Taka Odra Wodzisław. Może. Ale tu wszystko jest możliwe. Bardzo jestem ciekaw kolejnych ruchów Masłowskiego, naprawdę, bo każdy zawodnik, który tu przyjdzie, no to od razu ma mój kredyt zaufania. Ta kadra jest zmontowana w dużej mierze przez niego. Ten Nene wymyślił go gdzieś w Portugalii. Pululu znalazł gdzieś w drugiej lidze niemieckiej. Naranjo, Marczuk, wszystko. No to są z miejsca zbudowana cała ofensywa. Muszę ci powiedzieć, że bardzo skorzystał i Śląsk, i Jagiellonia na tym, że jest 19 meczów. Bo kurde, tak naprawdę jak sobie tak myślę, tak jak wspomniałeś, że właśnie więcej dajesz szans Jagiellonii na awans do europejskich pucharów niż Śląskowi. Śląskowi już teraz, jak pomyślałem sobie, że mają Klimale, który na przykład pokazuje głębię składu, to no nie wiem, no, trudny sezon do oceny. Tak naprawdę, kurde, 19 spotkań rozegranych, zostało ci ile? 15 raptem. 45 punktów do zdobycia. No, to wbrew pozorom różnica 9 punktów na poziomie, gdzie do zdobycia masz tylko 45, to nie jest tak mało. Tak, już te dwie kolejki mogą robić różnicę. Mogą. O kimś się będzie mówił, a gdyby te dwie kolejki rozegrane wiosną, to może by złapali. Tak, gdyby Legia, będzie, albo gdyby Raków, albo gdyby Lech miał Mariusza Rumaka od Trnawy, a nie dopiero później. Aha. Dobra, no ale nie ma co wróżyć z fusów. Jagiellonia, super runda. Bardzo im gratulujemy. Wyczynu, jak i zanotowanie. Najwięcej strzelonych goli, jak wiadomo, to liczy się mocniej niż punkty, bo punktami tak się nie najesz. A gole to cały obiad. Punkty ci chleba nie dadzą. Punkty ci chyba nie dadzą. Co innego gole. Śląsk, Wrocław, mistrzem jesieni i mistrzem wrocławskich serc. Tak? Mistrzem pierwszych 19 kolejek. Mhm. Mistrzem okresu do świąt Bożego Narodzenia. Bo pamiętajmy, że to nie tylko runda jesienna, ale też dwa mecze awansem. Nawet Raków z meczem zaległym, nawet jak wygra ten mecz zaległy, to 6 punktów straty do Śląska. Śląsk zdystansował ligową konkurencję, a co najważniejsze, zdystansował tą top 4. O sporo. Wydawała się trudna do zdystansowania. Zobacz, jak oni mało bramek tracą. W sumie zapomniałem o tym, że oni stracili raptem 15 goli. Mniej stracił tylko Piast Gliwice. No. Kurde, nie spodziewałem się, że Piast aż tak mało goli stracił. Świetna defensywa Śląska Wrocław, montowana między innymi z Macenki, czyli trzecioligowca, z Bejgera, który był na aucie, z Nowego Petkowa, który jest bardzo dobry, i z Kączkowskiego, który poprzednio był w formie 7 lat temu. Jeszcze Janasik jest. Super. Film sensacyjny? Żukowski. Dla mnie oczywiście Rambo. A nie Liberator? Liberator myślisz? Twoja propozycja może Liberator. Liberator był na statku? Tak. I kucharz? Okazało się, że jest przegościem, nie? Tak. I tak, dobra, słuchajcie, nie mam broni, ale mam tasak. Tak, Liberator będzie. No. Może i, aż muszę przewinąć, żeby sobie przypomnieć i nie zrobić żadnej literówki. Może i Bortley Jackson potrzebuje trochę czasu, by dojść do pewnej formy, ale mam tu Samca Talara. On był moim pomocnikiem, kuchcikiem. Był takim mini kuchcikiem. A ja z nim właśnie wyzwolę statek. Bo jestem kto? Jestem Steven Seagal. I jestem Liberator. I możecie mnie pocałować w nos. No kurde, bele. To jest Jacek Magiera w tej rundzie. Tak, bo mówiliśmy dopiero co o Jagiellonii. I ciężko się zestawia trochę sukces Jagiellonii ze Śląskiem. Ale tak sobie pomyślałem, że abstrahując od tego, że Siemieniec może nie ma najdłuższej ławki, to jednak ma dużo jakości w tym pierwszym składzie. Prawda? No, tak nawet takie, na papierze. Takie czysto, na papierze czysto, prawda? Masz Romańczuka, masz tego Nene, który już w poprzednich sezonach wyglądał dobrze. Masz Imaza, masz Naranjo, który no, pewnie wcześniej też dobrze grał. Pululu, Marczuka, który był dużym talentem pierwszej ligi. Jacek Magiera wyciskał lidera z Żukowskiego, Samca Talara, Buraka Ince, Macenki, Janasika, Bejgera do kadry po zasadzie wepchnął i tym podobnych zawodników. To jest szok. Ale tu wiesz, to typowy Liberator. Wymieniasz ten arsenał, którym dysponuje Jagiellonia. No tak, to najnowszy prototyp. M4, prosto z angielskiej szkoły wojskowości. I Jacek Magiera, spacer z Mateuszem Żukowskim ulicami Wrocławia.
po tym spacerze on wygląda już zupełnie inaczej niż przed tym spacerem. No i co? No i co? I możesz sobie te M4 wsadzić w nos, bo ja tu mam spacer z Mateuszem Żukowskim. Żukowski był najgorszy, jest jednym z najgorszych piłkarzy, którzy założyli koszulkę Lecha Poznań, moim zdaniem. A teraz zaczyna powoli wyglądać jak piłkarz, bo też miał fatalne wejście, ale już zaczyna coś dawać, bo Jacek Magiera ma super moc wiary w ludzi. No, siła przyjaźni, siła przyjaźni. Exposito chciał uciekać z tego klubu co pół roku. Był zniesmaczony, nie chciało mu się tam grać. Teraz kapitan, lider, po prostu jestem pewien, że jak Jacek Magiera ma imieniny, to pierwszy dzwoni Exposito. I to też jest wielki sukces. Takie, dużo takich sukcesów, takich wiesz, od ludzkiej strony czysto, nie? Dotarcia no, do ludzi. To... Samiec Talar, Samiec Talar w drugiej lidze się wyróżniał, a teraz jest gościem, który jest jednym z klasyfikacji kanadyjskiej w czołówce. Nie wiem, czy tak naprawdę nie zaczął się to robić znak rozpoznawczy Jacka Magiery. Docieranie właśnie od tej ludzkiej strony, bo nawet jak opisujemy jego jako trenera, to pierwsze, co ci się narzuca, nie to, że o, faktycznie dobre przesuwanie w fazie przejścia, niezłe kontrataki i tak dalej, tylko nazywać się Jacek Magiera? No kurczę, nakarmił sarny. Pamiętam to doskonale. Idę sobie ulicą, a tu Jacek Magiera bimuje i karmi sarnę. Zostało to ze mną na lata. Więc od tej strony i warto dodać, że Jacek Magiera nie walczy z tym totalnie, tylko wręcz przeciwnie, idzie dalej w tym kierunku. Przychodzą do niego te wszystkie Zohore, Bortniki, Jacksony, oni potrzebują czasu. Oni nie trenowali. On chwalił Zohore. Wiesz, że Jacek Magiera chwalił Zohore? To już dużo, to już dużo. Ale jak przypominam sobie ten początek, sam ten, no tak, są transfery. Połowa nie gra w piłkę, a druga połowa nie umie grać w piłkę. Ale za to... Potrafił być taki agresywny, tak. Ale za to mam, słuchajcie, chłopaka, zagrał w trzeciej lidze w ubiegłym sezonie 17 spotkań zagrał w trzeciej lidze. Dobre spotkania to były. 21 lat, słuchajcie, możecie go nie znać. Macenko się nazywa. Pyk. Jest i elegancko. I jak trzeba dotrzeć, to Jacek Magiera bierze i dociera. Naprawdę jestem pełen szacunku dla tego, jak on buduje te drużyny, bo wydaje mi się, że to jest wciąż cały czas, mimo że już te akcenty się coraz bardziej równomiernie rozkładają, to cały czas to jest niedoceniona strona futbolu. Mhm. Wydaje mi się, że Jacek Magiera poświęca naprawdę dziesiątki godzin na zwyczajne rozmowy z tym piłkarzami, na to, żeby każdego po kolei kluczykiem otwierać i to potem mu się spłaca na murawie. No bo najbardziej taki jaskrawy przykład, który wymieniłeś, Erika Exposito, przecież kurczę, on naprawdę uchodził za Lenia długimi momentami. On był egoistą na boisku. Był egoistą na boisku, miał nadwagę. To nie jest takie hop-siup, że myślisz sobie, dobra, jakby za Magierę był Mariusz Rumak, no nie, Mariusz Rumak zły przykład, bo to taki sam człowiek, ale jakby za Magierę był, nie wiem, Van den Brom, to on też by zaczął od tego, że Exposito by nagle przestał wpierdziałać kebaby, a zaczął karmić kapibary. No to tak nie działa. To musisz mieć takiego trenera, który ma taką rękę, takie podejście psychologiczne, mentalne. To jest szacuneczek duży do niego. Ja tak patrzę na tę kadrę sobie i wyobraźmy sobie te wszystkie nazwiska, które są w Śląsku Wrocław na tydzień przed przyjściem Magiery i patrzysz na ten skład. I myślisz, to jest potencjalny spadkowicz. O, aż tak to nie, bo ja wiedziałem, że potencjalnych spadkowiczów jest 3. Ale nie, no wiesz, patrzysz na ten skład i mówisz, okej, okay, no nie, to nie wygląda za dobrze, po prostu. I dzisiaj patrzymy na ten skład inaczej, dlatego że on został zbudowany tej rundy, dlatego że Jacek Magiera go po prostu zbudował i świetnie, świetnie rzeczywiście broni. Tam była jakaś chora seria meczów bez straty gola z gry przez Śląsk Wrocław. Chora, naprawdę imponująca, a trochę która umknęła pod radarem. I no i zastanawiam się, czy to ostatecznie jednak, jak chcesz walczyć o puchary albo nawet o coś więcej, to czy jednak na długą metę nieważniejsze jest to, czy potrafisz lepiej pilnować własnej bramki niż strzelać po 5 goli, ale tracić 4. Kurde, tak sobie teraz myślę, Rafał Leszczyński, który chyba w większości podsumowań jest jako bramkarz rundy tak naprawdę. Trudno jest znaleźć mu godnego rywala. Widziałem, że Rawasa niektórzy wskazują jako taki nieoczywisty typ, natomiast no, ja bym chyba pod Rafałem Leszczyńskim się podpisał. To też jest piękna historia. 31 lat. Gość już w pewnym momencie trochę zagrzebany. No tak. Kurde. Reprezentant Polski. W Podbeskidziu tak naprawdę tych sezonów 5. Z czego dwa ostatnie już nie broni. No kurczę, 9 spotkań, 3 spotkania w Chrobrym, jakieś tutaj ratowanie rundy tak naprawdę, potem pełen sezon rozegrany. W Śląsku Wrocław rozpoczyna gdzieś, tutaj nie będę naciągał, bo tutaj jest, wiem, 20 spotkań. Tak, ale pewnie czy dużo pod Magierą. A ten, no nie wiem, możliwe, nie wiem, nie wiem jak to sprawdzić nawet. Natomiast no mimo wszystko, to jest obraz,
tego, jakim gościem jest Jacek Magiera, jak potrafi budować tę drużynę. No, ja cały czas mam takie poczucie, że to była fenomenalna jesień, ale po prostu braknie tej jakości. No nie, może za dużo meczów było takich, które Śląsk nie był lepszy, ale wygrywał. I że na długą metę nie da się. Tak, że nie da się w ten sposób na długą metę zdobyć mistrzostwa, bo puchary to absolutnie jest całkowicie realne i bardzo, bardzo możliwe, ale że mistrzostwa, że jednak czegoś braknie, tak, że ile można. Ale z drugiej strony Exposito no jest jednym z najlepszych piłkarzy tej ligi. Jak mu się chce, ale mu się chce. Szczególnie, że... Jestem, ile on ma? 14 bramek? Kurde. Chyba tak. A wiesz, co działa na korzyść Śląska? Na korzyść Śląska działa to, że po pierwsze były te dwie serie spotkań, o których wspominaliśmy, ale działa też to, że liga jest rozwarstwiona i nawet Śląsk z potężną zadyszką ma jeszcze Puszczę u siebie, ma mecz z ŁKS-em i ma mecz z Ruchem. I jak patrzysz sobie na to, dobra, no 9 punktów straty, które ma tam ta top 3 powiedzmy nasza, czyli Lech, Legia, Raków do Śląska, to nie jest tak dużo, to jak sobie dodasz, że trudno sobie wyobrazić Śląsk przegrywający któryś z tych 3 spotkań, może z Puszczą gdzieś gubiące punkty i sobie policzysz, że jak doliczysz jeszcze te 9, to już Śląsk wjeżdża w powyżej 50 punktów, no to kurde, to okej, Śląsk jest do dogonienia, ale... Gdzieś on musi gubić te punkty na jakichś meczach. Rozumiem, że może pogubić na Pogoni, może pogubić na Lechu i tak dalej, ale ma też bardzo dużo prostych spotkań. To nie będzie tak, że Śląsk będzie czekał sobie w blokach startowych na to, aż go dogoni cała reszta. Tak, tylko te mecze niby proste dla Śląska nie zawsze były proste. No tak, no wiem, że ŁKS prawie punkty z Wrocławia. Natomiast no mimo wszystko to będzie ciekawe. Ciekawe będzie śledzić w ogóle ten pościg całego ligowego peletonu ze Śląskiem Wrocław, bo chyba nie ma wątpliwości, że ten pościg będzie miał miejsce. Śląsk Korona 0-0, tak? Na przykład. Więc takie mecze się zdarzały. No i remis z Ruchem Chorzów chociażby. Więc to jest właśnie cały Śląsk. Ale rzeczywiście uważam, że sezon jest fenomenalny. Fenomenalne do śledzenia. I to, co się dzieje na szczytach, czyli ta czwórka goniąca. To, że Jagiellonia i Śląsk uciekają temu peletonowi, ale zarazem każdy w zupełnie innym stylu, no to jest pasjonujący serial. Frekwencje kapitalne na stadionach. Mhm. Glik. Elementy humorystyczne też są. Kajtejan. Jest wszystko w tym sezonie ekstraklasy. Piękne gole Andrzeja Hotiego. Dwa z trzy strzelił, dwa piękne. Jan Woś w roli trenera. No naprawdę, sezon pełen niespodzianek, sezon pełen emocji, sezon pełen porażek Łódzkiego Klubu Sportowego. Taki jest ten sezon właśnie. Liberator Jacek Magiera. Wiadomo, to jest jego rok. Tak. Dobra, zmęczyliśmy wszystkie 18 klubów omówione. Dziękujemy wam za to, że byliście z nami. Jeśli poświęciliście choć czas na to, żeby przesłuchać waszą drużynę. Wiemy, że momentami pobieżnie przeskakiwaliśmy po kolejnych drużynach, natomiast no, taka jest formuła. Nie wiem, czy pobieżnie? Chwilę. No pewnie 3 godziny pyknęły, podejrzewam. Natomiast no pewnie o każdej drużynie moglibyśmy gadać. O każdej moglibyśmy gadać godzinę. Gadać jasne. Dłużej, zwłaszcza ty, Leszek, bo oglądasz ich mecz. Natomiast no, chcieliśmy każdemu poświęcić te parę minut. Mamy nadzieję, że nie jesteście źli na to, że o waszej drużynie było trochę mniej, albo że było trochę nieładnie. Albo że było za dużo. No, a UKS na pewno było za dużo. Natomiast daliśmy z siebie tyle, ile mogliśmy. Tyle. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy też sponsorowi naszego kanału, czyli firmie Superbet. Tak jest. Link do aktualnej promocji w opisie. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie. Dziękujemy Jackowi. Piotrkowska 79, pap, o to chodzi. Dzisiaj nas tolerował przez cały Boży dzień. A to nawet jeszcze nie koniec. I dziękujemy Mateuszowi, który stał za kamerą przez wszystkie 18 drużyn, a wcześniej też odcinek. Plecy mnie napierdalają bardzo. Majcie się. Cześć. Siema.